Dobra, po pierwsze, nie będzie dzisiaj sponsorowanego fragmentu streama żadnego. Po drugie, zaraz odpalamy. I tym kokainą możemy chyba powoli rozpoczynać transmisję, moi drodzy. Moment. Muszę sobie trochę przerobić, kurwa, mikrofon, żeby brzmiał bardziej streamowo. Default copy, ale mocniejszy, potężniejszy kompresor, żebym mógł drzeć pizdę, jak mi się żywnie podoba. Minus 10, 8 do 1. I chyba będzie git? Zobaczymy. A jak będę darł pizdę, to może być trochę za głośno? Nie, no chyba jest git, chyba jest git. Tak mi się wydaje? A może nie? A może tak? Zobaczymy. Moi drodzy, czy jesteście gotowi? I nie będzie dzisiaj Spidermana. Trzeba zmienić muzykę na jakąś taką, powiedziałbym, na jakiegoś funka, czemu nie? Raz, dwa, trzy. Ej, ej, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pato stream będzie, każdy stream tutaj jest pato streamem, moi drodzy, dlatego chyba raz, dwa, trzy, ej! Wszyscy tańczą na czacie! Nie wiem, jak można tańczyć na czacie, ale to jest taka typowa wodzirejowa rzecz do powiedzenia. Moi drodzy, witam was na kolejnej transmisji. Czwartkowy streamek, taki troszeczkę, powiedziałbym, klasyczny w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie oskarżał o brak wyrozumiałości dzisiaj, jak to już się stało na jebaczach, że stream jest w czwartek, a nie w jakiś inny dzień, który będzie pasował absolutnie każdemu. Tak więc będziemy się dzisiaj, mam nadzieję, dobrze bawić przez jakiś czas. Kompletnie randomowo, nie mam żadnego planu, żadnych segmentów sponsorowanych, dlatego zobaczymy, gdzie nas dzisiaj rytm życia poniesie. Krzychu Kędzior, Spornik Pospolity, mam dla ciebie coś specjalnego. Lifika po chińsku albo? Dankeschön. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel.
Będę kompletnie szczery, nigdy nie wiem, co się odpali w tych dźwiękach, ponieważ wrzuciłem tam 8 różnych języków w wykonaniu moim oraz Lifika, które będą randomowo się odpalać, kiedy tylko będę chciał ich użyć. Tak więc dziękuję ślicznie, witam w gronie zielonych, ale też Gabi Fox, dziękuję. No siema, siema, witam serdecznie, moi drodzy. Lifik po niemiecku to jest coś, czego wszyscy potrzebowali, ale nikt nie wiedział, że tego potrzebował. Idealnie na jakieś szalone lub śmieszne symulatory. O, właśnie w tym kierunku dzisiaj będziemy chyba skręcać. Izolol się 28 miesięcy, witaj szefie, witaj... Podopieczny mój zielony. Dziękuję ci ślicznie za 28 miesięcy wsparcia. Mam nadzieję, że miło ci w zielonych. Witam Magdalenę, witam Maxa, Maciejosa, Wiki, Kingstona, Kamila, Pioterska, Grzegorza Uryckiego, Szymona Kowalczyka, Martineza, Maksymiliana, Car Driving Simulator, nie do końca, Żebrix, Drax, Laura Lewandowska. Siema Laura, witam serdecznie. Maciej Strzępek, 42 miesiące, Eloti, Veloczaty. Witam, witam, witam Mila, Kerizo, Lolsik, Mati, Jursula, Horael, Fetrasi, Neska. Nie jestem w stanie was wszystkich odczytać. Za bardzo tutaj zapierdalacie na czacie, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, co będzie z tego dzisiejszego streama, ale tak jest chyba za każdym razem. Jakimś sposobem ostatecznie udaje się coś ciekawego zmontować. Dakada Official, 5 miesięcy zieloności, dziękuję bardzo. Masterixon, 13 miesięcy UR, dziękuję bardzo. Jedno podarowanie od Magdy dla... Hadung. Dla pan Batona 12. Dziękuję bardzo za prezencik, witam w zielonych po raz pierwszy, po raz kolejny. Seagrey, 27 miesięcy, witam wszystkich, witam ciebie Seagreyu, witam Chuck Nessa, witam Kiki, witam Kłoska, witam Filipa Adama, 4 miesiące zieloności, witam Artumeju. Czy się będzie kod na kanale? Niestety, moi drodzy, nie będzie dzisiaj Call of Duty na kanale. Myślałem, że będzie dzisiaj, ale nie będzie dzisiaj, będzie jutro ponad 50-minutowy odcinek zakończeniowy. Stwierdziłem, że jako, że mieliśmy wczoraj potężny finał Spidermana, jeszcze był Alan, a dzisiaj mamy streama, przesunę sobie to Call of Duty na jutro, ponieważ będę kompletnie szczery, mimo iż premiery troszeczkę się kończą, a gier jest coraz mniej, naprawdę mojego czasu też teraz jest niewiele. Jutro lecę projektować kolejne rzeczy, lecę wybierać kolejne rzeczy. Dzisiaj zamawiałem jeszcze grzejniki. Jesteśmy w tej chwili w najbardziej gorącym momencie wykańczania i remontu i naprawdę widać światełko w tunelu. Być może na początku grudnia uda się wiele tych rzeczy ukończyć, a wtedy w końcu będzie można myśleć o przeprowadzce, ale nie wcześniej. Dezoksyrybonukleina, 25 miesięcy. Wolałbyś żyć w świecie bez zimy i lata, że tylko jesień i wiosna? Niekoniecznie, ale to też musimy tutaj wziąć pod uwagę długość geograficzną, czy tam szerokość, bo w różnych miejscach jest różnie. Gabi Fox, dziękuję za 5 miesięcy i Dezo, dziękuję bardzo. Tobie również, to może Michaż, że Assassin's Creed Michaż? O, myślę, że on znajdzie swoją chwilę. Nie wiem, czy ukończymy go teraz do końca, jak by całe kurwa, ale się postaram. Postaram się, jutro będę nagrywał prawdopodobnie Miraża. Lukasie, ojej, ty, przewija mi się! O, znowu się zaczyna, Tytuł streama będzie bardzo prawdziwy dzisiaj. Lukasie, 25 miesięcy, dziękuję bardzo. Ćwierć wieczy zieloności, ćwierć... Niech będzie, ćwierć wiecze. 100 miesięcy. 100 miesięcy bycia wspornikiem. To jest cel ostateczny dla każdego zielonego. I Magda, dziękuję bardzo. 1 miesiąc. Siema wszystkim. Siema Magda. Co będziemy dzisiaj robić? Aleks... Wszystko się okaże w trakcie. Kaksi, nie, dziękuję ci bardzo, wspornika pospolitego. Miło mi i Luna z prezencikiem dla Pauli. Dziękuję ślicznie za prezencik Paula. Witam cię w zielonek. Proszę podziękować darczyńcy i doktor Masuo. 5 miesięcy. Jebacza. Arigato, anata no sapoto, atashi ni totte totemo imi ga arimasu. Dokładnie. I 7, 5 miesięcy, dziękuję za dobór muzyki. Zaraz zaczynamy, nigdy w życiu tak intensywnie nie gotowałem makaronu. No wiecie, czasami czeka się na streama, ale można czekać szybciej albo czekać lepiej, tak więc to jest kluczowe. O nie! Zajebiście. Wiecie, co jest najgorsze? Kiedy ja sobie siedzę i nawet nie wiem, że na moim komputerze czai się szare, włochate zwierzę, które w tej chwili ewidentnie dokonuje aktywacji. Blue! Czy ja cię teraz mam wypuszczać? Chcesz się pokazać na streamie, kocie? Hadung. Chyba nie chcę. No co? Chodź na biurko. Chodź na biurko, kocie. No chodź, pokaż się. Miałczeć mi tylko będzie i będzie prosiła, żeby ją wypuścić. Goddammit, Yoshi! Yoshi wjechał jeszcze w zieloność, ja nie mam czasu nawet na patrzenie się na kotra. Oskar Szczepanek też. Yoshi oczywiście, dziękuję. Wjechał 5 giftów dla... Juha Safer, Pani Mroku, Maksymilian, Peter, Matielek 820. Czy wszystkie odczytałem? Wydaje mi się, że tak. I ptaku jest to wyraźna. Dziękuję bardzo za prezencję. Witam wszystkich nowych zielonych. Za dużo powiadomień się w tej chwili wyświetla, nawet nie wyrabiają same z siebie. Czy stream nie ma być o 18.30? No przecież się zaczął zaraz po 18.30, okej, co wy mi gadacie? Odliczanie było nawet, czytam, zaraz zaczynam nawet przed 18.30, tak więc nie wiem, o co wam chodzi. Jezus Maria, jak zapierdala wszystko. Kici, kici, no właśnie, no Stini, kici, kici. Dawaj kitku. No ja nie dam rady dać tutaj kitku. Kitku musi samo chcieć wejść, ponieważ ona nie za bardzo jest dobra do podnoszenia. Jak ty to z tą folią od Fortisa zrobiłeś? Szymon, kurwa mać! Ile można? Ile lat minęło? 8 kurwa lat? Jezus Maria! Chociaż...
A zresztą, takie rzeczy na YouTube są niezapomniane na wsze czasy. Aleksandrze, dziękuję ci bardzo, zieloność. Wrócę do was, jak położę córkę spać, trzymajcie kciuki. Powodzenia ci życzę z doświadczeń innych ludzi. Wiem, że potrafi być to niełatwe. Czy pamiętam fotel Adesa? O, kot wrócił na komputer. Będziesz spała, czy nie będziesz spała? Co się tak gapisz na mnie? Grzeje się komputer, bo jest stream, tak więc leż i śpi. Grzecznie i bezpiecznie, okej? Okay? Okej. Okay. A, Bachelor Lordzik, 57 miesięcy! Czy cały sezon czwarty AOT obejrzane? Nie, ale jesteśmy bardzo blisko końca Dressrosy w One Piece, skończymy to, to oglądamy inne rzeczy, włącznie z Lokim sezonem drugim oraz właśnie AOT. Cały czwarty sezon sobie trzeba walnąć jeszcze raz. Czemu ten czat tak dziwnie wygląda? Bo Paulik coś zmienili, nie mam zielonego pojęcia co! Ale jeszcze Invincible Wiel wleciał w Donatora i Andrew Golara wcześniej. Andrew, cyk 2-0 dla mnie, czyli drugi raz pod rząd na streamie. I YouTube chyba... Ciebie chyba polubił i tak ma kurwa być. O, YouTube ma takie różne humorki, jeżeli chodzi o lubienie ludzi bądź nielubienie ludzi, ale cieszę się, że tym razem pada na mnie. Dziękuję bardzo, Andrew. Invincible, 5 dyszek. Dziękuję bardzo. Cel, jaki cel? Gdzieś tu jest ten cel. Cel, elewacją, idzie do przodu, idzie do góry. Dziękuję bardzo. Invincible, dzięki za zapełnienie jesiennego wieczoru. Nie ma za co. Dzisiaj akurat taka pogoda też paskudna, więc idealnie się układa. Do góry, do góry, do góry. Coś tutaj jeszcze było. Laura Lewandowska, 13 miesięcy. Eminem przydoby się chowa. Kiźloka. Kiźlołka pozdrawiam, okej. Okay. No powiem wam tak, dzisiaj jestem już aktywowany w pełni, jeżeli chodzi o moje leki na ADHD. Nie jestem pewien, czy w tej chwili moje usta są do końca rozgrzane, ale wydaje mi się, że prędkości gadania osiągam całkiem niezłe, jak na początek streama. Tak raczej powiedziałbym typowe, hej. Kaszmirze, wspornik wąsaty, piękny awans. Witam cię w wyższych zielonych, dziękuję bardzo. 2 godziny gadania na początku integracji z nowymi wspornikami Żebrix. No tak już po prostu te streamy wyglądają. Czy będzie dzisiaj Alan? Nie, nie będzie dzisiaj Alana. Dzisiejszy stream to jest jedyna rzecz, jaka się w tej chwili pojawia, bo wymyśliłem streama. Trzeba zadowolić każdego. Niektórzy nie lubią żadnej serii, która się w tej chwili odbywa, ale niektórzy lubią po prostu taką streamową integrację, tak więc ja muszę tutaj zadowolić naprawdę dużej ilości osób i nadszedł taki dzień. Dziękuję bardzo, Luna Gamerze, za kolejny prezent. Szwedu. Witam cię w zielonych. Dziękuję, Lunie. Dziękuję ślicznie. I Mateusz Słowiński jeszcze, wspornik pospolity. Witam cię w zielonych. To będzie bardzo dobra decyzja. Oraz... Dankeschön. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Niesamowite są te generowane głosy. Dzisiaj tylko live i tyle. Tak, dzisiaj tylko live i tyle, ale jutro będzie coś więcej. Opublikujemy sobie tego live'a, mam nadzieję. Będzie Call of Duty i pewnie będzie też Alan. Kiedy się zapatrujesz na następnego strumyka? No fajnie by było tak co tydzień sobie co najmniej w czwartek robić takie streamki. Tak więc mniej więcej tak bym to planował. Na razie czwartki są takim fajnym dniem. Nie wiem, może jak zrobi się jakoś bardzo ciekawie, elastycznie, to na przykład w weekend coś jeszcze grzmotniemy. Martyna ma jutro chirurgiczne usunięcie ósemki, tak więc będzie trochę nieaktywna i będzie pewnie potrzebowała pomocy domowej, albo raczej nie będzie się ruszała przez 2 dni, tak więc być może się zajmiemy czymś w weekend, ale niczego nie obiecuję. Kiedy Michał, bo fany moment już tuż? Kurwa, no niedługo się skończy, okej? Okay? Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Co dzisiaj w planach? Mam 2 bądź 3 propozycje dla was. Co ostatecznie wybierzemy, to się dopiero okaże. Współczuję bólu, miałam to samo, ale jakby nie wiemy nawet, czy to będzie ból, nie? Ale to się okaże dopiero po samym fakcie. Nexe się uszanowanko, tobie również. Dziękuję bardzo, Piątaka. Dziękuję za wsparcie. Dominik, no przykro mi, jakby nie mogę zadowalać każdej narzeczonej codziennie. Mam też swoje limity, tak więc musicie niestety poczekać, przykro mi. Ale Alanik spokojnie będzie kontynuowany. Symulator pracownika ZUS złodzieja season. Ja wypraszam sobie takie pomówienia, bo ostatnio jak ja byłem w ZUS-ie, to pani taką magię odjebała przy tym swoim komputerze, jebiąc do koleżanek wszystkie systemy ZUS-u jednocześnie, że po 25 minutach nic nie robienia wyszedłem kompletnie obsłużony, pod kątem ZUS-owskim oczywiście. Tak więc ja propsuję pracowniczkę ZUS, którą ja spotkałem, bo naprawdę odjebała niesamowitą robotę wtedy. Też jestem dopiero po usunięciu ósemki, powiem, że najgorsze są pierwsze dni, jak gorączka wbija, potem już z górki. No ja na przykład usuwałem ósemkę, bo git, tylko ja miałem paranoję, że będę miał suchodół zębowy. O Jezus Maria, współczuję ludziom, którzy wtedy wchodzili ze mną w interakcję, bo nie byłem łatwy w obyciu. Czy jest możliwe, żeby mnie poznać IRL Sharp Kingu, jeżeli będzie jakaś okazja w stylu IEM, PGA, czy jakiegoś innego zlotu, spotkania, albo tak jak ostatnio w Warszawie byliśmy w PlayStation Brand Space, to może, ale jakby nie umawiam się raczej z widzami na spotkania takie. Jak tam życie? Życie zapierdala. Trudno mi nawet teraz opisać, jak dużo się dzieje w kwestiach remontu. Będą mi montowali okna za 2 tygodnie, dlatego do tej pory trzeba zrobić wszystko, co trzeba zrobić przy oknach, wywalić stare, zrobić konkretne otwory, zaczopować. Mój tata ciągnie elektrykę w tej chwili, odpala alarm, wylewki są robione, wczoraj płytki zamówiłem, jutro je dostarczają, niedługo będę je kłaść, potem zamawianie kuchni. Jezus Maria, kurwa Ozzy! Wjechał z giftami, god damn! Dla Zybiego, Jokiego, Heroic Locusa, Elory, Elory...
jak Isera, takiego kota teraz mi na TikToku pokazuje, z jakimś niestety szkodami nerwowymi, ale taki uroczy, jest taki fajny, taki uroczy, ciągle go widzę i trzymam za niego kciuki, dziękuję bardzo Ozid za prezenty, witam nowych zielonek, przywitajcie się piękni, bo dziękuję się darczyńcy, klapek, witam cię w jebaczu. Miło mi się tutaj widzieć, przedostatni poziom, jakiż zajebisty, dziękuję bardzo za wsparcie i dziękuję. Lata tu nie zaglądałem, trochę ci się schudło, Szymon, trochę mi się schudło, jakby jak zaczynałem kanał to byłem tak na środku, potem schudłem, potem mocno przytyłem, potem mocno schudłem, a teraz tak trochę znowu na środek wróciłem, więc ten balans jest trochę dziwny. Rzeżucho, dziękuję bardzo, pamiętaj, jak wbijemy 20 tysięcy łapek, Enigma przylatuje do Polski, robimy 24-godzinny stream. Powiem tak, jeżeli wbijecie 20 tysięcy łapek pod streamem, to faktycznie Enigma przyleci do Polski, tak więc zostawcie lajka, jeżeli lubicie streamy, aczkolwiek będzie to trudne, wiecie dlaczego? Bo Enigma mieszka kurwa w Krakowie w chwili obecnej, tak więc musiałby wylecieć z Polski, żeby móc przylecieć do Polski, no ale deal is a deal. Ale ja nie wierzę, że kiedykolwiek się wam uda, dlatego to jest takie wyzwanie na przyszłe lata. Skąd bierzesz tyle energii na stream? Przecież początek to jest totalny wystrzał energii, a potem trzeba ją mieć na kolejne parę godzin. Trudno mi powiedzieć, kuku, ale powiem jedno. Mam monsterka ze sobą, przy sobie. Nie widać tutaj trochę, co się dzieje, bo kluczuję. Ale mam tutaj nowego monsterka. To jest Zero Sugar podstawowy. Mam tutaj to w ramach hashtag prezentu od monstera. Podesłali mi trochę puszeczek. Tak więc wypijemy go sobie, żeby mieć jeszcze więcej kurwa energii. Czemu nie? Ja i tak piję codziennie energetyki, tak więc proszę tutaj nie komentować, proszę tutaj... A! Wiem, jakie są ich skutki i wiem, że trzeba je ograniczać. Ale tak czy siak sobie jednego dupniemy, żebym teraz kompletnie już wydupcył moją energią albo, pięknie, nie wiem, tętnem mega za wysoko. Da, za dużo się dzieje, sorki mi z klika zrobiłem na łapę w dół. Sharp King! To proszę się poprawić, łapki w dół zawsze można poprawić. Dom stawia? Ja dom wykańczam w tej chwili bardziej. Remontuję rynek wtórny. Monster to tak niezdrowo jeszcze codziennie? Nie no, codziennie to niezdrowo. Ale jeżeli chcecie sobie takiego Zero Sugara złapać z tego, co słyszałem, w Biedronkach są dostępne? Tak więc okej. Okay. Szkoda, że nie ma monsterowo smaku keczupu. Barbilan, proszę nie tworzyć tutaj takich absolutnie nieboskich kombinacji smakowych, ponieważ nawet ja jako fan keczupu oraz energetyków nie mogę patrzeć nawet na taką wiadomość. Luna Gamer, awansik na jebacza. Dziękuję ślicznie. Po tylu prezentach jeszcze awans. Bardzo doceniam wsparcie. Jeszcze Wojteja mamy 27 miesięcy. Mam dzisiaj dzień niefortunnych wydarzeń. Zlew mi się zatkał, ekspres się zjebał, no ale chociaż jest stream na poprawę humoru. Słuchaj, no to musisz robić w takim razie... kawę inaczej. Nie wiem, nie miałem nic inteligentniejszego do powiedzenia. Sobkin! Sobkin z 8.10. Dlaczego żegnasz? Dlaczego żegnasz? Ledwo przyszedłeś. Dopiero tutaj jesteś. Jaki monster ma smak? To jest basicowy. Taki najbardziej podstawowy smak monstera, jaki istnieje. Tylko, że w wersji bezcukrowej. Hadung. Wojteju, miałem powiedzieć, żebyś kawę robił w zlewie, ale to nie jest zbyt miła propozycja. Kurwa, moment, bo ja tu jestem do tyłu. O, z trzeci, kolejnego gifta dla Nysi. Nysia, witam cię i dziękuję bardzo za prezencik. Nysia, proszę podziękować swoim darczyńcy, ale tak, tutaj lecą kolejne rzeczy, ja nawet się nie mogę wyrobić, trochę muzyki. Okej, okay, możemy kontynuować. Taki lekki reset dla mózgu. Co my tutaj mieliśmy? Amyksiecz, nagram MW2 Remastered. Jak już nagrałem MW1 Remastered, to być może na dwójeczkę też się znajdzie gdzieś miejsce. W jakimś takim wolniejszym trochę momencie. Nagraliśmy już tyle tych MW, że fajnie by było jeszcze raz zobaczyć oryginalną dwójkę, bo z tego, co mi się wydaje, to ta oryginalna seria MW była mimo wszystko lepsza niż kiedykolwiek, niż te nowe części, które wychodzą, szczególnie w porównaniu do trójki. Tak więc może się znajdzie okazja. Po tylu latach oglądania ktoś zapłacił za moje wsparcie dla Tivura THX. No i widzisz, Zybi, czasami życie po prostu się układa, przepraszam, po naszej myśli. Kiedy będzie znowu Sea of Thieves? No jakoś tak nieśpieszno mi do Sea of Thieves, szczerze mówiąc. Próbowałem grać z moją ekipą, Tysia niestety cierpi na chorobę morską, kiedy gramy w tę grę, tak więc raczej szukamy innych rozrywek. Sharp Kingu trzymam za słowo. A streama po angielsku, to by było bardzo skomplikowane i mam wrażenie, żebym się trochę mógł zbłaźnić. Na pewno nie bym był w stanie tak zapierdalać. Tak więc, akim się, dziękuję. Briggs, witam Divur, witam Briggsie. Rzeżucha, to już pamiętacie, jak wbijemy 20 kałapek, to już czytałem. I DJ Mike, kurwa! 100 zł, goddamn. Dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Jakbyś miał problemy z oknami, to daj znać DJ-u. Na szczęście mam tutaj taką siatkę kontaktów wytworzoną poprzez mojego tatę, ekipę, z którą współpracuję oraz też ich kontakty, że jestem ustawiony, jeżeli chodzi o okna. Ale dziękuję ci za wsparcie. Na pewno do okien się to dołoży, gdyż no trochę okna kosztują, szczególnie na zamówienie robione. Rzeżucha, jakie są progi donate'ów? Nie wiem, jakie są progi donate'ów, nie pamiętam. Trzeba wysłać po prostu i się przekonać. No. Na pewno odczyty pokazywane jest wiadomość od dwóch tych, a odczytywana na głos od 150, żeby nie było trochę przegięcia.
gdzie oglądam One Piece'a, wbijam. Co prawda nie jestem na bieżąco, więc jeszcze mam te odcinki, ale wbijam. Cyberpunk, moi drodzy, też niedługo powróci. Jak już mówiłem, chcę się opróżnić trochę z tych nowszych, najnowszych gier. Spiderka, z tego co mówicie w ogóle, to fajnie by było nagrać jeszcze jeden odcinek z tymi misteriami, ponieważ podobno jakieś zadanie z tym później jest związane. Nie wiem, czy to będzie warte odcinka, ale tam parę minutek pogramy. Zrobimy taki bonusowy, zobaczymy. Call of Duty już jutro się zakończy, tak więc zostaje nam tylko Alan, Mirage oraz Cyberpunk. Mirage jeszcze tak ze dwa odcinki zostały max, tak więc mam nadzieję, że też szybciutko się skończy, a potem jakoś sobie znajdziemy zajęcia aż do początku grudnia, kiedy wleci Avatar. Co tam u Tysi? Dzisiaj znowu była u dentysty, dwa zęby robiła, jutro ma wyrwanie, tak więc ma dość stomatologiczne dni. Czy Edge Runners obejrzałem? Jeszcze nie. Ale Cyberpunk będzie po pierwsze wymagał ode mnie ukończenia ścieżki Reeda, to jest jedna rzecz do zrobienia, a po drugie przejścia tych wielu wątków fabularnych, które mi zostały w podstawowej grze do zrobienia, i to jest pomysł na kolejnego streama, żeby sobie to wszystko uzupełnić i zrobić jeszcze raz, żeby to zakończenie nowe, Phantom Libertyowe było kompletne, tak więc jakoś tak to sobie zaplanujemy. Na chuj mi okna na zamówienie, bo wymieniam trzy różne okna, które miałem, i inaczej niż na zamówienie jakby nie zrobię tych okien. Mój chłopak ogląda cię od wielu lat, totalnie zaraził mnie T-Voltozą, potrafiam ciebie jego czat. Arachu, Arachu, dziękuję bardzo, cieszę się i bardzo mi miło. W co pykasz? To jest zajebiście ogólne pytanie. Trudno mi powiedzieć. Ostatnio wieczorami MW3 Multi, ale jakoś tak średnio mi idzie, mam wrażenie. Lepiej na padzie, to jest pojebane trochę. Lee! Dwie dyszki, proszę tutaj coś do mnie skromnie, ale dziękuję za poprowadzenie humoru filmami. Puściłeś po niemiecku swój głos, a ja siedzę w pracy w Niemczech, tak. To jest lekkie WTF, a co jeszcze znajdziemy w mojej kolekcji języków? Dziękuję. Wasza podpora pro mnie hodnie znamena. Tak, mamy też czeski. To był chyba czeski, z tego co mi się wydaje. Dziękuję też Towru za twojego donata. Witam czat prowadzącego. Jutro obrona pracy mnie czeka. Zaczynam się bardziej stresować, że nie będę w stanie odpowiedzieć na pytania. Pozdrowienia, kanał, dobry wieczór. Towru, jeżeli jeszcze się nie przygotowałeś do obrony dzień przed, to już nic się więcej nie przygotujesz. Taką logiką się kierowałem chociażby przy maturach, tak więc wychilluj bombę, powtórz sobie jutro rano, prześpij się. Najeb się jak dzika świnia, pójdź na obronę najebany, będziesz miał więcej luzu, będzie dobrze. Riche nie pełni, okay, no. Witam cię w Sporniku Pospolitym, dzięki wielkie za twoje wsparcie, miło mi się tutaj widzieć w zielonych. O, kiedy unboxing pokoju? Sowa, mój pokój w tej chwili, moje studio jest ledwo co wygładzone, tam nie ma nic. Jeszcze podłogę muszą zdjąć, bo będę wykładzinę kładł, tak więc trochę jeszcze brakuje, zanim jakikolwiek unboxing tego domu będzie. Więc obstawiam, że skończy się na nowym roku niestety dopiero. Może po arabsku? Arabski też się znajdzie. Ale jeżeli mi oczywiście to wylosuje. Usunęli ci komentarz przez spoiler? Słucham? Nie jestem pewien, o co chodzi. Chyba, że o Izololsa, który mu wycofało komentarza. Dawaj coś politykowemu, please. Nie mam, kurwa, żadnych hot dogów w domu. A to jest jedyny sposób, w jaki jestem w stanie pomyśleć, żeby sobie powiedzieć coś politykowemu. Ale Jastrzębia tutaj mamy. I Towru oczywiście też dziękuję tobie za wsparcie. Pozdrów cesarzową Tyś. Jak tam psych po ostatnim streamie, jak dzisiaj samopoczucie. Powodzenia oglądania One Piece. Jest 1083 odcinki głównej serii. No właśnie, kończymy Dressrosę. Czyli jesteśmy mniej więcej w 720 odcinku w tej chwili. Więc idziemy powoli do przodu. A, Boże, Boże, do przodu, bo się nie wrobię. Ozzy Szczecin, będzie kiedyś DLC z RE4 remake. Potencjalnie w grudniu. Planuję być może sobie to DLC przejść w grudniu, bo będziemy mieli tylko jedną gierkę wtedy raczej na kanale. Tak więc będzie czas, żeby coś do tego wszystkiego dorzucić jeszcze. Dziękuję bardzo, Ozzy. Gabi Fox, a widziałeś może fanarta na grupie FB? Nie dać się wysłać na IG, tak bardzo chciałem pokazać, zrobiłem fanarta z Assassina, pierwsza moja praca. Słuchaj, Gabi Fox, nie jestem pewien, widziałem jakiegoś fanarta z Assassina, ale to już chwilę temu było, tak czy siak. Widziałem, a myślałem, że lajka zostawiłem. Tak więc upewnię się, żeby wrócić i to zrobić. Dziękuję bardzo. I Cezary, wspomniałeś, że oglądasz Attack on Titan, czy obejrzałem ostatni odcinek? Nie widziałem połowy tego sezonu całego, ani tych dwóch ostatnich odcinków. Tyle razy już to mówiłem, ale naprawdę, żeby dotrzeć do was wszystkich, to jest niemałe zadanie. Dziękuję bardzo za wsparcie i next! Oczywiście, kurwa, gifty dalej! Kogo mamy tutaj? Arkadiusza Ziętare. Ciekawe nazwisko. Witam cię w zielone. Christian Bambi Avocado Drax. Dziękuję wam za... Znaczy, w sumie dziękujcie sami sobie, że na was trafiło, żeby zostać zielonymi. I dziękuję Nex za twoje gifty. Podziękujcie swojemu darczyńcy. Przywitajcie się jako nowi zieloni. Okej, dobra, mamy chyba chwilę spokoju. Tak mi się... O nie! Pulding Kubiks! Kiedy Dying Light 2 podobno być aktualizacja, która doda nowe bronie. Mordo, czy ja jakby nie jestem za bardzo kanałem, który będzie cały czas pokazywał najnowsze update'y do gier, które już dawno ukończyłem. Jak wyjdzie DLC jakiekolwiek, a zapowiadali, że wyjdzie jakieś popierdolenie fajne poziomu The Following, to je sobie przejdziemy. Ale na razie ani wideo, ani słuchu robią, tylko kurwa te sezony, grę, usługę, co bardzo mi jest nie w smak. Dziękuję bardzo za wsparcie.
A, kto jeszcze rozwiązuje bingo streamowe zjebaczy? Tak, Holdarin dobrze mówi. Na jebaczach pojawiło się bingo streamowe, na którym można sobie odhaczać rzeczy, które się tutaj dzieją. I jeżeli chcecie, możecie się spróbować pobawić. Jutro piszę wesele. Jutro piszę wesele, jakieś porady, ale jak piszesz wesele? Masz na myśli lekturę, to dzieło, wesele? Jak piszesz? Co? Z wiedzy, z treści, interpretacje? Nie wiem, jakie mogą być porady. Czy oglądałem Igrzyska ostatnio w kinie? Nie oglądałem Igrzysk Śmierci, raczej się nie wybiorę, ale zapomniałem w ogóle, bo się prawie spóźniłem. Byłem na The Marvels w kinie w piątek z Kupsonem. Dobrze przewidzieliście poprzednio, przynajmniej niektórzy dobrze przewidzieli. Byłem z Kupsonem na The Marvels i powiem wam tak. To będzie moja recenzja filmu The Marvels, bezspoilerowa. Ech, kurwa. Co? Jakby... Kiedy odpalałem Quantumanię na przykład, jako wielki fan Marvela, chociaż coraz bardziej gaśnie we mnie ta pasja. Braseni, dziękuję za Sundaya, witam cię w zielonych na poziomie drugim, bardzo mi miło, przywitaj się proszę na zielono. Kiedy odpalałem Quantumanię, byłem podekscytowany. Starałem się nie myśleć o wszelkich negatywnych recenzjach zrównujących ten film z błotem, porównując go do gówna. Z otwartym umysłem potrzebnym do tego filmu i skończyłem go załamany, ponieważ obejrzałem jeden wielki festiwal chujowego CGI, który tak naprawdę był ratowany postacią Kanga, która niestety utonęła troszeczkę w tym morzu gówna, które było w tym filmie, więc byłem smutny. Na przykład taki Multiverse of Madness Doktora Strange'a, podobał mi się ten film, dobrze się na nim bawiłem, mniej więcej zaspokoił moje oczekiwania. Lokiego sezonu drugiego nie widziałem, Secret Invasion nie widziałem w ogóle, ponieważ jak widzę te wszystkie opinie o Secret Invasion, to boję się odpalać i nadal nie widziałem, bo podobno jest mega chujowe, a bardzo mi smutno z tego powodu. Za to The Marvels też nie miałem żadnych oczekiwań. O, Strażnicy byli mega zajebiście, absolutnie. Strażnicy są kurwa topką Marvela. Trójeczka oczywiście, zresztą wszystkie trzy części, ale... Byłem na The Marvels, nie spodziewałem się niczego i wyszedłem tak troszeczkę bez emocji z tego filmu, ale powiem wam, kurwa, no jeżeli w tym kierunku będzie szedł Marvel, to chyba autentycznie zacznę shiftować moje zainteresowanie komiksowymi filmami na DC, czego w życiu bym się nie spodziewał, bo jestem zasmucony. Film jest jakby głupi jak chuj, trochę śmieszny. Ze trzy razy się, tak wiecie, szybciej wypuściłem powietrze nosem. Jedna z trzech postaci głównych w ogóle mogłoby jej nie być w tym filmie, nic by tam nie zmieniła. Paradoksalnie najlepszym chyba dla mnie elementem tego filmu były śmieszki rodziny Kamali Khan. Takie jakby, wiecie, totalnie przyziemne osoby wyrwane nagle ze swojego świata, komentujące to, że kurwa kosmici są na Ziemi i pojebane rzeczy się dzieją, a ich córka podróżuje z superbohaterkami. Patryku Toporku, dziękuję za poziom... Jebacz! Witam cię na przedostatnim poziomie. Dzięki wielkie za twoje wsparcie. Napisz coś po zieloności jebaczowej. I co? I film był, jakby miał parę ciekawych takich spoko, może powiedziałby fajnych sekwencji, ale Kaszmir, pokazałem twój kanał narzeczonej, teraz sam ogląda, ale mam koda, którym się cieszę, czekam na nowe serie update, tatuaże pozdrawiam. Kaszmirze, dziękuję ci bardzo za 5 miesięcy. Tatuaż nadejdzie, jak tylko skończy się jebnia z remontem, okej? Okay? Przyszły rok. Myślę, że wiosna przyszłego roku to będzie najlepszy możliwy termin. I Rad, dzięki, że jesteś, dziękuję, że ty jesteś raczej, dziękuję ci ślicznie za wsparcie. Tak więc, The Marvels, ultra, bo w ogóle poszedłem na ten film, jakby mówię do Kupsona, ty, a kurwa, kto jest jakby wrogiem w tym filmie, kto jest antagonistą, kto jest tym Big Badem? Nie wiem, no ja też kurwa nie wiem. I okazało się, że ta niewiedza niewiele jakby zmieniła, ponieważ główny przeciwnik naszej trójki kobiecych bohaterek jest tak po prostu miałką, wyciągniętą z dupy w rękawicy osobą, że też mogłoby jej nie być, jakby... I sam fakt, że jedna typiara jest w stanie konkurować w walce z Kapitan Marvel jeszcze dwoma koleżankami, a Kapitan Marvel była w stanie walczyć z Thanosem, który kurwa dzierżył rękawice nieskończoności, po czym jakaś losowa typiara potrafi jej nakopać do dupy bez żadnego powodu. Power scaling znika, znaczenie postaci znika. Kokainą. I szczerze, autentycznie jedyną dobrą rzeczą dla mnie w tym filmie, bo jakby jeżeli macie ten film w dupie i go obejrzycie, to jest git. Ale jeżeli liczycie na coś dobrego, to wyjdziecie zawiedzeni. Chociaż wielu osobom się niby podobało, ale mam wrażenie, że argument o... Nie było tak źle, jak się spodziewałem. To wcale nie jest dobra, jakby dobry argument, nie? Nie powinno się iść na film i wyjść z niego z przesłanką, kurwa, no mogło być gorzej, nie! Ma być kurwa dobrze, ma być fajnie!
Chociaż Multiverse of Madness, ten poziom takiej głupiej rozrywki, może nie pchnęło to całego uniwersum do przodu, nie stało się nic epickiego, nie był to Zimowy Żołnierz ani Infinity War, ale był spokój, dobrze się bawiłem. A na The Marvels, no wychodzisz i jakby mógłbyś równie dobrze nie pójść na ten film. Jedyna rzecz, która ma sens, to introdukcja czy wprowadzenie pewnej postaci w jednej ze scen po napisach i to jest związane z jakby kierunkiem, w którym zmierza w tej chwili Marvel i jednocześnie jedyną nadzieją, jaką mam dla całego tego uniwersum filmowego. Jeszcze teraz są plotki, że w ogóle rozpierdalają wszystko, co zaplanowali, czyli Kanga wywalą, bo Jonathan Majors ma problemy sądowe i chcą się od niego odciąć, więc cały ten ich roadmap, który rozpisali, który prowadzi do tych znowu dwóch wielkich filmów, może być kompletnie do wyjebania, bo nie będzie Kanga, nie będzie Kang Dynasty, bo jeżeli go wypiszą z tej całej fabuły, no to co teraz? Tak więc, no smutny jestem. Jestem trochę smutny. Nie wiem, jaki jest kolejny film Marvela, jaki nadchodzi. Chat, jaki jest kolejny film Marvela, jaki nadchodzi? Nie jestem pewien. Upcoming Marvel Movies. Nie jestem pewien. Fantastyczna czwórka? O Boże, Madame Web. Ja pierdolę. Dobra, nawet nie będę komentował Madame Web. Ja już widziałem ten trailer i naprawdę zgadzam się z tym, że wygląda to jak film fanowski. O, Echo sezon pierwszy. Jestem pozytywnie zaskoczony trailerem. Ironheart nienawidzę. Jakby dajcie już Starkowi umrzeć, okej? Jak zobaczyłem jej kostium w Black Panther 2, to myślałem, że oglądam Power Rangers. To taka wersja dla dzieci, jak te Transformersy, gdzie jeden z Transformersów ma zaimki. Deadpool 3 też gdzieś tutaj, Daredevil Born Again podobno też ma problemy, Agatha Darkhold Diaries może będzie fajne, może nie, chuj wie, What If? What If jest fajne, no ale What If to jest tylko What If, to jest jakby kompletnie odcięte od wszystkiego. Gdzieś ten Deadpool 3, ja na Deadpoola 3 czekam mocno, mam nadzieję, że będzie spoko ten film, ma wyjść w maju przyszłego roku, podobno nowy Kapitan Ameryka z Falconem jako Kapitanem Ameryką, zamówiono dokrętki do tego filmu, podobno testowe jakby tam publiczności, które oglądały, stwierdziły, że film się chuja i trzeba go poprawić, tak więc to już jest znak, że będzie gówno. Niestety, a szkoda, bo Kapitan Ameryka to wszystkie te filmy jak na razie były takim, wiecie, wyznacznikiem jakości. A The Marvels też były dokrętki. Jak nagle robią miesięczne dokrętki do filmu, to możecie być pewni, że coś tam poszło nie tak i będzie słabe. Thunderbolts, nie wiem co oczekiwać. Blade podobno też ma pojebane problemy. Fantastyczna czwórka. Kto wie, podobno Pedro Pascal może grać Mr. Fantastic, zobaczymy co z tego będzie. Armor Wars, nie wiem co będzie z tego Armor Warsa. Shang-Chi 2 może być obiecujące, Spider-Man 4, nie zawiodłem się na żadnym Spider-Manie, ten może będzie ok. Tak więc będzie grubo. Ale dobra, koniec o Marvelu, koniec o Marvelsach. Bartografa mieliśmy w donate, także widziałem trailer Madame Web, o właśnie. Sony chyba robi to lepiej, jeżeli chodzi o postacie Marvela. Kurwa, wiecie co? W trailerze Madame Web jest tam scena, kiedy ona tłumaczy, kim jest jej główny przeciwnik i ona mówi coś w stylu: był razem z moją matką w amazońskiej dżungli, gdzie badali pająki zaraz przed tym, jak umarła. I kurwa, jak to usłyszałem, to myślałem, że zdębieje. W sensie naprawdę, to wyglądało jak fanowski film, a nie profesjonalna produkcja, tak więc zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że Spider-Mana mi nie zepsują. No ja też mam taką nadzieję. Fajny jest Spider-Man. No nie wiem. Jakby kiedyś dałbym się zajebać za MCU, a teraz najchętniej zajebałbym MCU. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Arachu albo Arachu. Proszę o pozdrowienie dla Sewa. Sewu, pozdrawiam. Sewo, pozdrawiam. Sprzedaję mi wszystkie T-Volt ciekawostki sprzed lat. Pewnie kurwa o folii powiedział w pierwszej kolejności. Niewątpliwie. Bartografie, dziękuję za wsparcie. The Chuckness, widok trzech monitorów idealnych ułożonych obok siebie zmienia człowieka. The Sight of... Der Anblick von drei perfekt nebeneinander platzierten monitoren verand. Verand. Disney psy MCU? Być może. Od miłości do nienawiści jeden krok? Tak, to prawda. Niestety to prawda. Wszystko od Thora miłości grom się spierdoliło. Sam Thor, miłości grom, czy tam Love and Thunder, bo wolę chyba angielskie tytuły. Nie ma co komentować, bo będziemy tylko się denerwować. Laura obejrzy sobie na Netflixie Światło, którego nie widać, bomba. Czym jest Światło, którego nie widać? Światło, którego nie widać. To jest animacja, to jest film. O, widzę na podstawie książki nawet. Najpierw mi nawet pokazuje. Światło, którego nie widać. Wydupcajcie reklamy. Nie chcę orędzia, już jestem w orędziu. Pod koniec II wojny światowej splątają się losy niewidomej francuski i niemieckiego żołnierza. Ło mój Boże. Dramat wojenny. To coś idealnego dla Martyny. Nie do końca moje klimaty. Ja wolę takie bardziej popierdolone science fiction, gdzie przez 7 z 8 odcinków mam takie o chuj chodzi. Ale też są tego limity, bo Darka na przykład nie byłem w stanie skończyć. Zbyt pojebany był.
Czat. I zdążyłam zająć wrócić, a ten dalej gada. Julia, no co ja mam ci powiedzieć? Ja po prostu jestem gadaczem, okej? Okay? Jestem opowiadaczem, jestem twórcą narracji, bogiem opowieści. Ale to chyba jest tytuł, który ostatnio otrzymała inna postać w Marvelu. Nie będę wnikał, bo jeszcze nie oglądałem. Może na przerwę premier GTA 5 odświeżyć? Powiem tak, mają zapowiedzieć GTA 6 w grudniu i GTA 5 ukończymy ponownie zaraz przed GTA 6. Taki mam plan, żeby sobie odświeżyć trochę ten świat, te postaci. Podobno mają wrócić postaci z piątki, z tego co w jakimś podcaście tam mówili, ale nie wiem, czy w chuja nie lecieli i nie robili jakiegoś sztucznego hype'u. Od razu odpowiem, dzisiaj na grzale ponownie kurwa Arturito, okej? Okay? Okej, okay. Tak więc będę wapował. Zawodowy gadacz. No, tak już wygląda moje życie. A tak jak serię San Andreas robić? Byku, dwa razy San Andreas przeszedłem. Czat! Możliwości, jakie dzisiaj wam prezentuję, jeżeli chodzi o naszą rozrywkę, bo nie będziemy gadali przez cały ten czas i nie będziemy odczytywali wsporników, odczytywali donate'ów. Wydaje mi się, że jesteśmy na bieżąco. Nie wiem, czy widziałem Andrew Golara jako wspornika. Dziękuję ci bardzo, Andrew, za wsparcie. I Kaszmir, tobie też dziękuję, za 5 miesięcy. Arturito z domu z papieru, tak, ten Arturito, zrobili serię liquidów inspirowanych tym. Czat, mam dla was parę opcji i wszystkie są takim trochę gównem, ale nie gównem, tylko taką pierdołą. O, to jest lepsze słowo, okej, okay? Bo ja lubię grać w pierdoły. One najbardziej pozwalają mi być lekko w grze, ale też bardziej na czacie. Bo jak odpalę coś fabularnego, będę musiał się na tym skupiać, to i wy uciekacie, i wam się nie chce oglądać. Ja mam potem, wiecie, takie poczucie, że nie patrzę na czat. Więc mam jedną propozycję, która się nazywa... Aha, zresztą pokażę wam. Pulpit plus kamerka? To jest to. To jest moja propozycja numer jeden. Nie wiem, czy pamiętacie, jak graliśmy w symulator Janusza sprzedającego te... samochody. Aczkolwiek ta gra jest w chuj podejrzana. Dostałem ten klucz za darmo na Keymailer. Jak wam pokażę stronę w sklepie, to zobaczcie coś dziwnego. Wyszła 13 listopada, wygląda jak absolutne gówno. W sensie modele postaci pobrane chyba z jakichś darmowych asetów, ale to może prowadzić do ciekawych rozgrywek. Adik, 123, witam cię w Sporniku Wąsatym. Dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Napisz coś po zielonemu. Więc uwaga, bardzo pozytywne opinie. 105, znaczy 115. To teraz tak. Przejrzyjmy sobie pozytywne recenzje. Moje języki, jest ich niewiele. Niby polecają 4-7 godzin. Dużo tutaj mówi, że gra ma potencjał i generalnie może być fajna, ale trochę muszę ją dopracować. Ale jak wyłączę moje języki, uwaga, od zajebania recenzji, które nie wiem, czy to jest chiński, japoński, koreański, nie wiem, 2 godziny przegrane, 7,5 tysiąca gier na koncie. Nie wiem, co tu jest kurwa napisane, ale zgodnie z negatywnymi recenzjami, które tutaj przeczytałem, ludzie spekulują, że te pozytywne zostały kurwa kupione. Ja szczerze trochę jestem pokuszony, żeby sprawdzić, jak ta gra będzie wyglądała, bo to jest gra o tym, że się tam chyba wynajmuje mieszkania ludziom, pa kurwa, ruletkę można nawet napierdalać, tak więc jeżeli odpalimy to, o kurwa, symulator pompowania paliwa! To może być dopiero banger, przytłaczająco pozytywne opinie? Ja pierdolę, o co chodzi z tymi symulatorami? Czemu oni kupują małych Chińczyków, żeby im opinie pisali? Symulator pompowania gasoliny. Przecież to chyba jest dla jakichś upośledzonych Amerykanów, którzy nie potrafią sami sobie benzyny nalać i płaczą, jak w ich stanie wprowadzają obowiązek zrobienia tego. Jezus Maria, dużo pojedynczych znaków wygląda jak chiński. No to może to być chiński. Mamy też symulator pompowania benzyny. Jezus Maria. Car for Sale Simulator. To jest to gówno. To nie. Ja pierdolę! Pamiętacie ten syf? Ten kurwa, gdzie zacząłem śpiewać disco polo, bo już odchodziłem od zmysłów, to ma 8100 opinii, kurwa! Facebook Marketplace Scammer Simulator! 13 godzin! 21 godzin! Tutaj odradzany produkt zwrócony. 25 godzin! Czy o chuj chodzi? Dlaczego to ma 8000? Bardzo... Nie, dobra, wiecie co? Tracę trochę nadzieję, ale w związku z tym wszystkim jestem pokuszony, żeby spróbować symulatora Estate Agent Simulator. Nawet jest polski, ale biorąc pod uwagę, że tam jest pewnie 7 linijek tekstu na krzyż, to nie będzie to trudne. Widziałem jakieś zielone kolory tutaj jeszcze mamy i Jakuba M. 69 miesięcy. Przepiękna liczba. Nareszcie, kurwa, nareszcie. Zgadzam się. Dzięki wielkie za wsparcie. I Adik dał, kurwa, jeszcze 5 prezentów. Dla kogo? Just Meme Boy, Ratatouille, Space Axolotl, Neska oraz ten typ zboża. Witam was w zielonych, podziękujcie darczyńcy. Adik, dziękuję ci ślicznie za 5 gifciorów. Witam nowych zielonych. Dave the Diver, Sad Noises. Trochę grałem jeszcze w Dave the Diver, ale to jest ostatecznie gra taki rogal, roguelite. Tam trzeba po prostu nurkować, wypływać, do wiele razy. Tak więc to się ostatecznie trochę nudzi.
Drwalik z Maka i Tivoli, dany wieczór. Ja pierwszego drwala zjadłem wczoraj, dlatego że wyszły kręcone frytki. Dla mnie te kręcone frytki są nawet lepsze niż drwal, tak więc skonsumowałem. I szczerze, z roku na rok jest droższy i gorszy, tak moim zdaniem, tak więc smutno. Aż kusi mnie pójść do Max Burgers i spróbować drwal, nie, burger rywala, bo oni taką wojnę sobie teraz odpalili, tak więc kto wie, może będzie lepszy. Ale donajciory, uwaga, po drodze jeszcze są. Towru, jebacze grający w tę przepiękną, przecudową, nietoksyczną grę League of Legends. Czy ktoś wybiera się do krakowskiego multikina w niedzielkę na finał? Jest kurwa finał Worldsu w multikinie krakowskim? Wow. Kokainą. Okej, dobra. Podoba mi się to, co robi multikino. Mają anime, filmy, które prezentują w swoim repertuarze, finały gier e-sportowych. Ciekawe. Dajcie znać. Dziękuję bardzo, Towru. Kormoran, masz idealny timing, prawie zawsze, gdy postanawiam przykurzyć jointa, to przychodzi mi powiadomienie o streamku. Łap dyszkę na browarkę, ja czekam, aż rozpoczniesz festiwal śmiechu. Kormoran, miłego kuszowania i miłego wieczoru. Dzięki wielkie. Aziz, czy będzie przecena na Marvel's Spider-Man 2 na Black Friday? Stary, po pierwsze, Black Friday w Polsce praktycznie nie istnieje, bo dużo promocji jest tak naprawdę oszukanych, że tak powiem. A po drugie, szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pojęcia. Kokainą. Możliwe, że nie, bo gra jest dość świeża. Crafty Gamer, 13 miesięcy. Jej, 13 miesiąc, pamiętam, jak zaczynałem w 2013 z Tomb Raiderem. Dziękuję bardzo, Crafty, za twoje wsparcie i 13 miesięcy, ale jeszcze ptaku. Jebacz księżycowy. Dziękuję ci bardzo, ptaku, za najwyższy kokainą poziom wsparcia. Miło mi cię tutaj widzieć i gościć. Makowe jedzenie to jak szybko umrzeć na raka albo na stłuszczenie wątroby. No ale jest kurwa smaczne, nie wiem co tam ładują. Jakieś antywymiotne składniki albo dużo MSG i po prostu raz na jakiś czas. Kokainą. O, Lifik dobrze mówi, pamiętajcie o cenę, o Lifik. Dankeschön. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Dziękuję ci, samym tobą dziękuję ci. Slasherze. Nie, moment, po drodze, Andrew Golara. Co z Borderlands? Może rozszerzona wersja Wonderlands to na live może z Huntą? Powiem tak, moja chyba miłość do Borderlandsów przez te wszystkie części, które coraz bardziej idą w farmienie wieloma godzinami endgame'u, za bardzo mi nie pasują, tak więc dzięki za propozycję, ale raczej, kurde, trudno będzie... Styryk. Ile? Ile? Hadong. Się kurwa nie wyrobię, więc jedziemy. Dorian Paradnia, Karmelek 122, DJ Mike, ty chory pojebie. Maku, Ze Rusr, Milek Windows, Gecko, Capix. Kurwa, zgubię! Nie chcę zgubić! Gecko, jest Gecko. Dalej, Weronika 122964, po prostu Robert 6, Ader, Echo, Paweł, Wicki Gamer, Beszamel nawet dostał wsparcie, więc razem z Nostini są teraz spornikowymi moderatorami. Adi otrzymuje wsparcie, Neptunio 67, Eli, Gator, Soutas, Aneta Juszczyk. Kurwa, dalej, znowu zgubiłem, przeskakuję. Gdzie jest Aneta? Aneta, gdzie jesteś? Tutaj jest Aneta. Kicu, Jakub Nowak, Mister Mastian, Mister X, It's Hastori, Patryk Król, Bocian 112, Kej, Piotr Zajkowski, Bench, Aleksandra Borowicz, Shinoneko, Dawid, a kurwa, znowu zgubiłem. Gdzie jest Dawid? Gdzie jest? Dawid Kwidziński, Aleksandrę, mam nadzieję, przeczytałem, Sepson, Kira Akamide, Gildaros, Szymon Kotwica, uwielbiam to nazwisko, potężne, Aka Kira, Nerks, Robert Formella, znowu gubię. Gdzie jest Robert? Robert. Zgubiłem Roberta. Widzę Szymona Kotwicę. Sebek, Ramenik 331, Piotr, Andrzej, Patryk, Huba, Buba, Wojta, Zer, Natalia, Rezler, Koda, Lacar, Pejtaczu. Kurwa, nigdy nie skończę! Dobra, skończmy w takim razie z tym wielkim, ogromnym pogłosem. Mamy Wojta Zera, mamy Natalię, mamy jeszcze Kretura, Sliwkosa. To koniec? Czy przeczytałem już 50? Tak mi się wydaje. Nie! Tak? Nie? Tak, Sliwkos. Jezus Maria, znowu będziemy pstrykali kurwa do końca streama. God damn, Hadong! Dominika Julia, 98, jeszcze została w spornikiem. Witam 50 nowych osób, a DJ, Hadong, jesteś chorym pojebem. 50 kurwa giftów? Ile ten licznik po prostu tak zapierdala w tej chwili, że od dawna nie widziałem tutaj takich liczb. Dziękuję ślicznie za twoje wsparcie. Ten jeszcze 10 giftów wrzucił. Witam przy ogromnej ilości nowych zielonych osób na tym czasie. Mam nadzieję, że będzie się wam podobała zieloność. Podziękujcie waszemu przepotężnemu darczyńcy oraz temu kolejnemu, ponieważ mamy jeszcze Next War Gamesa z 10 giftami. Wieża Gamer From Street, Bartik 299, Stasia, Thompson Kapi, Strokane, Nic Neska, Gabriela Stachura, Patryk...
Jeniksman, chyba dobrze przeczytałem. Hadung. Sławomir Uliasz, ja pierdolę, to się nigdy nie zgodzi. Paula, mam nadzieję, że wam się wszystkim tutaj podoba bycie zielonym. Dają hajs, jeszcze narzeka. Nie, Paulic, nie narzekam, tylko po prostu mówię, że muszę tutaj zapierdalać mega mocno. Oglądam gameplay z tej chujowej gierki, a nawet wam nie zaprezentowałem pozostałych możliwości. Harnasiu jeszcze wjechał w spornika pospolitego, dziękuję bardzo. Ale jeszcze mamy kopera w spornika pospolitego, ale mamy jeszcze donate. DJ Mike, oczywiście, jeszcze 50 zł, kurwa, wjechał, trzeba powiększyć rodzinkę. Dziękuję ci bardzo, DJ Mike, za twoje przepotężne wsparcie. 50 sporników, 50 zł, kurwa, mać. Adik jeszcze wjechał 50 zł, no to tak do dopełnienia. Dziękuję ci bardzo, Adik. Nie wiem nawet, jak to wygląda, jak wygląda w tej chwili cały nasz cel, jak wygląda całe nasze rankingowanie. Witch Marcy jeszcze z piątką, sorry za spóźnienie. Skarbenki była na zakupach, jeszcze zabójczy banan, dziękuję bardzo. Witam serdecznie, Trombolt, witam ciebie, bananie. 4-4, Oskar wjechał jeszcze 10 giftu tutaj napierdala. Feniks, TSFFFPP, Martin Włodarz, Ptok S, Bartek Ziembiński, Amelia, Darko, Feniks, komentarz usunięty przez moderatora, Michał, Michalina, Dekapiku, Kapiku, kojarzę tę ksywę, Dominik Piątkowski, zapierdalamy 1206 sportników, what the fuck? Jesteście pojebani. Jesteście pojebani. I to w chuj! Bartek powinien stworzyć symulator odczytywania wsporników, który byłby kwintesencją tego kanału. No i Zololz, przynajmniej jeżeli chodzi o moje streamy, to tak. Ale mieliśmy tutaj jeszcze kogoś, Kiori Dyszka. Spotkasz swojego złego klona, mówi ci, że on umiera, ale to ty odpowiesz za jego zbrodnię. Co zrobisz, im głupiej, tym lepiej. Zaraz się do tego odniosę, bo to jest całkiem ciekawy pomysł. Kurwa, mać. Dobra, czy wszystko przeczytałem, tak mi się wydaje, ale Next tutaj rzucił jedne 10 giftów, drugie 10 giftów, kiedy to się wszystko ułożyło. Czy ja przegapiłem któreś 10 giftów? Kurwa, jest taka możliwość, że jak odczytywałem, to było kolejne 10. Gamera tutaj przeczytałem. Czy on potem rzucił kolejny? Nie. Koper Harnasio, tutaj Oskar jeszcze rzucił 10 giftów. Kurwa, tego chyba nie widziałem. Jezus Maria, dobra, no Steam tutaj. O, dobrze, Patryk, cieszę się, że dobrze przeczytałem w takim razie. Martina Ptoka, nie, to już były kolejne gifty. Lecą teraz kolejne gifty, kurwa, kolejne 10, nie, kolejne 5 od Richardere. Darko, cieszę się, że jesteś zaszczycony. Ja pierdolę, nie wyrabiam się kompletnie. No i mamy 1200, ale ta liczba cały czas rośnie. Mamy jeszcze Rekina od Richardere. Richardere, dziękuję bardzo. I Next, tobie też dziękuję za gifty. Proszę, podziękujcie waszym darczyńcom. Witam wszystkich nowych zielonych, ponieważ mam jeszcze teraz Rekina, Filipa, Patryksa, Kirito, Nunie. Odpaliłem speed mode. Ja tak naprawdę cały czas jestem na speed mode. Po prostu muszę czasami bieg wrzucić wyższy, żeby nie przepalić, kurwa, mojej skrzyni biegów. A się kręci karuzela. Karuzela spierdolenia napierdala, aż muszę sobie normalnie zwiększyć prędkość mojego wentylatora. Klimy nie odpalam, bo znowu się pochoruję. Plus mamy, kurwa, środek listopada. Jace jeszcze wrzucił mi jego streama tak na początek. Dziękuję bardzo, Jace. Początek był jakieś 53 minuty temu, ale zwykle to wygląda tak, jak wygląda w tej chwili, tak więc nie mogę nic z tym zrobić. Dalej tak będzie, to cały stream będzie miał wspornika. Tak, to prawda. Możliwe, że zaraz, kurwa, wszyscy na tym streamie będą mieli wspornika. Jezus, Dominik jeszcze wrzucił 2 miesiące wsparcia. 3 razy dostałem gifta wspornika, dziękuję bardzo. XD, dziękuję ci bardzo za wykupienie samemu kontynuacji. Dziękuję ci bardzo, Dominiku. Leki jeszcze nie zaczęły działać. Leki działają, kurwa, przepotężnie. Dzisiaj 3 zamiast 2, czyli taka mocniejsza porcja. Marek Szewczyk, wspornik w ostatnich, dziękuję bardzo. Rap God, napierdala, dzięki za wspornika. Maku, dobrze, wszyscy dziękujcie waszym giftersom, ponieważ to dzięki nim jesteście teraz zieloni. Witam was w tym gronie oraz dziękuję ślicznie wspornikom. Oddychanie, Jaca tutaj coś wrzucił, banana już widziałem, ale jeszcze wcześniej mieliśmy Matixa, hejka wszystkich, miłego wieczoru przy oglądaniu live'a. Matix, dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Jeszcze mieliśmy Slashera, Legend of Keepers, na Steamie za 15 zł, wciąga fest. Kurwa, może zobaczę, może zapomnę, może zapamiętam, nie jestem pewien. Nie ma, nie za mocne te leki, leki napierdalają jak należy, dają mi moc kontrolowania chaosu w mojej głowie. Chyba jestem na bieżąco, zaraz będziemy dalej hadongowali cały czas na tym czacie. Ale moi drodzy, ale flow, niczy komentator sportowy. Myślę, że gdybym wiedział cokolwiek o sporcie, byłbym w stanie napierdalać komentatorkę całkiem nieźle, ale na przykład League of Legends. Nie byłbym w stanie nauczyć się, kurwa, wszystkich umiejętności i pasyw 180 tysięcy czempionów, które tam są, żeby to tak sprawnie i płynnie wymieniać. Evireles! Evireles! Przepraszam, jebacz księżycowy, wjechał, kurwa, najwyższy poziom zieloności! Shokran League! Damko mi Aniel Ktir by nie zbyli. No właśnie! Mateusz Różycki, wspornik pospolity i sołtys, wspornik pospolity. Dziękuję wam bardzo za dołączenie do grona zielonych. Mamy już 1214 wsporników, pojebane są te liczby. A jakby co, te wszystkie teksty, które tu słyszycie? Gracias. Su apoyo significa mucho para mi. Każdy ten tekst? Shukran lak. Damko mi Aniel Ktir by nie zbyli. Ha, arigato. Anata no sapoto atashi ni totte totemo imi ga arimasu. Jeżeli słyszycie te dźwięki, oznacza to, że są to podziękowania. Wszystkie mówią dokładnie to samo, z tego co pamiętam. Dziękuję bardzo. Doceniam twoje wsparcie dla mnie. Coś takiego w chyba 8 różnych językach w wykonaniu moim oraz Lifika, które losują się jak naciskam przycisk. Dziękuję. Wasze podpora pro mnie hodnie znamena. Mógłbym dodać więcej głosów, ale muszę wymyślić więcej języków. Na razie brałem takie, wiecie, standardowe, typowe, bardzo często znane. Chiński, czeski, niemiecki, francuski, włoski, japoński. To są chyba wszystkie, tak mi się wydaje. Będzie zapis? Tak, będzie zapis, ale jeszcze musi być, kurwa, gierka, żeby był zapis jakiejkolwiek gierki. A czy jest duński dla twojej uroczej moderatorki? No, Stini, nie ma duńskiego, ale wiesz co, specjalnie dla ciebie, specjalnie dla wszystkich, wygeneruję teraz wersję, kurwa, duńską. Uwaga. 11 Labs,
Co mam napisać? Dobra, to ja w takim razie po prostu tutaj zapiszę w translacie, translate.google.pl polski. Dziękuję bardzo za wsparcie dla mojego kanału na YouTube. Kocham ciebie, mój widzu, całym serduszkiem i nawet też innymi moimi członkami. Proszę bardzo. Jaki? Duński? Niech będzie duński w takim razie. Zaraz zobaczymy, jak to gówno brzmi po duńsku. Gdzie jest D? Duński, proszę bardzo. O, jak brzmi w oryginale? Czemu tego kurwa nie słyszę? Bo moment, mikser głośności. Gdzie mam mikser głośności? Google Chrome, napierdalaj. Aha, bo ja mam muzykę kurwa pod tą samą ścieżką, a muzykę wyciszyłem. Moment, to pauza na muzyce, to na maksa, sprawdźmy. Mange tak, fordi du støtter min YouTube kanal. Jeg elsker dig, min seer, af hele mit hjerte og endda mine andre medlemmer. Strasznie pojebane, aczkolwiek bardziej pojebane może być w wykonaniu mojego własnego głosu. Więc jest mój głos, jest to Ctrl A, Ctrl V, generate! IFM. Spornik Pospolity, dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Generujemy język... Mange tak, fordi du støtter min YouTube kanal. Ja elsker dig, min seer, af hele mit hjerte og endda min andre medlemmer. Co? Jeszcze raz! Mange tak, fordi du støtter min YouTube-kanal. Ja elsker dig, min seer, af hele mit hjerte og endda min andre medlemmer. Fantastyczne. Zapisuję, pobieram, zmieniam nazwę, dodaję do kolekcji moich podziękowań. Nazywa się to Ja Duński. Mogę też sprawdzić dokładnie to samo w wykonaniu Lifika. Tylko muszę go po prostu tutaj przełączyć. Jeden klik. Niestety głos Lifika nie jest tak dobrze zrobiony. Muszę z nim popracować, żeby dał mi jakieś lepsze próbki. Generate! Generate raczej. AIT Volta czytającego czatu, by było pojebane. Mange tak, fordi du støtter min YouTube kanal. Ja elsker dig, min seer, af hele mit hjerte og endda mine andre medlemmer. Jezus Maria. Tak więc, intrygujące te głosy, co? Intrygujące te głosy. Skąd je biorę? 11labs.io. Możesz sobie tam opłacić subskrypcję, pierwszy miesiąc $1, możesz dodać próbki głosu, stworzyć model głosu, który powie ci, co tylko chcesz. W ograniczeniach tam oczywiście jest multilingual, ale jakie tutaj są języki? Jest ich wiele, ale są też jakby ograniczone. Padong. Czad, nie będę teraz żadnych nowych próbek robił, bo to trochę czasu zajmuje, tak więc następnym razem, okej, chcę dodać ten duński do mojej kolekcji dźwięków, bottom left to były moje, więc ja sobie tutaj dodam w takim razie z pobranych ja duński, i teraz dam radę to? Mange tak, fordi du støtter min YouTube kanal, ja elsker dig. Dam radę, okej, dobra, zapisujemy. Nie gwarantuję wam, że się to będzie odtwarzało, bo będzie po prostu gdzieś tam losowo. Bottom right to będzie jeszcze Lifik, które muszę nazwę zmienić, Lifik duński. I zajebiście. A czy mam hiszpański? W tych moich też gdzieś jest hiszpański, tylko się wylosować musi. Ale pokażę wam hiszpański. Hiszpański ja. Hiszpański książę. Tu. Gracias. Su apoyo significa mucho para mi. Oczywiście, mam też włoskiego. Grazie. Il tuo supporto significa molto per me. Cudownie. Duński, hiszpański. Czy czegoś jeszcze nie słyszeliście? Nie wiem, czy był francuski. Merci. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Może sequential będzie po prostu lepsze, żeby po kolei się odtwarzały? Shukran lik. Dam komi anil ktir bynnisbe li. O Boże. Miśko rozpierdala. 3 miesiące wsparcia. Dziękuję ci bardzo. Co miesiąc spornika dostajesz kogoś na twoich stronach. Chyba mam szczęście. Możliwe, że masz szczęście. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Witam cię po raz trzeci tutaj. Czy ominąłem kogoś zielonego? 99 Invincible wszedł na wąsatego. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Dobra, czat. Koniec zabawy językami generowania tych rzeczy. Mamy dziwadło olbrzymie jeszcze z donatem. Może tak Chef Life Restaurant Simulator i przygotujesz nam Hotel Renovator i zrobisz hotel w Polsce albo Internet Cafe Simulator albo Kebab Simulator. Dasz nam kebaby. Jest zajebiście dużo simulatorów, panie dziwadło albo panie dziwadło, które można by ograć, ale streamów będzie jeszcze wiele. Tak więc to w przyszłości. Wróćmy do muzyki zamiast do generowania głosów w innych językach. Okej, okej, tak będzie chyba najlepiej. Zapiszę sobie tylko profil, żeby tego nie zgubić. Pyk, pyk, zapisz, bum. Nie ma tam chyba śląskiego, moi drodzy. Nie obsługuje śląskiego, tak mi się wydaje. Michu jeszcze wysłał donajciora. Dzięki za wspornika, dorzucam delewację. Dziękuję bardzo, Michu. I ja co już czytałem. Czat, dobra. Trzeba jeszcze urzędniczy język. Good, good, 3 złote. Może jakiś horror VR? Harnasieł. Słuchajcie, moi drodzy, wszyscy. W nowej chacie będę robił specjalne, pełne miejsce dedykowane pod VR z dużym play area, które będzie widoczne z kamerki, która będzie nad moim monitorem. I jeszcze będzie pewnie druga dedykowana kamerka do tego, mikrofon osobny, żeby można było mnie usłyszeć. Tak więc spokojnie. Hadong.
To ta muzyka tak dziwnie brzmi. Spokojnie, VR pojawi się na kanale i to może nawet w większych ilościach, ale tutaj no nie da rady. Mam tu 5 metrów kwadratowych całego pomieszczenia. Zajebane tak, że mam rzeczy po prostu poukładane w piramidki. Może Questa 3. Ja mam Vive'a, więc wątpię, żeby było mi potrzebne cokolwiek nowszego w tej chwili. Czy dzisiaj granie? Nie, będzie dzisiaj granie, Chad, ale mam jeszcze paprykowego od jednego miesiąca, tylko godzinka na odczytywanie, dokładnie. Jakoś tak wyszło. W ogóle tak, Assassin's Creed dzisiaj wyszedł VR-owy, gdzie można sobie podziabać chyba ludzi w VR-ze, ale mówię, przyszły rok, początek przyszłego roku, zresztą poza tym, że się muszę tam wprowadzić, to jeszcze muszę wykończyć studio. Chociażby green screena zamontować, więc trochę to jeszcze zajmie czasu. Ale wasze wsparcie pozwoli mi to wszystko odjebać, ponieważ wydatki w tej chwili na remont osiągnęły już pułap mniej więcej 70 tysięcy złotych. A to nie koniec. Tak więc lecimy do przodu. Kurwa, jakie remonty są drogie, to jest dla mnie naprawdę nie do zrozumienia. No ale cóż, takie już jest życie. Tak więc bądźcie przekonani, że wszelkie wasze wsparcie jest przeze mnie ogromnie doceniane i niestety praktycznie cały czas wydawane. Ale mam nadzieję, że z profitem na wszelkie przyszłe lata tworzenia kontentu. Okej. Okay. Czy znam ciekawą grę podobną do Ori? Jest Hollow Knight, ale mi tam vibe Hollow Knighta nigdy nie pasował. Dobra. Okej. Okay. 5 minut do końca przerwy, a tu live prowadzi. Dobra, czy tęsknię za Spiderem? No tęsknię. Ja co roku lubię grać w te wielkie ekskluzywy Sony, tym bardziej w Spiderka. Dobra, czat, dalej. Moje dalsze propozycje, jeżeli chodzi o gry, w które możemy zagrać. Kolejna rzecz to jest, uwaga, też symulator, ale już troszeczkę bardziej quality bym powiedział. Gdzie on tutaj jest, żebym wam mógł pokazać? O, proszę bardzo. To będzie, kurwa, to... pulpitek. Mamy symulator kurwa rancha, który wyszedł w wersji 1.0 i on już ostatnio ma recenzje mieszane. Okej, okay, dobra, ale ogólnie 14 tysięcy bardzo pozytywnych. To po raz kolejny może być albo ciekawy symulator, albo może być ultra syfem, który po prostu będzie generował więcej śmieszków niż czegoś. Można niedźwiedzie napierdalać ze strzelby, budować se domy, oglądać łysych ludzi, jeździć tym samochodem, traktorem, o konie są. Kurwa, no czego chcieć więcej? Tutaj kiełbasy chyba robią, tak mi się wydaje. Jeżdżą po górach samochodami. Można se postać pierdolnąć. O, wąsa nawet można mieć. Więc symulator rancha mnie trochę kusi, żeby zrobić nasze własne rancho. Dziwadło, czy w następnym roku będą serie z VR-a? Serie nie wiem, ale filmy na pewno. Bo tutaj już robiłem kiedyś filmy z VR-a, ale naprawdę tu nie ma dobrych warunków na VR-a. Dziękuję, Dziwadło. I Mankele, kto będzie czekać, jak ktoś zrobi moda z Cyberpunka z dubbingiem głosem T-Volta? Powiem wam tak. Zdecydowanie nie chcę, oj, siema Verard, zdecydowanie nie chcę, żeby AI było używane do generowania wszelkiego dubbingu w grach, ale myślę, że może dać ciekawe możliwości. Chociaż jeżeli nagle nie będzie już takiego zawodu jak voice actor, tylko ludzie będą sprzedawali próbkę swojego głosu i prawo do użytkowania, to naprawdę będziemy zmierzali w stronę chujni. Czy byłem na filmie FNAF-a? Nie, kompletnie mnie FNAF nie interesuje. Może kiedyś obejrzę. Więc uwaga, Hand Simulator Rendezvous. O nie, Hand Simulator to był jednorazowa po prostu bomba śmiechu. Co ja tutaj jeszcze mam w mojej obecnej kolekcji? Dużo rzeczy do zaktualizowania. Mamy Dredge. Dredge, który jest indykiem nominowanym chyba w tej chwili też do gry roku, indie gierki roku, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, o co w niej chodzi, poza tym, że się stateczkiem pływa, ale ma przytłaczająco pozytywne opinie i jest na pewno bardzo quality. Tak więc To jest wybór, który jakby myślę spokojnie można uznać jest pewnikiem. Jest pewnikiem i będzie można sobie w to pograć i będzie zajebiście. Więc mamy... Kokainą. Kurwa, aktualizacja kiedy? Dobra, chuj, aktualizuj. Więc chyba zrobimy ankietę. Zobaczymy. Nie wiem, nie obiecuję, że będę się w 100% trzymał tych wyników ankiety, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tutaj cyk, pyk, rozpocznij ankietę. Dobra. Symulator... Jak to kurwa? Chuja co mieszkania sprzedaję. A, dobra, za dużo. Spyla! Haha! Magia języka polskiego. Dalej, symulator rancha. I uwaga, trzecia opcja. Dredge. Gra o statku... Kurwa, nie umiem pisać. Gra o statku dobra. Rozpocznij ankietę. Na waszym czacie powinna się w tej chwili ankieta pojawić. Dziwadło, czy tak jak mówiłem, nie wiem, czy będą serie, ale myślę, że filmiki jak najbardziej. Kiori jeszcze, co z tym złym klonem? Plus polecam Warframe. A tak, czyli zły klon, jak dokładnie to brzmiało? Spotykasz złego klona, mówi ci, że on umiera, ale to ty odpowiesz za jego zbrodnie. Co zrobisz? Im głupiej, tym lepiej.
Trzeba zastanowić się, jak do tego wszystkiego chcemy podejść. Po pierwsze, musiałbym przeanalizować, czy poza zbrodniami, które popełnił mój zły klon, jednocześnie też przejmuje jakiekolwiek zyski, które on z tych wszystkich złych uczynków popełnił. Ponieważ jeżeli na przykład popełniał przestępstwa, które dały mu ogromne bogactwo, jest opcja, że będę mógł w stanie wykorzystać to jego bogactwo i pogodzić się z życiem kryminalisty, ale jednocześnie życiem w bogactwie. Po drugie, skala jego zbrodni. Czy gościu, nie wiem, nie płacił podatków, czy mordował ludzi, czy robił jeszcze coś bardziej pojebanego, albo maksymalny poziom nikczemności, był CEO wielkiej korporacji, która wykorzystuje ludzi, albo na przykład jakiegokolwiek dowolnego studia do animowania animców w Japonii. Tak więc to jest zbyt ogólne pytanie, żeby jasno tutaj odpowiedzieć, ale po pierwsze opcja jest taka, wziąć to na klatę, być frajerem, pójść do więzienia albo gorzej, słabiutko. Odebrać sobie życie, żeby uniknąć tego wszystkiego, jeszcze gorzej. Ale rozpocząć życie w zbrodni, licząc na to, że klon był w stanie jakby umieścić się w tym półświatku przestępczym na wysokiej pozycji, to akurat brzmi kusząco, więc to moja odpowiedź. Kiory, dzięki wielkie. Jan Czubek, coś nie zadziałało, nie pokazałem się jako wspornik, dlatego się pochwalę w donacie. Oraz nie mogę uwierzyć w to, że 8 lat jestem od Happy Wheels. Oj Boże, Happy Wheels, to były ciekawe odcinki. Dziękuję bardzo za wsparcie. Tylko nie chuj od mieszkań. W symulatorze spylania mieszkania było, widać było, że da się pecić pieska. No i to jest też dobry argument. Jak tam nasze wyniki? Kokainą. 1000 głosów. I jak na razie wygrywa symulator chuja, co mieszkania spyla. Tak więc coś czuję, że odpalimy to. Nie jestem pewien. Na pewno chcę grać w to mniej niż 2 godziny, żeby móc to gówno zwrócić, bo na stówę się tak skończy. Tak więc chyba spróbujemy, moi drodzy, symulator chuja, a potem być może symulator rancha. Czy będzie ogrywany Robocop? Ja dzisiaj chciałem grać w Robocopa. Zrequestowałem klucz do tej gierki na Keymailer, aczkolwiek jeszcze go nie dostałem. Tak to byśmy prawdopodobnie napierdalali dzisiaj w Robocopa, bo ta gra wygląda jak spełnienie po prostu marzeń grania w grę, która wygląda jak szmira, ale podobno gra się całkiem fajnie. Widziałem, że tam ludzi się rozpierdala z pistoletu, jakby się trzymało ciężki karabin maszynowy, a samemu się nie przyjmuje obrażeń. Czy tak naprawdę ta gra wygląda, nie wiem, ale Robocop wygląda naprawdę spoko. Dobra, symulator chuja co mieszkania spyla, moi drodzy. Ankieta zakończona zatem i będziemy chyba odpalali, co? Nie będzie dzisiaj Alana, nie będzie dzisiaj Koda, moi drodzy, musicie się zadowolić tym streamem, który właśnie oglądacie. O, Cities Skylines 2 były albo będą. Szczerze mówiąc, trochę czekam, aż połatają lekko tę grę, żeby sobie pograć. Bardzo chętnie kiedyś pierdolnę jakiegoś streamka z Cities Skylines. Zrobię najbardziej dysfunkcyjne miasto na świecie, pełne rondy. Ale trochę jeszcze bym poczekał. Kokainą. Suchar dnia. Idzie Zosia przez pole minowe i macha rączkami na 2 km. Bardzo mi się ten żart podoba. W 100%. Każde słowo tutaj idealnie pasuje. Deep Rock Galactic z Lifikiem. Już kiedyś grałem w Deep Rock Galactic, to nie chcieliście tego za bardzo oglądać. A nawet Ziemniak był na streamie i chyba Enigma jeszcze. Okej. Okay. Dobra, czat. Mamy jeszcze Blue Caro. Jestem od serii z Prototypa. Ach, seria z Prototypa. To była dobra gierka. Dziękuję bardzo za wsparcie. I Bozar jeszcze. Dziękuję za dzisiejszy stream. Odstresowanie przed egzaminem praktycznym na prawko. Słuchaj, mordo. Ja zdałem, mimo iż prawie potrąciłem rowerzystę, na którego wjechałem, jak on jechał w przeciwną stronę kontrapasem dla rowerzystów, tak więc da radę, naprawdę da się zdać, tylko trzeba się trochę skupić. Martyna zdała, mimo iż pod prąd pojechała, nie wiem do tej pory, jak jej się to udało. Nex przeszedł na wspornika wąsatego, dziękuję ci bardzo, Nex, po tylu giftach jeszcze awansik, bardzo mi miło, doceniam i cieszę się. Dobra, czat. Odpalamy. Estate Agent Simulator. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się skończy. Przewiduję, że mega chujowo i możliwe, że nie wyjdę z tego cało, ale zobaczymy. Zobaczymy. Naprawdę gra wygląda jak totalna szmira. Pod każdym absolutnym względem. I te chińskie recenzje też na pewno nie zachęcają. Okej. Okay. Tysia zdała za ładne oczy. Niewykluczone, bo oczy ma bardzo ładne, tak więc może po prostu tak jej się udało. Ale jeździ też dobrze. Co prawda ma ciężką nogę. Kurwa, jaka... Co jest, kurwa? Chyba połowa budżetu poszła na narysowanie tej typiary. Witaj w Estate Agent Simulator. Symulator chuja, co mieszkania spyla. Dziękujemy za zakup naszej gry. Nawet jej nie kupiłem. Mam nadzieję, że spodoba ci się gra. Chcielibyśmy przypomnieć, że jest to gra wczesnego dostępu. Wciąż ją ulepszamy. Możesz napotkać pewne błędy. Podobno błędów jest od zajebania. Dobra, jakie mamy ustawienia? Polski język, oczywiście, czułość myszy, odświeżanie, liczba klatek na sekundę, jest git, miękkie cienie, tego kurwa nie przetłumaczyli, Shadow Resolution Ultra, chociaż wiecie, jak to bywa w takich gierkach, absolutnie gówniana optymalizacja, full resolution, lecimy, dobra, close, nowa gra, moi drodzy, widzicie ją, widzicie, o kurwa, kim chcę być?
Szymon Lukin trochę sus, ale sprawdźmy, jakie będę miał tutaj opcje. Eldor.pl, 5 miesięcy, kiedy finał AC Mirage? Na dniach, obiecuję. Już skończy się kod, kończy się ten, więc powinno być git. Kto tu kurwa wygląda najbardziej jak... Kto tu wygląda najbardziej? Oni w ogóle mają statystyki swoje, szybkość, na chuj mi szybkość. Mam zapierdalać pomiędzy różnymi tymi, różnymi mieszkaniami, żeby je szybciej sprzedawać? Za to Jakub ma najwięcej pieniędzy. Wszyscy chcą Szymona. Czego Szymon ma najwięcej szczęścia? No nie wiem. Handel, mało pieniędzy i mała szybkość. Dobra, trudno. Będziemy się mierzyli z życiem jako Szymon. Czy chce? Tak, chcę, żeby dalej nazywał się Szymon. O, mogę sobie żonę wybrać, kurwa. To dopiero gra. Czad, którą żonę wybieramy? Nie jestem pewien. Julia, Zuzanna, Maja, Alicja, Wiktoria, Oliwia czy Laura? Nie mam zielonego pojęcia. Która do mnie na dobry początek przemawia? Szczerze mówiąc, wyglądają tak cholernie podobnie do siebie pod wieloma względami. Maja, Oliwia, gra roku, co nie? Żadnej Julii. Kurwa, tutaj widzę, nie jesteście aż tak bardzo przekonani do jednej. Laura jak co? Dobra, która to Laura? Ta? Cholera, trudny wybór. Nie no, ja tutaj raczej może wybiorę Maję. Nie wiem dlaczego. Oczko. Kobietom statystyki dali. Tak, to prawda. Kobiety nie dostały statystyk. Biorę Maję. Czemu nie? Niech się nazywa Maja. A co mi tam? Patryku, kiedy YouTube robi wciula, człowiek czeka na stream, a info na Instagramie przychodzi godzinę po rozpoczęciu. Musicie sobie odpalić powiadomienia o moich storiesach. Wtedy niczego nie przegapicie, bo da się na Instagramie. Dziękuję bardzo za wsparcie. I Black Caro, i Bozar też dziękuję. I powodzenia na egzaminie. Łoja pierdole. No czuję się kurwa oszukany trochę. Not gonna lie, czuję się trochę oszukany tą żoną. Coś mi tutaj nie pasuje. Dobra, kurwa, ale mam trochę biedny ten dom, mamy dużo skosów. No ale cóż, trochę inaczej niż na zdjęciach wyglądasz, no ale dobra, jak już ciebie wybrałem w internecie, to muszę się trzymać. Ty, mam w lewym górnym rogu chyba status małżeństwa, dobra, otwórz walizkę. Ja pierdolę, ile hajsu, kurwa. My chyba dostaliśmy pieniądze za wzięcie. O jak za dupca, o jak za dupca. Ale idzie, rób obiad, a ja idę zarabiać pieniądze. Kurwa, chyba obrabowałem bank, a jej zdjęcie już takie piękne, oczywiście. Dobra, otworzyć, zamknąć ekwipunek. Kurwa, zaczynamy naszą przygodę jako Szymon, mając w kieszeni frytki, donuta, chipsy i kole. Zajebiście, bogato i 36 tysięcy dolarów. Okej. Naciśnij, kurwa, a dobra, muszę sobie tylko moment przełączyć, żebym mógł gierkę przyciszać na odpowiednim traku. No mikser głośności, kurwa, dawaj mi dźwięk. Gdzie to będzie? Dźwięk, chuj, mikser. Dobra, estate agent idzie na ścieżkę game. Oj, teraz będę miał jakąś kontrolę nad tym, jak głośna jest ta gra. Dobra, aby otworzyć, zamknąć mapę. Gdzie Szymon ma rower? Jeszcze to na końcu tutorialu. Dobra, mapa wygląda straszliwie, ale przynajmniej mogę jakieś znaczki sobie tutaj dawać. Dobra, spylamy mieszkania. Kiedy? Co jest, kurwa, mać? Widać, że w Ameryce mieszkamy. Naciśnij Y, żeby otworzyć ekran umiejętności. Dobra, co my tutaj mamy? Nic. Możesz zbudować dom, aby oswoić psa. Kurwa, to akurat kuszące. Dlaczego mi, kurwa, karabin wisi na ścianie? Widać, że w Ameryce. Jedź na przystanek, podróżuj w dowolne miejsce. Zajebista instrukcja. Dobra, moi drodzy. Gdzie jest, kurwa, przystanek? Tutaj. Bankomat przy przystanku, zajebista opcja. Powitanie. Twoje pieniądze są u nas bezpieczne. Kiki bank. Dobra, już wkrótce. Wsiąść do autobusu. Dobra, gdzie jedziemy? Do biura? Czekajcie, Notting Hill, Shoreditch, Camden, Horse Store. Horse Store. Mati wszedł w jebacza. Dziękuję ci bardzo, Mati, za twoje wsparcie. Miło. Przepraszam, mi cię tutaj widzieć. Wygląda jak kopii wklej tego z autami, to prawda. Dobra, przepraszam. Jedź na przystanek, podróżuj w dowolne miejsce. Mam, kurwa, wydać dolary, żeby zrobić misję z tutoriala? Dobra. Klikam, nic się nie dzieje. Dobra, mogę tylko do sklepu z końmi zapierdalać. Świetnie, może moje biuro było już tutaj. Dobra, przepodróżowałem w dowolne miejsce. Co dalej? Może mnie potrącić samochód? Nie może. Naciśnij, przytrzymaj kurz, bo otworzyć, zamknąć ekran kierownicy, kurwa. Okej, ekran kierownicy. Pilot do garażu, gąbka, środek owadobójczy, pędzel i cześć. Znajdź domy, o kurwa.
To jest bezdomność level 2. Nie masz znaleźć jednego domu, masz znaleźć domy. Znajdź domy w mieście, to jest kurwa dokładnie to samo, co to z samochodami. Tam też musiałem szukać tych samochodów. Znajdź domy w mieście, szukając agenta nieruchomości. Przecież ja jestem agentem nieruchomości. Porozmawiaj z właścicielami, uzyskaj prawa do wynajmu na miesiąc. Niektóre domy są na sprzedaż. Dobra, niewidzialne samochody. Dobra, chuj, gdzie będą te domy w takim razie? Mam nadzieję, że mogę sprintować w nieskończoność. Będzie mi to potrzebne. Tutaj widzę już gościa, który pomoże mi wykorzystać moją strzelbę. I witaj, przyjacielu! Kurwa, czemu my wyglądamy jak ten gościu z Half-Life'a? Ja też chcę... Kiedy rozpocznie się sezon? Już niedługo. Okej. Okay. Dzięki za rozmowę. Ciało jelenia! Nie mogę wejść w interakcję, okej. Okay. Szybszy od samochodu, tak, bardzo możliwe. Chuj, ja tutaj nic nie zrobię, mogę sobie normalnie maszyny... Storage Wars? Nie było takiego programu czasem? Wojny magazynowe? Jakoś tak. Ja jestem... Nie, wydaje mi się, że ja podnajmuję mieszkania chyba? Że ja wynajmuję mieszkania, a potem za większy hajs wynajmuję kolejnym ludziom? Dobra, jedziemy do Notting Hill. Tutaj to jest jedyne miejsce, gdzie mogę jechać. Przecież to Gustavo Fring, dobra. Gdzie mamy agenta nieruchomości? Ty, Realtor Wanted. Dzień dobry. Szukam agenta nieruchomości dla mojego domu. Cena za jeden miesiąc wynosi tylko 8424. Kurwa, słucham? Ta cena wydaje się być trochę za wysoka. Nowa oferta. Kurwa. 8000... Nie 08. 8 równiutkie. Czy możesz zmienić na 8? Muszę to przemyśleć. Dobra, przyjmuję tę ofertę. Dobrze, że się szybko namyślił. Dobra, tutorialu, co teraz? Brudna wartość, kurwa? Co to jest brudna wartość? Brudna wartość... Aha, dobra. To jest, kurwa, poziom zasypienia domu chyba. Sprzątanie domu. O kurwa, house kokainą. Dirty value. Ta gra wygląda, jakby zrobiła sztuczna inteligencja. Może tak być. Kormoranie, dawaj do kasyna. All in na automaty, następna gierka. Jak się wkurwie, to dokładnie tak zrobimy. Magda, życzymy jego live'a wszystkim. Nie przeczytałeś mojego wspornika. Magda, wybacz, ale tutaj było tyle wsporników, że po prostu nie byłem w stanie tego ogarnąć. Dziękuję ci ślicznie za zostanie zieloną. Mam nadzieję, że będzie ci się podobało. Dziękuję ślicznie. Patryku jeszcze był, Patryku czytałem, dziękuję Patryku, Kormoran, Magda, za wasze wsparcie. Możesz sprzątać domy, które kupujesz. Aha, czy ja kupiłem dom, kurwa? Kupiłem go za 8000 dolarów, co to za świat? Co zwiększa wartość wynajmu domu. No dobra, to gdzie mamy gąbkę w takim razie? Pyk, pyk, gąbeczka. Chyba nie jest jakby coś, co mogę gąbką pokonać, co? Kurwa, jak to sprzątać w ogóle? Dobra, moment, najpierw rączka. Cześć. Dobra, jeden śmieć, drugi śmieć, trzeci. Powiem wam, strasznie popierdolony ten dom. Nie wiem nawet, jak mam się pozbyć tych karaluchów. Nie mam chyba do tego narzędzi. Mam jakiś odkurzacz na przykład? Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Pędzel! Sklep z farbami. O kurwa, mogę wybrać kolor. Bum! Wartość farbowania. Kurwa, nie! I to gówno zostało. To moment, gąbka jednak? Tak, gąbka, tylko za daleko byłem. Przecież ja, kurwa, taką gąbką napierdalam normalnie naczynia w zlewie, a nie domy myję. O, My Little Neko, 25 miesięcy. Dzięki wielkie za twoje wsparcie. W twoim imieniu zatem wezmę i, kurwa, przemyję tą gąbką resztę ścian w tym domu. Cały dom jedną gąbką. Nawet się nie ubrudziła, nawet się nie zgniotła. Jest zajebiście. Brudna wartość 31%. Kurwa, przecież... Ja widzę, że pod spodem tego brudna wartość jest napisane jeszcze dirty value. Dobra, jak się pozbyć tego... Środek owadobójczy! Jak znikają, kurwa, jeden po drugim. Wtopiły się w podłogę. Dobra, brudna wartość zero. Zajebiście, co teraz? Pieseł! Hau, 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 hau. Jak się petuje psa? Cześć psie, zwierzak. Kurwa, jak się kupuje? Gdzie są skille? Ile kosztuje talent? Nie mogę głaskać psa, kurwa! Nie mogę, bo nie mam skilla do głaskania psa, ale chujnia. Dobra, co ja mam teraz ze sobą zrobić? Zaraz żona mnie zostawi, bo się nią zajmować nie będę. Znikają jak mój stary, tak no. Wydaje mi się, że twojego starego też potraktowali tym środkiem owodobójczym, bo wszystkie owady się zapadły pod ziemię. Idź do domu i śpi, dobra, takie mamy zadanie. Dobrze, gro, posłucham się. Automat. Ty, a moje na jedzenie? Dobra, jestem jeszcze na żarty. No, a ja nie mogłem jechać do biura, bo już byłem w biurze, wszystko jasne. Dopiero teraz go zauważyłem, tak. Ty. Co tu się kurwa dzieje? Co to ma być? Kurwa, ja pierdolę. Jakiś prawdziwy samochodziarz musiał tutaj wykitować. Ostatnie słowa jego za życia to... Pierdolnijcie moją starą, kurwa, syrenkę mi na grób! Pochowajcie mnie pod moim samochodem! Ale najpierw go, kurwa, spalcie i oszabrujcie z siedzeń i wszystkiego w środku!
No i se tak kurwa umarł tutaj, pochowali go przy drodze. Widzicie? Myślicie, że jesteście samochodziarzami? Chuja wiecie, gdzie mój dom? Mój dom jest jedynym domem na tej ulicy. To jest boga... Mam samochód, o kurwa, buda dla psa! $500. Nie mam talentu, kurwa! Dobra, przynajmniej klimę mam. Dziękuję bardzo, Sylwia. 45 miesięcy pozdrawiamy z chłopakiem Divolto oraz Zielonych. Dziękuję. Boxing już wkrótce. Dziękuję ci za twoje przepotężne wsparcie. Pozdrawiam ciebie oraz twojego bolca. I co? Idziemy spać, moi drodzy. Idziemy spać. Może drzwi do domu zamknę. Widzę tutaj tak samo bogato jak w tych domach, które wynajmuję. Przynajmniej noże mam i dwie łyżki. No po chuj więcej. A widelce mam? Nie, mam tylko łyżki. No, kurwa, mnie przestraszyła ta żona. Kochanie, co ty robisz? Patrzę na ciebie, jesteś taka piękna. Zmywam naczynia, nie każ mi być zajętą. Co, kurwa? Zostały ci jakieś pieniądze? Potrzebuję pieniędzy. Zapomnij, zrobimy coś specjalnego? No dalej, powiedz mi, czego chcę, może się zgodzę. Gorąco, prawda? Dlaczego się nie rozbierz? Chcę mieć z tobą dziecko! To duża odpowiedzialność, myślę, że powinniśmy trochę poczekać. Cokolwiek zechcesz. No, typowa rozmowa z żoną w domu, jak myję naczynia, oczywiście. Ta gra to naprawdę jest życie. Nie mogę jeszcze polować, kurwa. Dobra, będę codziennie tak żonę męczył o dziecko, w końcu się zgodzi. Łóżko. Kurwa, animacja spania lepsza niż w Cyberpunku na premierę. W sobie gramy. Stracone pieniądze, zarobione pieniądze, wartość podatku. Dobra, co teraz? Co teraz, gro? Mów mi tutorialu, bo ja nie wiem. Gdzie jest ten dom, który kupiłem, kurwa? Mogę wsiąść do auta? Przenoszenie przedmiotów. Okej, okay, możesz przewozić przedmioty na duże odległości, pozostawiając je w bagażniku pojazdu. No to jest Thief Simulator all over again. Jak się jeździ w tej grze? Ty, ale taki trochę powiedziałbym... Kurwa, jak to auto jeździ? Czemu się tak ślizgam? O chuj chodzi? Moment, mapa. Gdzie jest ten dom, który wynająłem? Ja jestem tutaj. Kasyno, Shoreditch. Gdzie ja pojechałem? Notting Hill. To jest chyba mój dom. Dobra. Teleport do czego? Do najbliższego miejsca? A które miejsce jest najbliższe? Jeszcze Escape chyba nie pauzuje. Dobra, jedziemy do skurwysyna. Wątki miłości jak w Wiedźminie trzecim. No dobra, mogę jebnąć winne auta. Ciałem przenikam, ale samochodem uderzam. Sarżant Damian 98. 65 miesięcy. Jebaniutki. Jaki drift, kurwa. Jadę ci, kurwa, podkupić dom, biedaku. Dzięki wielkie za twoje wsparcie, panie Damiany. Czy będą śmieszne filmiki? Zobaczymy, zobaczymy, co przyszłość pokaże, gdzie mój dom, który kupiłem. Jest pilnowany przez psa, bardzo aktywnie cały czas. Czy ja mam, kurwa, nitro w tym gównie? Widzę znaczek nitra. Dobra, zobaczymy później. Wysiadamy, pieseł będzie się gapił na wlew paliwa, kurwa, idealnie. Dobra, co ja mam z tym domem zrobić? Mam je jakoś wynająć? Brudna wartość, średnia wartość wynajmu. Co ja mam teraz, kurwa, robić? Mam jakiś, nie wiem, tutorial? Ekwipunek? Jak się gra w tę grę? Halo, instrukcja jakieś? Zapisz grę. Dobra, poproszę. Tutaj jest niezapisana. Let's go. Żebyśmy czasem progresu nie stracili. Intrygująca technika sprzedaży domu. Powiem ci, gdybym był bardziej wyuzdany, to by podziałała. Co jest, kurwa, nie tak z tymi kobietami? Dlaczego wszystkie... Co to jest za... Co to jest za w ogóle bezczelne miasto? Dlaczego co druga kobieta zapierdala w bieliźnie po ulicy? Halo? Kokainą. A, kup meble do domu. Ale kurwa, gdzie się meble kupuje? Nie wiem, wartość domu do wynajmu tyle a tyle. Spoko, moment, bo ja kompletnie nie ogarniam. Charakter. Nic się nie dzieje, jak klikam charakter. Okej, okay, rozumiem. Moment, mapa. W każdą środę, tutaj licytacje, strona główna, jedna ten, kasyno. Nasz dom nie jest do wynajęcia. No jest do wynajęcia, ale jak się kurwa... Meble musisz dać. No dobra, ale jakby skąd ja mam wziąć meble? Dobra, chuj, jadę z powrotem do domu. Już jest 12, pół dnia straciłem. Zaznaczmy sobie ten nasz dom, żebym wiedział, dokąd jechać. Tutaj mamy biuro, tutaj mamy biuro. Nie wiem, może jakby tutorial po prostu też mi to zasugerował, bo tam mam jakieś meble, które mogę przewieźć? Dobra, gołe baby na ulicy. Ty, to jest Marszałkowska! A tam jest Nowy Świat. Mieszka tu ktoś przy Marszałkowskiej? Dupczlandia jednak istnieje. Panny lekkich obyczajów czają się wszędzie, co nie? Panowie, pamiętajcie, no nut November, nie dajcie się skusić. Gdzie ja mam nitro? Shift? Ale zapierdalam, Jezus Maria. Drift! Woo! Jezus Maria, dobra, żona chyba teraz będzie chciała ze mną zrobić dziecko, jak zobaczy, jakie drifty napierdalam. Do garażu nie wejdę, tam jest jakaś farma. Jest tu jakiś sklep, kurwa, z meblami? Co ja mam ze sobą zrobić teraz? Czy tu jest moje biuro? Tak, to jest chyba moje biuro. Kurwa, to jest dosłownie, dokładnie... Aha, to jeszcze muszę do śmietnika? Plastikowe, metalowe, szklane, papierowe, metalowe! Dostaję pieniądze za segregację, kurwa. Tylko to może uratować ten świat. Pieniądze za segregację. Tutaj szklane do zielonego, zajebiście. Pat! 2137, etam nigdy nie wysłałem donate'a nikomu, ale tobie mogę. Dziękuję ci bardzo, Pacie, za twojego donate'a. Miło mi, że tutaj wpadłeś.
I doceniam. Nackir, co to za dziwna gra? Symulator chuja co mieszkania z pyla. To jest moja personalna nazwa. Dziękuję bardzo za wsparcie. Reklamuj domy na tablecie. Zbieraj czynsze codziennie. Codziennie? Rozmawiaj z klientami, którzy przychodzą do miniatury i wynajmują domy. Boże, to tłumaczenie. Jaki kurwa wielkie biurko. Dobra, okej. Okay. Potężne mamy to biuro. Tutaj mamy księgowego. Nie mamy księgowego, ale mogę zatrudnić. Twoje podatki zostaną zmniejszone. Podoba mi się to, że księgowymi są tylko i wyłącznie kobiety tutaj. Oraz im lepsza księgowa, tym mniejsze płacę podatki. Nie do końca tak to działa. Jakby to musi być trochę obustronne, ale spoko, niech będzie. Kurewsko wielki monitor. To ma być tablet? A gdzie jest tablet? O, i zdjęcie żonki. Takie przekłamane. Patrzymy na to zdjęcie, zapamiętujemy, potem wracamy do domu, zamykamy oczy. Nie mam talentu do czytania kazety, kurwa! O, Margok 2404, dzięki ci za wsparcie, witam cię w wąsatym sporniku. Dobra, projekt biura? Nie. Informacje o domu, internet? Dobra, Pornhub, zdjęcie, dzienna wartość wynajmu. Tani, drogi... Kurwa, Madzi, jak ja mam grać w tę grę? 100 metrów kwadratowych, cena, ogłoszenie nieaktywne. No tablet to nie jest. Informacje o itemach. Widzę, że nazwa chyba wyciągnięta prosto z jakiejś bazy danych albo tabeli wewnątrz gry. Tapety, moje zdjęcia, tabela... Rynek kryptowalut, kurwa! Dogecoin, BTC i Kiki. Zajebiście, czyli w krypto można się tu też bawić. Jak ostatecznie nie dość, że wynajmujemy mieszkania za pojebane pieniądze... Pięknie, kurwa. Pięknie. Meg! Holy shit! W tym razie udało się nie na sam koniec trafić. Dziękuję ci bardzo, Meg, za przepotężne wsparcie. Arigato, anata no sapoto, atashi ni totte totemo imiga arimasu. Do rzutka, do elewacją, albo wszystkiego innego, co się teraz dzieje. Dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. I cieszę się, że postanowiłaś je wysłać. Czyli grasz jako Elon Musk? Tak, tylko jeszcze chujowy samochód muszę zaprojektować. Dobra, moment. Internet mi nic nie da. Znaczy internet. Informacje o domu. To jest mój dom. Nie mam nawet żadnych zdjęć. Więc to mi nic nie da. Liczba dni pozostałych do dostarczenia domu do właściciela. Aha, czyli ja wziąłem ten dom na miesiąc od niego i przez miesiąc mam codziennie zgarniać hajs za wynajem? Dobra, jolo, zdjęcia nie mam. Wprowadź cenę, dzienna wartość wynajmu. Ale tani, drogi, tam było napisane chyba, że 1300 mogę jakoś policzyć. Wyślij do ogłoszenia. Zdjęcia żadnego nie mam, pewnie muszę mieć talent na robienie zdjęć. To jest absolutnie, kurwa, dokładnie taka sama gra, jak ten jebany sprzedawca samochodów. Innej opcji nie ma. I co mam teraz tutaj stać i czekać, aż mi chętni przyjdą? Chyba tak. Pat został też wspornikiem, dziękuję ci bardzo. Pacie, witam cię w zielonych, przywitaj się pięknie i ładnie. Przepraszam, ale czy można się w tej grze napierdolić? To będzie kolejna rzecz do sprawdzenia, moi drodzy. Na pewno mogę sobie łyknąć kolę. Orzeźwiający napój gazowany, jedzenie. No i zajebiście, uzupełniło parę procent. Taki biznes, hotel, ale nie do końca, bo podnajmujesz. No dokładnie. Dostarczenie domu. No dobra, ogłoszenie jest aktywne. Rozumiem, że ludzie będą przychodzić tutaj do mnie. Pierwszy klient chyba. Prowadzenie. Ty, mam modele domów, kurwa? Mogę to przesuwać jeszcze. Ty, któremu by tutaj wynająć? Bez żadnego powodu temu. Trochę mi się śpieszy, okej. Witamy, w czym mogę pomóc? Bartosz! O nie, skurwysynu. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, kurwa, nie mogę. A, dobra, mogę się wycofać. Jebać ciebie, Bartosz. Kurwa, kolejny Bartosz! Chyba was popierdoliło. Dwa Bartosze przyszły dom wynająć. No to jest chyba jakiś niecny, nieśmieszny żart od, kurwa, uniwersum. Chuj, no nie. Moment. Skurwysynu. Nie, no nie mogę mu tego wyna... O, idzie kolejny. Jak to też będzie Bartosz, to się zajebie. Naprawdę. Cześć. Ireneusz. No i kurwa ciebie lubię. Też siebie ze zdjęcia nie przypominasz. Jak tam leci brachu? W porządku, bracie. Czy mogę ci kokainą. Chcę wynająć dom w reklamie na 18 dni. Dom w ogłoszeniu. $1300 dziennie, kurwa. To ja już wiem, dlaczego kobiety tutaj chodzą nago. Mają mężów, którzy zarabiają, kurwa, pewnie z 3 koła dziennie co najmniej i mogą sobie po prostu powiedzieć, chcesz być moją żoną? Zapierdalaj w bieliźnie. 24/7. Albo po prostu oferują usługi sprzątania topless. Styryk. Dobra, Ireneuszu, tobie mogę wynająć. Natychmiast przygotuję umowę najmu. Dobra, niech będzie. Kurwa, kolejny jakiś seksualista tutaj przyszedł. Co taki spięty chodzisz? Co tam w dupie trzymasz? O, jeszcze zniknął, kurwa. Jaki sassy boy. Sassy baka. No dobra, i zajebiście. Idź do domu i śpi. I to jest, kurwa, dobry dzień pełen roboty. To mi się podoba. Mebli tylko tam nie ma. 1300 to tanio. No ewidentnie. Jakieś skille ma do odblokowania? Nie. Mogę tylko pójść spać. Hej, żono. Robimy se dzieci. Jak ci minął dzień? Chujowo. Był w porządku. Dzień naprawdę był zjebany. Jak ci minął dzień? Och, kochanie, możesz mi powiedzieć, chętnie pomogę. Mam coś na głowie. O co ci chodzi po głowie?
zróbmy sobie dzieci. Czy to nie jest za wcześnie? Powinniśmy trochę poczekać. Dobrze, kochanie. No, mówię wam, tak każdego dnia troszeczkę będzie coraz bardziej przekonana, aż w końcu zapierdolniemy te dzieci. Będziesz miał większe opłaty niż zyski? Jakie kurwa opłaty, byku? Będzie dobrze. Tam było napisane, że mniej więcej za tyle chyba mogę wynająć, nie? Zarobione pieniądze 150, no ale dobra, on teraz wynajmuje na 18 dni, aukcja jakaś otwarta w tej chwili, pocztę jakąś dostałem, jak to kurwa otworzyć? To muszę do komputera iść? Nie wiem. A żona? Gdzie jest moja żona? Myje naczynia. Zapierdala przy naczyniach 24/7. I to jest dobra żona. Aukcja otwarta. Nie jestem pewien, czy potrzebna mi do czegokolwiek aukcja. Może jakieś tańsze będą te. Mogę codziennie zarabiać w chuj pieniędzy. Przepraszam, to plastik jest? Chyba plastik. Zarabiamy grosze, żeby sprzątać śmieci spod naszego domu. W końcu się kurwa dorobimy. Czekajcie, co mamy tutaj? Zjebany dzień. Zróbmy sobie dzieci. Jest poczta. Today is the day for warehouse wars. You must visit. Okej. Okay. Weird computer, big computer, I will visit the war. Jedziemy, moi drodzy, zapierdalamy. Tyłek udaje okrągły, ale rusza się gorzej niż w Minecrafcie. Patrzcie, kurwa, jaki. Wjeżdżam driftem na aukcję. To będzie to. Ty, kurwa, światła nawet mogę odpalać. Awaryjne, kurwa, dobra, jadę na awaryjnych. Tak, żeby na wszelki wszyscy wiedzieli, że się do nich zbliżam. Ty, moment, jakieś gifty pojebane poszły? Nie, cały czas hadongujemy. Czy to są nadal te poprzednie gifty, czy my nadal hadongujemy, moi drodzy? Hadongi mnie rozproszyły, tak mi się wydaje. Czy ja czegoś ominąłem, moi drodzy, czy dalej hadongujemy po prostu? Gdzie są te wojny magazynowe? Lecimy. Czy mogę potrącić człowieka? Hadong. Nie mogę. Nie działa to nitro, klikam shift, ale nic się nie dzieje. Mogę wjebać się mojemu wynajmującemu do domu? Ty kurwa, przepraszam, tam są te wojny ma... Nie, to jest jakiś dom kolejny do kupienia, moment, bo mi się pojebało. Nowe 50, pierdolicie. Nie. DJ Mike 50, nie no, to jest jeszcze to poprzednie. Nie pierdolcie, że ominąłem 50 giftów. Nie no, zobaczyłbym na czacie waszą reakcję chyba, nie? Nitro pod N? Jakim kurwa N? Nitro jest pod shiftem. Co wy pierdolicie? Żadnego nitro tutaj nie ma. Moment. O chuj chodzi, to był ten znaczek? Gdzie ten znaczek? Co to oznacza w ogóle? Auto do wynajęcia, nothing, tutaj jestem, tutaj, nic się tutaj, strona główna, open, gdzie są te wojny? Kurwa, zaraz obok domu, jebanego, dobra, wracamy w takim razie. Styryk. Od początku leci, bo się pojawiłem drugi raz. No niestety, powiadomienia o wspornikach są czasami troszeczkę skasztanione. Przy każdym domu jest cholerny pies, a wszędzie gołe baby. Ja pierdolę, w co ja gram, naprawdę. Ja tutaj zadupca se po ulicy, trochę ją tutaj przyjadę tym. A jak pierdolnę w policję? Nic się nie dzieje. Chłopaki tutaj sobie slow ridera robią na sygnale. Nitro pod E. Jak wam przypierdolę, zaraz to się poskładacie, okej? Okay? Kid King, Race Club. Kurwa, to mam wrażenie, że do tej gry dopiero... Ty, mogę się ścigać za pieniądze? Halo? Mam wrażenie, że z moimi umiejętnościami, nawet tym sznytem, którego w tej chwili mam, w którym w tej chwili siedzę, zrobię pojebany wynik na wyścigach. Jakie tutaj fury odpicowane są. Halo, możemy się ścigać? Cześć, jesteś jednym z początkujących, którzy chcą się ścigać? Tak, chcę się z tobą ścigać. Zaparkuj samochód wewnątrz pola. Pierdolicie, że mogę się ścigać. O mój Boże, jedziemy. Need for money. Musimy zarobić więcej pieniędzy, żeby nasza żona chciała sobie z nami dzieci zrobić. Napierdalamy. Wyścig. Zaparkowałem. Co teraz? Hadong. Krzywo zaparkowałem, o chuj chodzi. Jak się startuje wyścig? Czekajcie, teraz muszę z nim zagadać jeszcze raz? Czy jesteś jednym? Tak, chcę się ścigać. Kurwa, tak. Jeśli mnie pokonasz, możesz wziąć mój samochód, ale musisz zapłacić 10 tysięcy za wyścig. Zaakceptuj, kurwa. Robimy to. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, moi drodzy. Zapierdalamy, może będę szybszy. Kurwa, nie będę szybszy od niego. Ale muszę się wyjebie gdzieś po drodze. Dobra, cała moja nadzieja w chujowym AI. Lecimy, kurwa, patrzcie jak się wyjebie zaraz. Chuj, jestem drugi. Ale zawsze to wiecie, podium, nie? Jedziemy, kurwa, rozwalimy typa. Ale że wyścigi są zaimplementowane, to jestem pod wrażeniem. Nie! Kurwa, dobra, chyba nie mam szans, moi drodzy. Jak się zapis wczytuje? Są autozapisy w tej grze? Kurwa, jeszcze nie mogę nawet gry oszukać, bo checkpointy tutaj są do zaliczenia. Nie mogę sobie ściąć na metę. Aaa, come on, ale skocznia, kurwa. Może punkty stylu chociaż dostanę. Przepraszam, jakie ja muszę mieć? Woohoo! Auto, żeby z tym skurwysyn... Punkty stylu! Ty, a ja mam inny pomysł. Styryk. Ja mam totalnie inny pomysł. Może podziała, może nie. Może pomysł trochę głupi, może nie. Moment. Jeżeli nie podziałał mój plan postawienia na chujowe AI... Kurwa, czy on już skończył wyścig?
Nie wiem, liczyłem na to, że są jakieś dwa okrążenia, ale chyba nie. Moment. Co kurwa? Co? Jaryszczan cikmak isitor musun. Co to kurwa znaczy? Przepraszam, czy ja właśnie kopię komuś kryptowaluty tą grą? Niech mnie chuj. Cholera, to się nie uda. To się kurwa nie uda. Gdzie on jest? Jest na mecie? A pozwoli mi zaliczyć... Ty kurwa... Ty... Moment. Czy on już skończył? Ty... Gdzie jest... Tak, on już... Nie. On już... Co się kurwa stało? On już przejechał linię finiszu, czy w nią nie trafił, kurwa? Nie no, jestem drugi. Ty, moment, ale może to się kurwa uda. Tej, typiarę nawet nie mogę przejechać, żeby jakieś mieć tutaj ekscytację w tym wyścigu. Kurwa, wiecie co, spróbujemy. Trochę na przełaj, tutaj trochę do góry. Nie mam nitro, co prawda, ale może się uda. Gdzie był ten checkpoint mój ostatni? Tutaj jest zielony, zaliczony. Dobra, lecimy. Jeżeli się zbagował przy mecie, to jest absolutny wygryw dla mnie. A wy ciągle hadongujecie. O kurwa, to Paul Walker, Jasiek, dokładnie. Ja jestem nim, tylko że żywym. Żyje we mnie jego legenda. Dziękuję bardzo za wsparcie. I synku, pozdrawiam Tivol. Można powiedzieć, że wychowałem się na twoich filmach. Cieszę się. To teraz musisz tylko zamrozić się na ponad 3000 lat w kamieniu, a potem odbudować społeczeństwo. Dzięki za wsparcie. Jak ja wygram ten wyścig, to pierdolne. I jaką furą się wtedy będę mógł bujać? Bo ja nie jestem pewien, czy on przejechał przez tą metę, czy nie przejechał. Niby jestem teraz drugi. Ale jeżeli on przejechał przez metę, to przejebałem 10 koła. Ale jeżeli nie przejechał, to wygram jeszcze. Kurwa, nie! Jednak był na mecie. Chuj! I co, straciłem te 10 koła, czy nie? Straciłem! Chuj. Load game. Gdzie był ostatni zapis? 19:56, parę minut temu. Dobra, wiecie co? Napierdalamy jeszcze raz, ale ja mam inny pomysł na tę rozgrywkę. Żono, jak się masz? Robimy te dzieci, kurwa, czy nie? Wszystko w porządku, co u ciebie? W porządku, tęsknię za tobą. Mam coś na głowie. Lecimy. Chcę mieć z tobą dzieci. Kurwa, dalej nie chcę robić sobie dzieci. Okej, dobra, wrócimy do tego tematu jeszcze. Żono, lecimy jeszcze raz na ten wyścig. Ja mam zajebisty plan na niego. I gwarantuję wam, że mi się uda. Jeżeli ja w ten sposób nie oszukam tej gry, no to nie ma co. To nie ma co gadać. Ewentualnie lecimy do kasyna i kurwa kupujemy jakiś zajebisty samochód. To są moje dwa plany, które w tej chwili mam. Czas. Dziś nie ma odcinków, bo jest tylko live, moi drodzy. Tak, mam nadzieję, że fantastycznie się bawicie przy tym, co w tej chwili się tutaj dzieje. Gdzie był ten skurwysyn od wyścigów? Tutaj mamy ten tor. Ominąłem go już praktycznie. Dobra, moment. Gdzie tutaj się ustawiam? Tam jest chyba linia startu. Powiem tak, zastosuję najstarszą taktykę na świecie i jeżeli ona nie podziała, no to wtedy będę musiał wrócić do życia przyziemnego człowieka. Nie mogę mu tego auta jakoś przesunąć, nie wiem, zasabotować, bomby podłożyć. Tak, jestem... Ty! Moment! Ej, kurwa! Wy żeście bek... Ja myślałem, że wy se kurwa jaja robicie! To jest naprawdę Walker! Nie spojrzałem, jak się kurwa nazywa! Nawet wygląda jak Paul Walker! Ja pierdolę! Jakie turki tę grę zrobiły? Nie ogarnąłem nawet! Nie patrzyłem się na awatar! Myślałem, że se jaja robicie, że się rozjebie na zakręcie! Dobra, kurwa! Patrzcie na to! Ale go wychujam! Powiem tak, jedyną nadzieją na wygranie tego wyścigu jest spowodowanie takiego chaosu w tym AI, że on totalnie, kurwa, nie ogarnie, zejdzie z trasy, a ja wtedy sobie po prostu przejadę bezproblemowo cały wyścig. Naprawdę, inaczej tego nie zrobimy, nie da rady. Najlepsze miejsce, żeby go zblokować, będzie chyba tutaj. Po prostu ustawię się, kurwa, tak, albo wiecie co, nie, wjadę mu na bombie tutaj. Pa, kurwa, na to, pa na to, suko. Skurwysyn, jakie ma ulepszenia! Dobra, okej, to teraz jedyna opcja, to jest pierdolnięcie w niego od boku chyba. Naprawdę, nie dam rady, nie uda mi się, ale mogę spróbować. Chłop mnie, kurwa, podciął, jakby pługiem śnieżnym jechał. A nie, wychują mnie! Dobra, wiecie, okej, dobra, pierdolę ten wyścig, dostawczakiem nie wygram. Straciłem hajs, ładujemy zapis i próbujemy kupić jeszcze jeden dom. To się nie uda. Zostałem oszukany. I have been played. Paul Walker, jednak kurwa jeszcze to jest, wiecie, taka czwarta część filmu, kiedy jeszcze żyje i daje radę. Jeszcze nie wsiadł jako pasażer. Pierdolę, nie uda mi się. Zostało mi w moim życiu tylko i wyłącznie jedno. Spróbować wygrać tonę pieniędzy w kasynie. Będziemy po prostu stawiali wszystko, co mamy, zapisywali grę i ładowali, jak się nie uda. Stacja benzynowa to jedno. Gdzie jest to kasyno? Gdzieś tutaj było niedaleko. Wtedy sobie kupię pojebanie dobry samochód i wygram ze skurwysynem. Będę miał swoją zemstę. Gdzie jest to kasyno? Tu. Ty, moment. Czemu? Ty, bo tutaj nie ma pauzy w ogóle w tej grze. Wjeżdżam w znaki. Nie zagadałem do żony. No bo wiem, że nie będzie chciała się dupcyć. No, jakby... Mam swój honor, okej? Okay? Będę pytał tylko raz dziennie, ale tylko wtedy, kiedy wiem, że ma to sens. Jo, dobra, wysiadamy. A tobie o chuj chodzi? Właściciel kasyna, proszę siostrzeńcze! Jestem kurwa siostrzeńcem właściciela kasyna? A powiem wam, nie wyglądam, no. Coś tak... Jak się masz?
przewracamy się i idziemy. Pstryk. Pstryk, dokładnie. U la la. Co ty skurwysynu robisz? Chyba runy jakieś rzuca, kurwa. Padong. O mój Boże, co się tutaj odpierdala? Da się cieszy, jest git. Ta chyba płacze, załamana. Dobra, gdzie mogę wyjebać najwięcej pieniędzy? Trzymam maczugę. Wygląda, jakby mieli taką laskę mieć, jak wiecie, Alfonsi. Opierać ją sobie na ziemi, ale coś tu kurwa nie pykło. Ej, a ty byś nie chciała dzieci zrobić? Dobra, czat, pozostaje nam jedna nadzieja. Pozostaje nam jedna nadzieja. Zapisanie gry na trzecim slocie. Stół do ruletek. Jak tu się kurwa stawia pieniądze? Aukcja otwarta. Jak muszę sobie wybrać najpierw numer, dobra? Wszystko na czerwone. 100 na czerwone. 100 na czerwone. Ładujemy wszystko, co się kurwa da. Czy mogę zapisać grę w środku obstawiania? Kurwa, ile ja mogę tych żetonów tutaj wjebać? Hadung. Hadung. Styryk. Hadung. Twój stary po wypłacie. Hadung. Chciałem grę zapisać. Co jest kurwa z tym żetonem? Stop. Niech mnie chuj. Dobra, jeszcze raz. Przynajmniej teraz wiem, że mogę sobie po prostu klikać, a nie muszę jeździć cały czas myszką. O mój Boże. Pojebam. Mati. I 007. 200 zł. Już puściłem w spornictwo to jebne te z pierwszym donatem. Oglądam cię od 2016 roku i dałeś mi tyle zajebistych wspomnień związanych z twoją osobą i kanałem, że aż brakuje mi słów do opisania tego. Kocham cię, mordo, i nie zmieniaj się. Ojej, dziękuję ci bardzo, Mati, za przepotężne wsparcie z twojej strony. Cieszę się, że tyle pięknych lat razem spędziliśmy. I trzymam kciuki za jeszcze więcej spędzonych pięknych lat. Bardzo dziękuję i... Merci. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Gawku, 25 zł. Najlepszy dzień na live, jaki mogłeś wybrać. Cieszę się bardzo, Gawku. Z jakiegokolwiek powodu ten dzień jest najlepszy. Doceniam. Dziękuję bardzo. Hadung. Pais, ten co marudził na datę streama. No właśnie, panie Łukaszu, ja widziałem, że marudziłeś. Proszę nie mówić, że ja zapomniałem, jakbyś wyrozumiałem. Lecimy, kurwa, z tym hazardem. Hadung. Lecimy. Go! Hadung. Przejebałem 14 tysięcy dolarów właśnie. Styryk. Hadung. Hadung, dobra czat, do nieskończoności razy sztuka. Nie mam tutaj kurwa żadnego autoklikera w tej chwili, nie chcę mi się tego konfigurować nawet, ale po prostu przypierdolę jeszcze raz te 14 tysięcy, może uda mi się wygrać. Może uda mi się wygrać, wtedy kupię wszystkie kurwa domy w okolicy, kupię całe to jebane kasyno, wyjebę ich wszystkich na zbity pysk, będę grał sam ze sobą i przegram całe moje pieniądze, skończę jako alkoholik kurwa pod mostem i tyle. Let's fucking go, na czerwone, jeszcze raz, go! Ale jak tutaj są kurwa ustawione czarne, to się zdenerwuję! Czy w życiu też się tak da wczytać w save'a, to by było piękne. No kurwi syn jebany! 10 koła! Dobra, no okej, okay. Nie, to jest ustawione. Nie mogę przestać wierzyć. Ty, wiecie co? Przeprowadźmy mały test. Hadung. Postawię na jeden na czerwone. Bo jeżeli mój eksperyment jakby
da mi satysfakcjonujące wnioski, jeżeli cały czas będą wpadały czarne, to postawimy na czarne, bo ja się zastanawiam, czy ta ruletka w ogóle jest losowa. Okej, okay, mamy czarny, okej, okay, okej. Okay. A jak postawię na czarny... Padong. Przeprowadzamy teraz, proszę państwa, test, czy turecka gra ma zaprogramowaną przegraną w kasynie. Bo jak wiecie, kasyno zawsze wygrywa. Okej, okay, wygrałem, kurwa. No dobra, jeszcze raz w takim razie, dla testu, postawmy na czarne. Jak znowu wypadnie czarne, jeszcze tak ze 2-3 razy, to pierdolne te 15 tysięcy za czarne. Ale nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Czy chociaż raz wypadną, kurwa, czerwone? Zielony, kurwa? Cholera jasna, dobra, okej, okay. Cała moja logika w tej chwili się rozjebała. Nigdy w ruletkę nie grałem w prawdziwym życiu. W tej chwili bardzo teraz na ślepo się kieruję w tym, co robię, co? I to chyba widać. Styryk. O kurwa, dobra, czyli jest jednak pewna doza losowości. Dobra, lecimy w takim razie na czerwone. Nie, setkę poproszę, oczywiście, że setkę. Dobra, cała moja przyszłość będzie postawiona w tej chwili na czerwone. Nie wiem, jak duża jest tutaj szansa. No 50-50 teoretycznie. No tam z wyłączeniem tego jednego zera zielonego. Ale zobaczymy, co teraz będzie. Toś to ta część gameplayu w dodatku Cyberpunka. Dokładnie, wtedy też byłem wierny jednemu kolorowi i teraz też będę wierny jednemu kolorowi. Go! Daj mi hajs, daj mi hajs. Są jakieś trainery do tej gry? Nie wiem, ile tutaj postawiłem. Pewnie z parę tysięcy. Dawaj, kurwa, czerwone. Dawaj czerwonego. Skurwysyny. Hadung. Ej, wróciłem do początkowej kwoty, jaką miałem. No to jeszcze raz zapisana gierka tutaj. Pyk, pyk, 2TT. Lecimy jeszcze raz, kurwa. Wierny czerwonemu. Albo nie, wiecie co? Jebać. Teraz na czarne. Styryk. Czuję, że wypadną czarne. Czy tak się zaczyna uzależnienie od hazardu? Bardzo możliwe. No byle nie być uzależnionym od seksualnych dewiacji i kryształu tak naprawdę. Hazard ma mniejszą szkodliwość społeczną, przynajmniej tak dla ogółu, nie? Gorzej na przykład dla rodziny czy bliskich, bo uzależnienie od hazardu jest mimo wszystko nadal zajebiście niebezpieczną rzeczą. Bum! Lecimy. Daj mi hajs. Daj mi hajs. Daj mi te pieniądze. Potrzebuję ich, żeby kupić dojebany samochód i wygrać z Polem Walkerem. Tak, kurwa! Uuu! Jezus Maria, to mi się podoba. Zapisz co ruletkę. Zapisz grę. Jest tutaj jakaś inna gra, w której będę miał, powiedzmy, większe szanse, w którą się będzie szybciej grało. Automat zbyt randomowy. I nie mogę pewnie tylu pieniędzy postawić, ile bym chciał. A co z Blackjackiem? Ja nawet nie mam pojęcia, jak się, kurwa, gra w Blackjacka. Ale mogę od razu 10 koła postawić. Dobra, raz, dwa, trzy... 20 tysięcy. Nie mogę więcej niż 20? Dobra, dealuj. Chyba chodzi o to, że ja mówię, że ma dokładać, nie dokładać, te jakby, o, muszę jak najbliżej 21 być, nie? Tak mi się wydaje, ale mogę też przestrzelić, a mogę być niżej, nie? Hit. Kurwa, no i przejebałem, straciłem właśnie 20 tysięcy dolarów. Dobra, jeszcze raz, deal. O kurwa, mamy 15. Czy ryzykujemy? Tutaj jest jakaś trójka. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, co się teraz wydarzyło, szczerze mówiąc. Jeszcze raz. 23! Kurwa, dobra, i wypukałem się do zera. Ale powiem wam, mam wrażenie, że... No nie wiem, jakby to też trochę chyba losowe jest ostatecznie, nie? Ale troszeczkę, kurwa, prościej się przynajmniej w to gra. Nie muszę tyle klikać. Wczytaj grę! Dobra, jeszcze raz. To jest ostateczny test, moi drodzy. To jest ostateczny test. Stawiamy na czarne. Niech będzie na czarne. Całą masę hajsu. To, co tutaj wygram, spróbuję wydać na ultra zajebisty samochód, jeżeli tylko będę w stanie. Mam wrażenie, że ta górka żetonów na czarnym jest jakaś taka bardziej pochylona, więc się więcej na ekranie mieści. Blackjack jest w tej grze? Tak, co nie? Zajebisty. Na chuj mi w ogóle wynajem mieszkań? Jeżeli wrócę do domu, do żony, mając 100 tysięcy na koncie, to prawdopodobnie bardziej mnie pokocha, niż jakbym wynajmował mieszkania do końca mojego życia. Postaw wszystko. No nie mogę, nie ma tutaj takiego przycisku jak postaw wszystko, niestety. Dobra, w chuj tego tam dałem. YOLO, let's go. 16 koła chyba postawiłem. Styryk. Bleczek jest śmieszny, jak się karty liczy. No to prawda, to prawda. Czarne! Oj, to mi się podoba, kurwa. Hazardzik, łatwy zarobek, moi drodzy. Jednak jestem błogosławiony w tej chwili. Dobra, pierdolę to kasyno. Hazard jest dla przegrywów. Jedziemy naszym super transporterem do sklepu z samochodami. Gdzie on się znajduje? Tutaj mamy. Znaczek i do przodu. O kurwa. 99% hazardzistów przestaje, zanim wygra milion, trylion dolarów. 99% hazardzistów kończy na bruku. Hadung.
bo cały hazard to jest jedna wielka tak naprawdę ustawiona afera i tyle można powiedzieć. Kup auto od wujka Bartosza, kurwa, nie wiem czy mi spyli tak naprawdę i czy jest na pewno dobre, no ile by za nie chciał. Patrzcie jakie mamy tutaj, kurwa, bangery, ten z płomieniami mi się już podoba. Nowe samochody, 3 gyn, 15 sat. Co to kurwa znaczy? Rozmowa. W czym mogę pomóc? Chcę sprzedać samochód? Nie, nie chcę sprzedawać. Chcę kupić tego skurwysyna. Ile kosztuje? 144 tysiące, kurwa! Jaja se chyba robicie! You have no money! Ty, no to... Ha-dong. Powiem wam tak, no rozwiązanie jest proste. Wracamy do kasyna dla przegrywów. Potrzebuję... No, a może kurwa takiego tutaj polonezika? Czy jak to kurwa wygląda? 90 koła to już szybciej na to zarobię. A może takiego, taką zeberkę na przykład? Gorsze! Kurwa... BWM 3! Gorsze GT! Ford Raptor! DMW E40? Kuszące, kuszące! Jezus Maria, jest mi tak gorąco! Ty, a co jest kurwa na tych wojnach magazynowych? Kim ty kurwa jesteś? Co ja zrobiłem? Ja wpisowe zapłaciłem? A, se magazyn kupuję, co? Jaki kurwa magazyn? Mogę jeździć tym? Nie, nie mogę. Jezus Maria. Niełatwiej obrabować sklep. Nie wiem, czy się da. O chuj chodzi. Najwyższa oferta. Zwiększ! Dobra, głosujemy. Ile mogę tutaj hajsu wydać? Co ja na tym zarobię? Co tam będzie w środku? Napierdalam jeszcze więcej. Nieważne, jak będą tutaj licytować, licytuję kurwa cały czas do góry, póki tego gówna nie kupię. Naprawdę. Ha-dong. O nie, 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 nie przegłosujecie mnie, typy. Jestem tutaj, kurwa, najsprytniejszy, najbogatszy. Właśnie tyle w kasynie wygrałem, że was się... Poskładam was. Kupuj wszystkie. Kurwa, no to jest kuszące. Co, jeżeli to jest absolutnie tajna technika zarobku? Wszystkie magazyny. Kurwa, no szczerze, chyba mnie stać. Nie wiem, ile oni będą tutaj licytować. Jak długo? Najszybszy licytator na Dzikim Zachodzie. Ha, mamy to, kurwa! Taniutko! Lecimy po kolejny. Kupujemy wszystkie, kurwa, magazyny. Let's go. O, Kormoran pisze, hazard najlepsze uzależnienie, bo jako jedyne daje szansę zarobienia ogromnych pieniędzy. Pamiętajcie, każdy z hazardzista kończy tuż przed swoją największą wygraną. Kormoran, proszę tutaj nie zachęcać ludzi do hazardu, bo i tak teraz ludzkość ma mało pieniędzy, więc szkoda, żeby jeszcze mniej mieli oni, a jeszcze więcej bogaci ci. Ale kurwa, Mati, ja tutaj głosuję, a ty wysłałeś przepotężne wsparcie. Brakuje mi słów do opisania tego, jak kocham cię, mordo, nie zmienia się. Dziękuję ci bardzo, Mati, wybacz, że od razu nie przeczytałem, ale wkręciłem się tutaj w to, co się odpierdala w symulatorze sprzedawania mieszkań. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie. Bardzo mi miło, cieszę się i życzę kolejnych lat. Chyba, że już dziękowałem i się zagapiłem. Wszystkie magazyny będą kurwa moje, moi drodzy. Zobaczycie. Hadung. Dziękuję ślicznie za twoje wsparcie, Maty. I dziękuję, Kormoran, też. I Gawku, oczywiście. A, mamy to, kurwa. Pojemnik dostarczony do domu? Ja pierdolę, ja tam nie mam miejsca na takie rzeczy. Ale będzie opening kontenerów, co nie? Podoba mi się ten symulator. Tak jak napisaliście, symulator wszystkiego, tylko nie wynajmowania mieszkań. Styryk. Czy możesz w końcu zebrać punkty na głaskanie piesków? Właśnie nie wiem, jak tu się levele wbija. Ja już chyba trzeci dzień mam wrażenie, napierdalam bez snu. Ty, ale jak widzicie, nasza relacja się powiększyła z 80% na 88%. Więc możliwe, że zaraz se zrobimy te dzieci. Gorzej, jak potem się okaże, że nie mam talentu do opiekowania się. Mamy, kurwa, wszystkie pojemniki kupione. To mi się podoba. Gdzie tam, kurwa, stoją mi pod domem? Jedziemy! Let's fucking go! Animal Shelter o schronisku dla zwierząt. Można głaskać pieski. Właśnie widziałem. Widziałem Animal Shelter. Nawet już kiedyś chciałem obczaić i nagrać. Nie zrobiłem tego ostatecznie wtedy. Ale też mam gdzieś na swojej liście. Dobra, czat. Opening. Żółty czy pomarańczowy? Czy tam żółty czy ceglany? Który pierwszy? Hadung. Chuj, ceglany. Woo! Meble, skurwysynu! Let's fucking go! Czy we wszystkim będą meble? Czy ja, kurwa, wydałem właśnie 15 tysięcy dolarów na jebane meble i radio? Hadung. I łóżko, kurwa? Ustawianie mebli? Tutorial. Wo chuju! Zwiększa wartość wynajmu poprzez umieszczenie zakupionych przedmiotów w domach, które będziesz wynajmować. Yuki House! Co to, kurwa, jest? Przedmioty można kupić w Yuki House. Teraz mi mówisz, kurwa, jak się wykańcza mieszkania? Co ja mam z tym łóżkiem zrobić, kurwa? Trzymam... Okej, okay. Chcecie mi powiedzieć, że mam sobie wpierdolić to łóżko na bagażnik, kurwa? I co, da radę? Mam nieść, kurwa, wyro? Co jest? Jak ja mam to gówno przetransportować? Mam zapierdolać tu chaty z łóżkiem w ręku? Wyląduj, kurwa! No nie, jak mam to przenieść, kurwa? No chyba muszę tyrać łóżko z buta, naprawdę. Poskakać na środku albo przepchnąć? Ty, da się przepchnąć łóżko samochodem? Co to za anime simulator? Kurwa, byku.
Tak, dobra. To ja mam teraz, kurwa, plan. Zobaczycie, zobaczycie. Mam plan. Z buta, kurwa. Nie, 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 nie. O wiele lepszy mam plan niż zadupcanie z buta. Jedziemy kupić kolejny dom. O kurwa, dobra, tylko muszę trochę prościej się ustawić. Co to za piękna gra? Widzieliście kiedyś kogoś tak popierdolonego, żeby łóżko transportował, pchając je samochodem po ulicy? Jestem, kurwa, niemożliwy do kontrolowania. Let's fucking go! Bed Wars. Kurwa, jakiego pędu nabrało to wyro, Chryste. Dobra, gdzie tutaj mamy jakiegoś tego? Gdzie mamy jakiegoś sprzedawcy, który chce dom spylić? Chuj, muszę poprawić sobie to łóżko. Dawaj, do ręki. Dobra, chuj, przebiegnę już resztę. Albo nie, co ja będę się pierdolił? Jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Powiem wam, jestem dumny, że odkrywam takie ukryte meandry tego tytułu. Dzięki temu mam w nim o wiele więcej zabawy. Na drifcie nie wyrobiło, tak, to prawda. Bed driver. Baby driver? Bed driver. Dobra, jedziemy. Ale zapierdala. Naprawdę muszę uważać, bo dużo pędu to łóżko dostaje. Dobra, gdzie jest jakaś tutaj roznegliżowana pinda, która by chciała łóżko sprzedać? Znaczy, Boże, dom sprzedać na podnajem. Może tyłem, jak będę jechał, to będę miał większą kontrolę. Nie wiem, czy oni się teraz w domach nie pochowali, bo noc jest, nie? Jest taka opcja. Mamy tutaj gdzieś kogoś, kto chce dom spylić? Zwykle jak jest pies przed domem, to chcą je spylić. Czy zajebią mi łóżko, jak je tu zostawię, pójdę spać? Dobry eksperyment! Najwyżej je przewiozłem po nic. Kurwa. Just Rafo, 22 miesiące wsparcia, dzięki ci wielkie Rafale. Hadongujemy na tym streamie non-stop. Więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ty, a to nie jest ten dom, to chyba jest ten dom, który ja kupiłem. Halo, kurwa, gdzie mój czynsz, skurwysynu? Pieniądze! Wbiję mu się do środka, jaki... Dzieciu, kurwa! Hadong. Posprzątałem mu, kurwa, dom przez okno! Jak tam wejść? Jak tam wejść, kurwa? Jak każdy dobry najemca, wpierdolę mu się na chatę, kiedy nie ma właściciela. On tu nie mieszka nawet, kurwa! O! 5 punktów umiejętności, dobrze! Żeby tylko psa móc głaskać, jak moje skille. Nie mam jeszcze, kurwa! Dobra, jedziemy do domu. Autobusem. Pierdolę, mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby się wozić autobusami. Nie będę jechał tym samochodem teraz. Śmieci przez okno zbiera. To mi się podoba. Dobra, idziemy spać, bo jest taka godzina, że chyba nikt nie chce z nami tutaj mieć do czynienia teraz. Żono! Nawet... Czy my mamy, kurwa, tylko prysznic? Sramy tam pod spodem i tyle? Nie ma kibla nawet w tym domu? Kiedyś był taki śmieszek, że o, he. A żona? Żona, kurwa, klika w wyłączony komputer. No, ma swoje problemy, parę chorób psychicznych, codziennie inne... Wszystko w porządku? Tak, zajebiście. Nie sądzę. W porządku, kochanie. I jak mogę być zła, kiedy jestem z tobą? Mam coś na głowie. Robimy, kurwa, te dzieci, czy nie? Hadong. Szybko mi powiedz. Dlaczego nie mamy razem dziecka? Nie jesteś na to wystarczająco bogaty! O ty pizdo jedna. Hadong. Zobaczymy, kurwa. Zobaczymy. Nie będę się tak bawił. Myj dalej naczynia, prógwo. O kurwa. Dobra, jest dobrze. Biznes się, kurwa, kręci. W takim razie, do biura. Może mamy jakiś czynsz do zebrania, tylko nie wiem, czy się to robi przez komputer, czy osobiście. Zdrad do kasyna! Tak, przejebię wszystkie oszczędności, bo żona mi powiedziała, że mam za mało pieniędzy. Warehouse Wars, nowy samochód? Proszę, proszę. A gdzie mamy informacje o domu? Liczba niezapłaconych czynszów. Ale co to oznacza? Mam tam się wpierdolić z buta i zażądać czynszu? Słuchajcie, internet, tapety, rynek kryptowalut. Zaraz, kurwa, w krypto zacznę inwestować. Założycie, że jest jakiś tutaj eksploit, który pozwala na tym krypto zrobić pojebane pieniądze. Matrix ma 59 miesięcy. Dzięki ci bardzo, Matrix ma, za twoje wsparcie. Witam cię po raz 59. Weź typie safe z kontenera, otwórz. Kurwa, safe tam jest? Nie zauważyłem nawet. Dzięki wielkie za informację. O jasny chuj, to laser raptor. Trzeba jest karabinem do klienta. Co to jest? To jest ten safe? Nie, to jest ekspres do kawy. Będzie to jakiś safe, czy nie? Dziękuję ci bardzo, Matrygma, za poradę. Gdzie jest ten, kurwa, safe niby? Czy ja nie zobaczyłem safe'u, który tutaj leżał? Ja tu tylko meble widzę. Meble, kurwa, pralka, globus. Czy ty pojebałeś ekspres do kawy z safe'em, byku? Bo tak mi się coś wydaje. Mogę sobie te meble przestawiać z glitchu. Nie ma żadnego safe'u tu, kurwa. To jest ekspres do kawy. Fana to gówno, bum. Normalnie sobie możesz tutaj psycho kawkę pierdolnąć. Hit! Da się tutaj hitnąć? Nie, flikowanie nie działa. Policja cały czas na sygnale. Pstryk. Miasto pełne niebezpieczeństw. Dalej pstrykamy na tym streamie. Dobra, gdzie to było? Notting Hills? Może sklep z końmi? Kurwa, może z konia kupię po prostu zamiast samochodu.
O, tutaj jest w ogóle miejsce do zbudowania domu, ale to jeszcze chwila. Dobra, byku, dawaj kurwa czynsz. Ile mi wisisz? Cześć. No cześć. Masz zapłacić czynsz. Płacę od razu, to wszystko. Ale co płaci? Płaci od razu ile? 5 punktów umiejętności. Pierwszy czynsz po raz pierwszy, zajebiście. Łóżko dalej czeka. Blokuje ulicę. Dobra, byku, rozmowa. 26 tysięcy, kurwa? O jasny chuj, toż to Laseraptor. Trochę za wysoka. Ja ci dam 20 tysięcy, co ty na to? Możesz zmienić na 20? Nie mogę zaakceptować, powinieneś zaoferować więcej. Poddałem się, dzień dobry. O kurwa, kurwa dziki bążeczny. Patryk 5 dych na coś dobrze je wydaj. Dziękuję bardzo za 5 dyszek. I Hakamashi też 5 dyszek. Bonjour, miłego streamka. Dziękuję, wasza podpora pro mnie hodnie znamena. Nie wylosował się francuski niestety, ale dziękuję za wasze wsparcie. Miło mi was tutaj widzieć, doceniam i arigato. Good day. Cechy domu są dobre, ale cena daje mi do myślenia. Dobra, no to ile tam było? 25 tysięcy w takim razie. Niech będzie. Wyjebie te 25 tysięcy. Jest! Dobrze, mamy to. Przyjmuję ofertę. Bochniak, 28 miesięcy wsparcia. Wrzuć łóżko na tor. Hadung. O kurwa. Wyjebać mu tam łóżko, żeby go zablokował. O kurwa. Chuju złoty. Wykurwię wszystkie te meble na tor wyścigowy. Może wtedy wygram. Dobra, moment. Najpierw posprzątamy cały ten jebany dom. Ustawimy tutaj jakieś meble. Mogę kupić kolejne, chcę wynająć to mieszkanie, nie wiem. Tylko to łóżko chcę tutaj wjebać tak naprawdę. To jest jedyne, na czym mi zależy. Spróbujemy zblokować skurwysyna w takim razie meblami na torze wyścigowym. Plan jest genialny. Ty dwupiętrowe, bogactwo. Mogę to też przemalować, ale na razie to pozbądźmy się wszystkich robali i śmieci. To kurwa. Widzicie? Średnia wartość wynajmu domu. Cykniemy tutaj za jakieś, wiecie, 10 tysięcy na przykład ten wynajem. Będę zbierał cały czas i będziemy bogaci momentalnie. Nie, moment, tutaj gąbeczka. O, Wulkan, jutro będzie cały finał. Godzinny odcinek. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Chociaż niestety ta MW3 trochę sprawia takie wrażenie, jakby się kończyła w połowie. Snoop Dogg kończy spaleniem. Jak to kurwa Snoop Dogg kończy spaleniem? Już w ogóle nie będzie Snoop Dogga w Snoop Doggu. Co to znaczy? Co to jakiś news? Wrzucił to w postaci swojego 700 posta na Instagramie dzisiaj? Czy powiedział na streamie na Twitchu grając w Warzone? Obie opcje są bardzo możliwe. Dobra, to ja teraz mam kluczowe pytanie. Jak przenieść kurwa Wyro? Jak przenieść? Czy przejdzie przez drzwi? Dobra, wyjebane w takim razie. Gdzie by ci dać Wyro? Idealnie pod oknem na dole. Zajebiście. Wartość wzrasta, moi drodzy. Wartość wzrasta. Zapierdalamy do domu i bierzemy resztę mebli tutaj na pakę. To już się powinno udać. Kurwa, pstryk miał być. Piękny. Nie wiem, czy... No tak. Przecież ja mam emotki z Twitcha Martyny tutaj zassane. Tyś, ja mam nadzieję, że mam twoje pozwolenie. Zrobiłem to bez twojej wiedzy. Pstryk miał być. Kurwa, dziki wąż urzęczny. Dziękuję za kolejnego donatora. Bo miało być pstryk zamiast Patryk. No właśnie tak się zastanawiałem nad tym Patrykiem, ale jakby na dłuższą metę się tym nie przejmowałem. Dziękuję pstryk. Bardzo za twoje wsparcie kolejne. Kurwa! Driftowozie! Wyrodaj na tor. Nie, spokojnie, jakby po kolei. Tutaj mniejsze meble dam do środka, a większe meble wykurwię na tor. Wyro nie będzie najlepsze. Takie wiecie, krzesła chcę wrzucić tutaj na pakę i tak dalej. Kurwa, nie o to chodziło, zły przycisk. Czekajcie, to mogę podnieść. Padong. Tu jest. Co jest kurwa? Ale się gliczuje, suka. Okej, dobra, działa. Ej! Padong. Co się kurwa dzieje? Ustaw się tu, kurwa! Come on! Co to za hitboxy? Kto to kurwa programował? Dobra, czy to będzie się tak trzymało w powietrzu? Styryk. Globusik, kurwa. Inteligenci. Czy to będzie tak... Mam nadzieję w nieskończoność, wiecie, morpaszyn. O tak, przykleja się u góry, ja pierdolę. Kwiatuszek, o proszę. Naprawdę, lewitujemy meble, moi drodzy. No, suko. Ląduj. O, dobra, zablokowało się. Czy jak ja teraz wsiądę, to... Okej, okay, zajebiście. Padong. Fizyka przedmiotów działa perfekcyjnie tutaj. Jeszcze jedno krzesło. Upakujemy te suki tutaj. Damy radę, moi drodzy. Kurwa. O! Nie wiem, czy się zablokowało. Nie! Nie, stop, kurwa! No bądź, kurwa, modry.
kokainą. Pozostawmy całą tę sytuację bez większego komentarza. Pocieszmy się, budując relację z żoną. Założy się, że jak dobijemy do stówy, to będzie się chciała w końcu ruchać. Nie, nie możemy porozmawiać później. Robimy kurwa dzieci. Czekam na ciebie. Kiedy skończysz? Pracuję, czego chcesz? Zarobiłeś dzisiaj pieniądze? Możesz mi je dać? Mam trochę pieniędzy. Mogę dać ci $1600. Jak zarabiasz te pieniądze? Nieważne, dziękuję. Puszcza się suka na mieście, jak nic. Kurwa, przecież dlaczego ja mam tutaj dalej informacje na bocie, że się pojawią zapisy, kurwa, streamów Cyberpunka? Come on! Ja muszę coś zjeść? No już tak z 5 dni nie jem. Jak to, kurwa, stracone pieniądze? W sensie na ten dom? Nie no, mam 26 tysięcy w tej chwili. Dobra, jest git. Wyścig jest otwarty dzisiaj. Pierdolę to. Jadę wyposażyć te Javire, kurwa, zebrać czynsz, który tam mam. I spróbujemy zrealizować plan z tym gównem na wyścigu. O Jezus Maria. Chodzi w bieliźnie po mieście i zarabia. No może, może. Woohoo! Kurwa! Ja pierdolę! Ale dostawa ekspresowa. Idealnie jestem w ogródku tego domu. Dobra. Pieseł na szczęście jest przezroczysty, jak sami widzicie. Dobra, skurwysyny. Wyładowujemy w takim razie. Wejść, wsiąść do samochodu. Nie, dawaj mi, kurwa, krzesło. Napierdalamy je tutaj randomowo. Co to za gierka? No to jest symulator, kurwa, sprzedawcy. Nie muszę tego w ogóle ustawiać w jakikolwiek ładny sposób, bo to musi być wewnątrz. Ekspres do kawy pierdolnę ci tutaj. O, tak, zaraz przy wejściu. Żeby goście mogli sobie napierdalać kawkę. Cyk, pyk. Ale jak mi znowu, kurwa, jakiś Bartosz to wynajmie, to naprawdę, albo będzie chciał wynająć. Minął jeden dzień od zakończenia 4-letniego związku i potrzebowałem jakoś się rozweselić. Tivol, dziękuję, że jesteś. Byku, Gawku, będzie dobrze, kurwa, zaufaj mi. Zaufaj mi od człowieka doświadczonego dokładnie w takich kwestiach. Będzie dobrze, będzie zajebiście, spotkaj się z kumplami, weź się na pierdol, smoke sam Zaza, zostań Zaza goblinem, będzie dobrze. Są tu pantofelki jak w GTA 5. Pantofelki w sensie, kurwa, klapki, które stabilnie będą klapać, jak się będzie chodziło, potencjalnie. Strasznie długo to trwa, przenoszenie tego. Tak, to jest symulator landlorda. Najpierw podnajmujemy mieszkanie na miesiąc, a potem wynajmujemy dom na miesiąc za gruby hajs, a potem codziennie zgarniamy grube pieniądze za, jakby, za czynsz. Zaza i chuj, no właśnie. Dobra, jeszcze jedno krzesełko do środka. Wartość wzrosła w takim razie, zajebiście. 6200, to za 7 koła, skurwysyna, wynajmiemy. I tutaj mam tablet. Gdzie mamy? Informacje o domu, liczba niezapłaconych czynszów, spoko. Pozostałe dni do dostarczenia. Kurwa, gdzie to się wynajmowało? Internet chyba. Tak, pyk, zdjęcia nie mam. 7000. Że jest drogi, brudna wartość 1. Chuj mnie to obchodzi, że jest drogi, kurwa. Ktoś wynajmie. Taki mamy rynek teraz, że ktoś wynajmie. Nieważne, ile pieniędzy będziemy za to chcieli. Goc Joinkest Goblin. Dobra, wracamy do chaty, moi drodzy. Wracamy tutaj. Zaraz spróbujemy zablokować skurwysyna meblami na torze wyścigowym. Ale szczerze, biorąc pod uwagę, jak bardzo on mnie wziął pod włos i mnie wydupcył... A, przeczekajcie, bo tutaj z jednej strony jest nasza chata, a z drugiej strony, kurde, ty, a tam jest jeszcze farma. Czy ja mogę sobie jakieś kury, kurczaki kupić, tego typu rzeczy? Pewnie nie. Muszę czynsz zebrać, bo będę miał niezapłacone czynsze. Potrzebuję pieniędzy. Samochód wgniotłem? Kurwa, faktycznie! Co ja żem se... Ty... Czy tu jest zaawansowany model zniszczeń? Pierdolicie. Czy ja mogę wygnieść to auto? O mój chuju. Dobra, okej, to mamy jeszcze jeden cel w tej grze. Robimy wszystko, tylko nie ten jebany wynajem cały czas. Ale ta gra... Nie, no drzewa jeszcze nie działają. Wyścig jest otwarty. Dobra, chuj. Nie umiem tam dojechać z powrotem, tak jak to wziąłem wcześniej. Wziąłem już czynsz za 18 dni? To czy mam tutaj takiego dynksa pokaz... Kurwa, a znak stopu marszałkowska to jest niezniszczalny. Ale tutaj mi znowu coś pokazuje. To jest ten typo. Jest ten, któremu poprzednio wynająłem. Halo, halo. Rozmowa. Cześć.
Musisz zapłacić czynsz dzisiaj. Płacę od razu, to wszystko. Dziękuję. No i 2000 około mi dał, czy tam 1000 coś. No nie no. Czynsze cały czas mam wrażenie, zbieram tak, jak powinienem zbierać. Liczba niezapłaconych zero, czas pozostały, liczba pozostałych dni do dostarczenia domu. Nie, ja cały czas, on to jest chujowo przetłumaczone, ale ja cały czas od niego te pieniądze zbieram. Dobra, jedźmy do chatny, jedźmy do biura, zobaczyć, czy ktoś jest zainteresowany. Dobrze wygląda to GTA 6, tak, imagine. Czekamy na GTA 6 10 lat, potencjalnie jeszcze rok albo dwa kolejne lata, bo chuj wie, kiedy wydadzą. I wychodzi to. Symulator sprzedawania, znaczy podnajmowania mieszkań, to by było coś. No już mamy kogoś, kurwa, zainteresowanego, wysiadaj. Pięknie, kurwa, pięknie. Martisza, idealny streaming na poprawę humoru po zwichnięciu kostki w nocy po pijaku. Niech pierwszy rzuci kieliszkiem ten, kto nie zwichnął kostki po pijaku. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie, bardzo mi miło, Martisza, zdrowiej i ciesz się tym streamem. W czym mogę pomóc? Chcę wynająć dom na 6 dni. Proszę bardzo. Jestem dziś naprawdę szczęśliwy. Ten dom jest taki tani. Akceptuję to. Przygotuję umowę. No i kurwa pyk. 7 koła dziennie jest zgarniane. Zobaczymy, jak to się skończy. Proszę. Szkło do szkła, plastik do plastiku. I kurwa robimy. Bogactwo się buduje, moi drodzy. Papier do papieru. Sprzątamy nasze biuro. Jeżeli chcemy, żeby poważni ludzie tutaj przychodzili. Rzuca agresywnie kieliszkiem. Kurwa, zablokowałem się o jebany automat. Ty kurwo jebana, won! No! Haha! Schakowane! Nie ma blokowania się. Nichuja. Dobra, zegar nie zablokował tego tutaj, nie? Subaru imprezy, czy co to jest? Dobra, ładujemy te skurwysyny do magazynu. Spróbujemy zablokować tor wyścigowy. Najpotężniejszymi meblami, jakie tutaj posiadam. Komoda! Na bagażnik. Kurwa, powiem wam, ja tutaj chyba jakąś odwrotną Ikeę robię, mam wrażenie. Jakim cudem ja kompresuję te meble do takich małych pudełeczek? To jest nienormalne. Nadal nie otworzył garażu. Podszedłem do garażu, nie widziałem tam opcji otworzenia go. Więc o chuj chodzi. Co jeszcze mamy duże? Pralka, kurwa. Nikt nie przeżyje spotkania z pralką. A może po prostu powinienem poprosić go o to, żeby się przejechać z nim i wsiąść, żeby on wsiadł do mnie jako pasażer. Doświadczenie mówi, że to jest najsensowniejszy sposób na pozbycie się Paula Walkera. Więc kto wie, może to podziała. Można wysiąść z auta podczas wyścigu? Nie sprawdzałem! Ale jest to jakiś pomysł. Pilot do garażu? Mam pilot na tym kole? Kurwa, dobra. Dobra, załadowałem to wszystko. Zobaczmy, co mamy w garażu zatem. Aż się trochę boję. Nie sprawdzałem całego tego menu. No ale kurwa, faktycznie przechowywanie w garażu! Na chuj mi przechowywanie w garażu? Co za mechanika? Nie umrę z głodu? Kurwa, no przydałoby się coś zjeść. Spoko, zaraz się coś kupi. Ty kurwa, tutaj jest chyba jakieś takie trofea mogę sobie wrzucać. Jak w skrytce w Cyberpunku. God damn. Dobra, będę mordercą z gąbką. Kurwa, no faktycznie wgniotłem auto. Pudło mi wystaje. Aj, aj, aj. Dobra, rączki poproszę z powrotem. Wsiadamy kurwa, zostawiamy garaż otwarty. Wyjebane, nie boję się. Zatankuj pojazd, dobra uwaga. Ale ty, moment, bo jeszcze muszę coś opierdolić. Frytunie. 58. Chiperki. 83. No i zajebiście. Dobra, jedziemy dalej. Ikoniczny globus, ikoniczna maszyna do pisania. Tak, to może być to. Dobra, czekajcie, tu musimy... Pięknie, kurwa. Pięknie. I nagle boom, gra się przyłącza w symulator tankowania. Kubiksie, stuwa! Dziękuję. Wasza podpora pro mnie hodnie znamena. Pozdrow z Frankfurtu. Dziękuję ci bardzo, Kubiksie, za twoje wsparcie. Pozdrawiam z Krakowa w takim razie. Bardzo mi miło. Dziękuję ślicznie za wsparcie. I w związku z tym kupujemy benzyny za 7... Ja pierdolę, oprócz benzyny mi hydraulikę jeszcze pierdolnęli. Niesamowite są te garaże tutaj. Tutaj dalsze wojny magazynowe, ale teraz są mi zbędne. Dobra, jak się dokładnie dojeżdżało do tamtego miejsca? Chyba do przodu i w lewo, czy mi się pojebało? Gdzie jestem? Tutaj. Tak, tak, tak. Nie, 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 przecież wyścig był tutaj, Race Club. Dobra, skurwysynu. A dlaczego wjeżdżasz na tor, a na pace masz pełno pudełek? A kurwa, zobaczysz, zobaczysz, suko. Zobaczymy. Najlepsze miejsce do ustawienia tego gówna będzie tutaj. Obok skoczni. Ciekawy jestem tylko, czy nie wiecie, nie opróżni tego toru w momencie, kiedy zacznę wyścig. No ale hej, trzeba to przetestować. Ktoś poda tytuł? O, Real Estate Agent Simulator? Coś takiego. Face! Ogólnie na IG Snoop Dogg pojawił się post, który oświadcza, że kończy z paleniem trawki. Kurwa! Jezus Maria, naprawdę? Może po prostu tak się upierdolił, że pierdoli głupoty. No innej opcji tak naprawdę nie widzę. Jakże Snoop Dogg miałby przestać, kurwa, palić trawkę? Znaczy, jasne, no może powody zdrowotne i tak dalej. Jara w końcu zielsko całe życie, tak więc mogą iść za tym takie, wiecie, zdroworozsądkowe.
Wait a fucking. W tej grze jest ślizg, kurwa! Jooo, ja pierdolę! Czajcie, że wynajmujecie, kurwa, mieszkanie za pojebany hajs, a wasz agent nieruchomości wpierdala się wam pod bramę ślizgiem, żeby zerżnąć z was pieniądze. O Jezus Maria. Dobra, piękną ścianę tutaj powoli ustawiamy. To jest Call of Duty. To jest alfa wersja Call of Duty. Dobra, ja muszę tak sprytnie tutaj celować mniej więcej przed siebie, żeby one ładnie płasko spadły, te wszystkie meble, które tu ustawiam. Pralka. Kurwa, no nie wiem. No jak gościu to ogra, to naprawdę zasługuje na razie na wygraną. Albo po prostu muszę naprawdę uzbierać na lepszy samochód, bo inaczej się to nie uda. Coś czuję, że on po prostu tu wjedzie i rozpierdoli te meble. Albo nie, wiecie co się stanie? Przeniknie przez nie. Totalnie, kurwa, przez nie przeniknie. Ale jeżeli się zatrzyma i będzie patrzył tylko na te meble, to ochujam. Naprawdę. Bo nie wiem, jak on się zachowa. Ci w ruchu ulicznym niektóre rzeczy ich zatrzymują, a niektóre przez niektóre przenikają. Więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Bum. Kurwa. No. Je, dobra, zegar stoi. To mi się podoba. No, zegar stoi, a żona nie chce dzieci robić. Kurwa, naprawdę, nie ma się to dziwić, że nie ma mnie w ogóle w domu. Jak takie rzeczy mnie w domu czekają. Chuj, szafa się wyjebała. Bum! Stój! Czy jak wjedzie w meble, to wystrzeli je w kosmos? Bardzo możliwe. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że stracę te wszystkie meble w pizdu. Albo się coś kompletnie... Jest parę opcji. Albo przez nie przeniknie i będzie miał wyjebane. Albo zatrzyma się przy nich jak debil. Albo jego wystrzeli w kosmos. Albo on te meble wystrzeli w kosmos. To są jedyne opcje, jakie wchodzą tutaj w grę. Dobra. Widzieliście kiedyś... Ślizg! Piękniejszą trasę do wyścigu? O, tutaj jakaś komoda, ławeczka, kurwa, pralka, sofa, Z4 szafy. To mi się podoba. Dobra, jedziemy. Wsiądź do pojazdu. Zrobimy to. Skocznią pojedzie i chuj. Ale jest szansa, że jak pojedzie skocznią, to się na przykład wyjebie na bok. Ha? Ale zrobimy najpierw test rana. Tak, beka będzie jak przyjedzie obok, to prawda. Ale wątpię, tak. O, jeszcze jest opcja, że meble znikną, to prawda. Beka będzie jak pojedzie obok. Nie jestem pewien, jak inteligentny jest jego AI. Ewidentnie jak ja jechałem na niego od przodu, to potrafił mnie jakoś chyba uniknąć lekko. Tak więc zaraz się wszystko okaże, moi drodzy. Zapisujemy grę oczywiście. Nie ma co cwaniakować. I próbujemy. Dobra, Paul Walker. Rozpierdolę cię tym razem. Ale najpierw chcę przetestować, jakby nie będę się jeszcze ścigał. Bo chcę zobaczyć, co się wydarzy, jak on wjedzie w te meble. Dlatego ja się tu wycofam i pojadę w to miejsce skoczni, żeby sprawdzić, jak będzie ta interakcja wyglądała. On tam niech zapierdala. Zobaczymy. Nawracanko. Kurwa, jeżeli zdążę tam dojechać, zanim on tam, powiedzmy, się pojawi. Ale chyba tak, gdzieś tam przy tamtej trybunie była ta skocznia. Dobra, YOLO. Ale jeszcze tutaj, żeby oczywiście dopomóc Nie! Moje meble, kurwa! Nie! Jak chuj, już ich kurwa nie będzie, jak tu wrócę. No, co kurwa? Co kurwa? Wyrucham ci samochód! No i chuj, żeście mnie oszukali, bo nie podziałało. Tak, Turki, wychodzę z tego wyścigu. Nie udało się, kurwa. I teraz mam grę zapisaną w momencie, kiedy mam wszystkie meble wyjebane gdzieś na ulicy i muszę je pozbierać teraz. O, oh, come on! Dobra, to nie podziałało. Coś jeszcze chcieliśmy przetestować. Marek Marucha, Rucha Malucha. No szczerze mówiąc, chyba jedyna opcja, jaka mi w tej chwili pozostaje tak naprawdę, to wziąć i spróbować kupić lepszy samochód i go ojebać. Nie widzę, jak mogę go inaczej wychujać. Tego Paula Walkera tutaj. Bezczelnie zerżniętego. A ty chcesz dołączyć do wyścigu? Musisz zapłacić 2000, jak wygrasz, otrzymasz 15. Jak zajmiesz drugie, otrzymasz 10.
Poddaj się. Na dobry początek, pierdolę to. Poddaję się. O Boże, czekajcie, jak się cheat engine odpala? Jest jakiś, kurwa, trainer do tej gry? Mogę sobie pieniądze dodać? Chciałbym zobaczyć, jak powiedzmy, daleko mogą sięgnąć moje możliwości. Cheat engine powinien być w stanie mi tutaj te pieniądze wszystkie zmodyfikować. Strzel w chuja, no. Powiem wam, zamordowanie naszego oponenta przed czasem też by mogło podziałać. No dobra. Wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli realistycznie chcę coś sensownego zrobić, muszę sobie tego gorsze kupić. I po prostu go ojebać. Może odpicować jakoś samochód, kupić cokolwiek, jakby muszę trochę zainwestować. Ty, a przepraszam, co się tutaj kurwa stało? Dlaczego te kontenery mają inny kolor? Dlaczego one kurwa zmieniły kolor? Kompletnie inaczej jeszcze niedawno wyglądały. Okej, okay, nieważne. Nie zapomnij mebli. A chuj z tymi meblami, w dupie je mam, niech se tam stoją. Pogadajmy z żoną. Od kiedy mamy tutaj telewizor? Co ty tu robisz? Nudzę się. Widzę właśnie. Zamierzam obejrzeć film. Dotrzymasz mi towarzystwa. Wielkiego wyboru jej nie dajemy. O kurwa. Co to kurwa jest? Przepraszam. Red Dead Redemption. Batman. Chuj wie co to jest. Jakieś romansidło. Half-Life'i. Kto? Titanic. O nie. Kotę przyszedł. Cześć Bluszczu. Cześć Bluszczu. Jaki tutaj pasjonujący film jest. Ale jaja. Dobra, moment, jakby oglądajcie film, a ja wypuszczę kota. Uno momento. Chuj, już się skończył. Dobra, to tak czy siak wypuszczę kota. Ale zamykam kamerkę, bo muszę tutaj się poprzestawiać po całym pomieszczeniu. I wyłączyć green screena. Zajebisty film był. Ej, jak chuj, anime Titanic. Wszystko może być anime, jeżeli się wystarczająco postaramy, okej? Okay? Dobra, green screen z powrotem działa, wracamy. Czy masz już w grze dziecko? Nie no, kurwa, widzisz, że urabiam żonę, żeby chciała ze mną dzieci zrobić. To trochę trwa, okej? Okay? Nie da się takich rzeczy z buta załatwić. Film obejrzany, a ta już spierdoliła. Co, gary myje? Nie, klika w komputer, prysznic bierze. Założę się, że prysznic by brała pewnie w ubraniach, co? Siema! Cześć, jak się masz? Robimy dzieci, kurwa, czy nie? Wszystko w porządku, co u ciebie? W porządku, tęsknię za tobą. Relacja idzie w górę. Mam coś na głowie, możesz mi powiedzieć. Chcę być z tobą dziś wieczorem. Chodź ze mną, kochanie. To jest taka opcja dialogowa. No kurwa, ci koleżanko, nie zachęcasz, nie zachęcasz tą taką swoją Ty kurwa, nie, o, było super, nie, jeszcze raz. Myślałem? Myślałem? Ja też chciałam. Uhuhuhuhuhu. Dobra, bo ja jakby nie wiedziałem co kliknąć, czy ją, czy tego. Chuj, położyliśmy się na niej plecami. Chuj. No i co teraz? To zabiliśmy ją, kurwa, udusiła się, zgnietliśmy ją. Relacja nam spadła o 30%, kurwa. Jak chujowy jestem w łóżku! Nie! Jaka kanonada zjebania! Co się tutaj wydarzyło? Właśnie udaje martwo! Kokainą! Słyszeliście to? Zniknęła! Wyruchaliśmy ją z tego świata! Cześć, o kurwa, cześć, jakby nigdy nic. Nudzę się. Chcesz zrobić coś razem? Dlaczego nie? Nie chcę, kurwa, filmu oglądać. Wyjebane w nią mam. Dobra, oglądaj co tam, anime Titanica. Ja pierdolę. Dobra, wiecie co? Nie, naprawdę, troszeczkę przekracza to mój umysł, to co się tutaj dzieje. Chyba naprawdę potrzebuję cheat engine. Nie wiem, czy mam w tej chwili cheat engine. Dodać sobie pieniądze. Kupić jakiś, kurwa, zajebisty samochód. Moment. Czy ja mam cheat engine? W tej chwili nie mam cheat engine. Dobra, jeszcze raz. Nie umiem obsługiwać do końca cheat engine, ale spróbujemy to pierdolnąć. Great key, 13 miesięcy wsparcia. Dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Jak zawsze ładna mężczyzna. Dziękuję ci, great kidzie. Witam cię po raz 13 w zielonych. Cheat engine, kurwa, dodajemy sobie pieniędzy. Głównie dlatego, że nie chce mi się zapisywać i klikać cały czas tej ruletki pieprzonej. Pobierz, pobrane, tak, lecimy.
plikiem w notatniku tego nie zrobisz? Kurwa, dobre pytanie, szczerze mówiąc. Dobre pytanie. Może Wiimote, bo nie wierzę, kurwa, że Wiimote... O, nie mam Wiimote'a zainstalowanego nawet od mojego formata. Nie wiem, ty, ale wiecie co? W sumie to jest, kurwa, dobry argument. Moment. Zapisz grę, zapisana gra numer jeden. Ja się kompletnie, kurwa, nie zdziwię, jeżeli będę w stanie, uwaga, puszczę jakąś tutaj muzykę, którą przed chwilą tak sprawnie wyłączyłem, jeżeli będę w stanie znaleźć pliki tej gry i zmodyfikować sobie ilość pieniędzy jedną, kurwa, linijką. Nie wiem, co to za muzyka. Puszczam jakieś popularne kawałki. Uwaga. Strona w sklepie? Nie. Cyk, prawym, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Gdzie to może być gówno schowane? Najważniejsze pytanie. Data, plugin, streaming? Nie, no kurwa, to wszystko jest tutaj niestety chyba spakowane. Output, managed, chyba że w dokumentach może mam jakieś pliki zapisu, bo są takie pliki, których nie idzie tknąć. Dokumenty. My Game, Starfield, nie, obważanek, 42 miesiące, Hacker Tobol, dzięki wielkie obważanku za twoje wsparcie i tyle miesięcy zieloność i zielonowości. Kurwa, nie no, nie znajdę, chyba zbyt ambitny byłem. Managed, DLL jakieś, kurwa, nie wiem, musiałbym chyba bardziej się na Unity znaleźć, żeby to zrobić. Unity Player, Baselib, DLL, same pluginy, resources, streaming assety. Gdzie będzie, kurwa, zapis do tej gry? Jak masz Steam Cloud, to raczej nie będzie. Właśnie tak patrzę na też na dokumenty, ale nie widzę tutaj żadnego folderu. Możliwe, że to będzie na przykład w updacie. Jeżeli to będzie w updacie, to będzie to trochę bardziej schowane, ale kurwa, gdzie to może być? Proces Lasso, Opera Software. Nie no, popierdoli mnie zanim to znajdę. Vampire Survivors to mi raczej nie pomoże. Handbrake, Hello Games. Jak się nazywają twórcy tej gry? Może ich folder, tytuł folderu znajdę. Ilość spojrników przeraża jest 1201? Przedtem było więcej, chyba tak mi się wydaje. Może się pokończyły. Ale może się zjebał. Bardzo możliwe, że się zjebał. Właśnie chcę zobaczyć nazwę firmy. Jak się nazywa ta firma w ogóle? Kiki Games, okej. Okay. Dobra, może będzie tutaj folder Kiki na przykład. K. Nie ma kurwa nic na K, nawet słyszycie. Ale updata na przykład local. Nie ma nic na K. A local low? Jest Kiki Games. O kurwa, estate agent, saves. General Save'y, o kurwa. Dobra, ale one są w formacie SAV. Dobra, moment, edytuj w notepadzie. Chuj, nie da się tak łatwo. Fuck. Udało się, kurwa, dobrałem się do save'a. Ale niestety stało się to, czego się bałem. Czyli save wygląda... Nie chcę tego, kurwa, zapisywać, won. Niestety save wygląda tak. I nic na to nie poradzę. A bardzo szkoda. Nie dam rady tak łatwo tego zmodyfikować. Ale to nieważne, moi drodzy. Ponieważ uda się nam, kurwa, wykorzystać cheat engine. Wpierdolimy se tam dużo hajsu i zobaczymy, poznamy absolutne granice. Dodaj se hajsu i wtedy zagadają dzieci. To jest pomysł. Wiem, że tam jeszcze można hack z editorem. Kurwa, no nie wiem. Saved it online? Jezus Maria. To niezły save. Kurwa, no nie wiem. Może są jakieś takie edytory plików SAV. Czekajcie. Save file editor, save edit... Ty, faktycznie, kurwa, jest coś takiego. Dobra, moment, spróbujmy w takim razie. Wiecie co? Chuj, spróbujmy. Nie wiem, którego tutaj save'a. Może spróbujmy save'a 0 w takim razie zaploadować. Boom, drop files here, upload. Kurwa, jest not supported, ale skurwysyny. No nie podziała. Edytor save'ów online nie chce akceptować tego pliku. Zjebany jakiś jest, widzę, real estate. Kropka .sav nie jest akceptowany, kurwa, a przecież wygląda jakby było. A nie do końca. Nie taki SAV chyba. Spokojnie, chwilkę, muszę zainstalować tego cheat engine'a, bo już go pobrałem. Ale tak, pamiętam, że tutaj Windows krzyczy, że to chyba wirusy, nie wirusy. Ale tak, bardzo możliwe, że już bym to zrobił przez cheat engine. Spokojnie, gierka już jest z powrotem odpalona. Kurwa, skraszowała się? Nie, dobra. Czekajcie, muszę załadować tą gierkę. Zapisana gra 1, 2051, chyba tak, dobra, moment. Rabadabadaba, czat. Zaraz, kurwa, zhakujemy tę gierkę. W życiu jeszcze tak się nie przykładałem do losowej gówno gierki, którą odpalaliśmy na streamie, naprawdę. Dobra. Wczytuję mi grę, to już jest pierwszy sukces. Cheat engine i robimy to. No dobra, faktycznie, nic mi teraz nie flaguje. Dobra, dalej. Tego nie chcę instalować, Avasta, tego też nie chcę instalować. Czat, zaraz taką, kurwa, magię tutaj zrobimy. Wybaczcie, że nie czytam tak waszych reakcji i czatu w tej chwili, ale tak się skupiam na tych mieszkaniach i tych wyścigach. Dobra, okej. Okay. Cheat engine odpalony. Mam tutaj piękną instrukcję od Lifika, ale ja mniej więcej, powiedzmy, pamiętam, jak się to robiło. Pamiętam, że muszę tam wydawać pieniądze, szukać jakichś wartości, które się zmieniają i tak dalej. Dobra, muzyka wyciszona, powrót do gierki. Więc uwaga. Tyk, 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 niech się załaduje, tutaj kliknę.
Dobra, uwaga. Otwórz, zaznacz... Zaznacz proces w lewym górnym rogu. No właśnie, wybierz proces. Tutaj mamy Estate Agenta. Open. Wpisz ilość kasy, new scan, zarób lub wydaj nowa ilość. Dobra, wpisz ilość kasy. Tutaj muszę value jakieś sobie wynaleźć. Ile ja tego miałem? 28,729, tak? Dobra, first scan. Tak, 28,279. Okej, okay. First scan. Boom, znalazło 165 różnych takich adresów, ale teraz musimy dokonać jakiegoś wydatku. Gdzieś tu, kurwa, był jakiś automat niedaleko. O, mogę sobie kupić jakiegoś snacksa. Zaraz to, kurwa, ogarniemy, moi drodzy. Zaraz to ogarniemy. Zaraz będziemy miliarderami w tej grze. Jak wtedy z nami się ruchać nie będzie chciała, to już naprawdę nie mam nadziei co do tej kobiety. Sprzedam ją na rynku. Dobra, teraz jest 28,254. Teraz next scan chyba, nie? Tak, tak mi się wydaje. Ty, nowa ilość, next scan. Dobra. Next scan. Nie znalazł niczego. Kurwa, z tych wszystkich adresów nagle się zrobiło zero adresów. Dobra, to jeszcze raz w takim razie. 28254, new scan. Nie, dobra, first scan. Dobra, znalazło 147 adresów. Jeszcze raz. Zabić żonę w tej grze. No dobra, no to w takim razie teraz wbijam tutaj, kupię sobie coś za, nie wiem, $10, taką puchę. No i teraz dalej, next scan w takim razie. Teraz jest 28244. Bum, bum. Jeszcze punkty doświadczenia. Ohoho! Przełącz na dole na 4 byte na all. To może też być jakaś opcja. Dobra, next scan. No nie, nie, nic się kurwa nie zmienia. Dobra, ale nie mogę tych 4 bajtów w ogóle zmienić. O nie, przepraszam, mogę tutaj. Dobra, niech będzie all. Value type. Dobra, to jeszcze raz. First scana mamy. Znalazło teraz... Dobra, dłużej skanuję, bo więcej wartości tutaj przeszukuję. Okej, okay, tererere. Znalazło 145. To teraz jeszcze raz podchodzimy do automatu. Kurwa, bo ja nie podnoszę tych rzeczy, które kupuję. 15 dolców wydamy teraz. Teraz jeszcze jedno wyszukiwanie. Można wziąć kredyt w bankomacie? O kurwa. Dobra, teraz mam 229. Next scan. Jest! Kurwa, znalazło. Dobra. Okej, okay, i teraz to value w takim razie. No description value. Nowe value. 999999. Okej. Okay. I tyle. Ja zmieniam po prostu to value i chyba już powinno podziałać, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy to muszę gdzieś zapisać? Halo, czat. Muszę to gdzieś jeszcze zapisać? Chat, Lifik, bo znalazło mi value, wszedłem na dole, zmieniłem to value, to jest float. I teraz co? I teraz po prostu to zmieniam i coś muszę w grze sobie kupić, się zmieni? Tak, kurwo, jesteśmy milionerami! Wiecie, co zrobimy, kurwa, najpierw? Oj, wiecie. Po pierwsze zapiszemy grę oczywiście, żeby zabezpieczyć sobie to wszystko. Git, git, git. Żono, żono! Pomyślałby kto, kurwa. Pomyślałby kto. Chodź tu, cipcia. Robimy se bachora. Czekam na ciebie, jesteś taka piękna. Muszę pozmywać naczynia, czego chcesz. Zrobimy coś specjalnego? No dalej, powiedz mi, czego chcę. Może się zgodzę. Goron, chcę mieć z tobą dziecko. Duża odpowiedzialność. Kurwa, jak ja mam jej... Mogę jej dom zbudować? Jak jej dom zbuduję, to powinna chyba chcieć się ze mną przespać, nie? 500 dzieci. Pola, przepierdolić cały ten hajs. Tak, idę do kasyna. Wykurwię wszystko. Tylko będziecie musieli poczekać, bo będę musiał... ile? 100 tysięcy razy kliknąć myszką? Jakoś tak, czekajcie. Gdzie tu jest sklep z samochodami? Minąłem go. Lecimy se, kurwa, kupić gorsze. 100% w relację. Tak, tylko że jakby o ile hajs mogę se wydać i znaleźć wartość, którą mogę zmienić w cheat engine, tak nie wiem, jak łatwo zmienić będzie relację, nie? Co muszę zrobić, żeby znaleźć tą wartość? Bo bym ją mógł wykręcić na stówę. Kurwa, nie ma już gorsze do kupienia. Nieważne, co to jest? BWM? DMW M16. Kup, kurwa, lecimy. Wszystkie te pierdolone auta kupię. Wszystkie będą moje. Let's go. Teraz, który jest najpiękniejszy? Pkoda 2? A może... Old Boy 97? Dobra, pierdolę. Ten ma trochę płomieni na sobie. Kurwa. Bogactwo, część główna, skurwysyny. To lubię. Ile punktów umiejek? Właśnie nie mam, kurwa, ani jednego punktu umiejek. To jest mój największy problem w tej chwili, szczerze mówiąc. Nie wiem nawet, o, mam 705... Nie. Jedna ziemia, dom dla psa, idź do pustych terenów. Tylko, że żeby w cheat engine coś zmienić,
to ja muszę jakby znaleźć wartość obecną, zrobić coś w grze, żeby się zmieniła i przeskanować jeszcze raz. A nie wiem, jak łatwo będzie, chociaż wiecie co? Moment. Bo wydaje mi się, że sprzątając moje biuro, dostaję punkty doświadczenia. Więc wydaje, już niemalże 500k wydałem. No, drogie są samochody, co ja mam wam powiedzieć. Czemu z buta zapierdalam, jak sobie właśnie auto... Kokainą! Gawku, które odcinki One Piece, albo chociaż jaki ark, właśnie zaczyna się walka z Doflamingo, tyle ci powiem. Więc kończymy teraz Rosę. Dwa pytania, Nowa Huta czy Kraków? Nowa Huta czy Kraków? Typie, Nowa Huta jest w Krakowie! Z dzielnica Krakowa. Czy ty należysz do tej grupy ludzi myślących, że Nowa Huta powinna być osobnym miastem, a nie dzielnicą Krakowa? Nie wiem, no wychowałem się w Nowej Hucie, ale ostatecznie mieszkam teraz w Krakowie. Znaczy, czyli też Nowa Huta, no nieważne. W Wimodzie jest chyba ta gra, jeśli dobrze szukałem. Pierdolisz, bakalisz, że to jest w Wimodzie. Dobra, pierdolę. Idę w takim razie spać. Ciekawy jestem, czy uda mi się może na przykład relację z żoną teraz poprawić, bo nic mi tutaj nie będzie się odpalało. Czekajcie, gdzie ona jest? Myje gary w nocy. Dobra, moment. To w takim razie spróbujmy nowego skana. Jaki tam mamy? 62 chyba procent relacji. Może uda się to lekko zmienić i przerobić potem na stówę i będzie chciała sobie dzieci ze mną zrobić. 62. Tutaj tych wartości może być cała masa. Ale dobra, skanujemy. Na ekranie umiejek masz XP do edytowania? Jakby, no dobra, okej, okay, tutaj mam to XP. Tylko, że jakby muszę... No tutaj mamy 300, ale ja mogę wydać dopiero jak... Jak zgarnę... Nie, moment. O, nie, pierdolicie. Ja myślałem, że kurwa expa się zbiera, żeby dostać punkt umiejętności. Możesz zbudować dom, żeby oswoić psa. Widzicie, po to się kurwa domy buduje. Moment. Moment. Dobra, nie. New scan w takim razie. Ile mam tych expów? W takim razie mam 300. First scan. Lecimy. Dajemy kurwa sobie 10 tysięcy punktów doświadczenia. Ło Chryste, tego to już jest ile? 10816 wartości. Czas zawęzić tę liczbę. Nie wierzę, że hakuję najchujowszą grę na Steamie. Zapiszę gierkę tak na wszelki wypadek, żeby wiedzieć później, do czego mogę wrócić. Więc mam tyle, 300. Wydajmy coś, kupmy coś taniego, a bo to kosztuje 750. Żaden kurwa problem. Bum! Mamy to, mogę otrzymać pożyczkę. Dobra, teraz 225 wartość wynosi. 225. Next scan. I kurwa udało się, dobra. 225. Zmieniamy kurwa na... Dodajemy 2 zera. Okej. Okay. Ile będę miał teraz expa? Kurwa! Po co grać w gry, jak można je zhakować? Być T-Voltem i wszystko pokierować. Napierdalać real estate'a, a potem... się butelkować. Yo, twoje szczęście wzrasta, kurwa. Jeszcze więcej. 3 lak 2C. 3 szczęście 3. Bierzemy wszystkie kurwa skille. Proszę, skill na gazetę. Mogę kurwa dom dla psa ogarnąć. Mój przyjaciel. Mogę bawić się z pupilem. Kurwa. Ale hakerstwo. Możesz teraz kupić ziemię. Ja widziałem, gdzie ta ziemia się znajduje. Większa pożyczka. Jeszcze większa pożyczka. Mogę wynająć prawnika, kurwa. Tego potrzebuję. Asystent do zbierania czynszu. 3 asystentów, kurwa. 5 asystentów. Chuj. Jestem teraz niesamowity. Jeszcze tylko relacja z żoną do poprawienia. Bum, kurwa, mogę teraz mieć psa. Idę spać. Napracowaliśmy się dzisiaj. To jest to słynne modowanie Skyrima. Oj tak, idziemy spać. Jebać tę żonę. Nie chcę sobie dzieci robić, to nie będę z nią dzieci robił. Kurwa, to jest, moi drodzy, to. Chujowe indigierki i cheat engine. Znaczy nie, nawet bym tego indigierką nie nazwał. Minus 414 tysięcy, a nadal jestem zajebiście bogaty. Dobra, uwaga. Ratatata, co ja teraz chciałem zrobić? Pieseł. Co ja mogę zrobić z piesełem? Czy ja mogę sobie jakby ogarnąć pieseła na tablecie, go, nie wiem, zamówić, kupić? Item z info, tabela, informacje o rynku. Pierdolę rynek. Dobra, uwaga. Po pierwsze, wsiadamy do naszego DMW, BMD. Kup umiejętnik na 3 żony. Byku, ja ledwo jestem w stanie ogarnąć jedną. Co ja bym robił z 3, naprawdę? Jak relacja da się zmienić, spróbuj wjebać na 2000%. Wiecie co, no nie chcę też zepsuć tej gry na dobre. Dobra, po pierwsze. Zatrudniam, nowy pracownik został zatrudniony, świetnie. Mogę zatrudnić, a nie, mogę tylko jednego mieć tego. Dobra, zajebiście, fantastycznie. Księgowy to jedno, jak się zatrudnia prawnika? Mogę czytać gazetę. Kopalnia złota, o. Kopalnia złota, kurwa, jaja se robicie ze mnie. Kopalnia złota? Dobra, internet. Nie ma nic w internecie. Kokainą. Projekt biura. O chuju złoty. Szyld. Oho! Uhuhu! Hacker House.
Proszę bardzo. Miejsce. Hacker How. E i S takie piękne na dole. Nie, niech będzie takie małe. Rozmiar tekstu dojebany, rozciągnięty. Pięknie będzie wyglądało. Czerwony. Nie, dobra, nie przeginajmy. A może taki malutki i ściśnięty. Zajebiście. Model szyldu musi być piękny. Najpiękniejszy. Ten wygląda zajebiście. Kup. Meble. Maksyma. O chuj. O mój Boże. Czerwony dywan do biura. To jest to, czego potrzebowałem. Najdroższe. No kurwa, czemu ja się w ogóle zastanawiam? Biorę najdroższe wszystko. Wszystko, co mogę najdroższe. Boom! Ha, ha, ha! Projektowanie wnętrz. Meble. Najdroższe. Ściana. Achievementy zostaje. Najdroższe. Grunt. A to jest tylko... Nie. Najdroższy. O chuju złoty. To mi się podoba. Dupcz i żyj. Real Estate Agency. Inaczej nazwiemy to miejsce. Czekajcie. Projekt biura. Projekt zewnętrzny, szyld. Nazwiemy firmę... Chuj wie skąd hajs. Ha! No bo taka jest kurwa prawda. Chuj wie skąd hajs. To jest jakby idealna nazwa, która odzwierciedla to, jak moja firma osiągnęła sukces. Dzisiaj firma Chuj wie skąd hajs będzie zajmowała się próbą bardzo usilnego wykonania dzieci razem z naszą... Nie, no nie może być powrotu tego Tiefpol Textbudu. Chuj wie skąd hajs, to jest idealna nazwa firmy. Dokładnie reprezentuje wszystko, co tutaj robię. Dobra, ale wydaje mi się, że te moje czynsze, nie wiem, czy ja muszę sobie ogarnąć tych prawników, bo ja kupiłem skilla na prawnika. Porozmawiaj z ludźmi w mieście i zatrudnij asystenta. Aha! Mogę sobie wybrać, kto będzie moim asystentem, a ty co tam masz? W czym mogę pomóc? O skurwysynu. Moment, można modyfikować samochody. Ja pierdolę. Zmieniamy kolor. Czy nitro działa w BMW? Jak sobie je zaraz dokupię, to pewnie je będę miał. Pimp my car, suko. Chcę zmodyfikować auto. O mój Boże. W chuj metaliczny. Mega gładki. Mieszanka kolorów, czemu nie? Czerwony. I kurwa zielony. Taki jasnozielony, zajebiście. Kup! Naklejka. Płomienie muszą być. Nie wiem, o kurwa, płomienie i gaśnica. Nie, chuj z gaszeniem. Nie, dobra, cycki, dobra, dupa na samochodzie musi być. Koła najdroższe. Zawieszenie przednie w chuj do góry. Albo odwrotnie, nie. Robimy tak. Przepraszam bardzo, przednie do góry. Dupczlandia. Idealnie. Gdzie moje nitro, kurwa? Już ma chyba obity ten samochód, tak mi się wydaje. Ale bajera, kurwa, no jakbym z BMW M3 zrobił BMW X6. Hadong. Hadong, dokładnie, hadong. Wikusia, witam cię we wsporniku pospolitym. Mamy nitro! I chuj, przyjebałem w typa. Dobra, nitro się odładowywuje, pięknie jest, ale zajebiście to, to wygląda. Gdzie jest, kurwa, taki... Klocek podniesiony. Dpczlndy to nasz streetwearowa, to nasza streetwearowana marka, tak. To... Skurwysynu. Przecież se może konia teraz kupię. Burek, który będzie mój. Biały. Przegląd rasy. No nie wiem, kurwa, czy to... 58 cali. 28 tysięcy pierdole. Jo! O kurwa, black and white. A normalnie myśleliście, że już ta jazda... Co jest kurwa? A mogę to otworzyć? Jakie mam kurwa wyjść tym koniem stąd? O! A, to po... Ja pierdolę, no black and white. Black and yellow, black and yellow. Skurwysynu. Czajcie jakby wam... O chuj, zemdleję. Za bardzo się śmieję. Ja pierdolę, ej ten koń jest, model jazdy koniem jest lepiej zrobiony niż samochodem. Ja pierdolę, cwałuję po mieście koniem, jadę zebrać czynsz. Czajcie jakby wam agent nieruchomości przyjechał je na jebanym koniu pod dąż, żeby czynsz zebrać? Niesamowite, chuj, idę asystenta szukać. Gdzie są te gołe cipety na mieście? Obiecuję, to nie jest sposób, w jaki się na co dzień wysławiam. Red Dead Redemption 3, tak? Modern Redemption. Postanowili zrobić spin-off w dzisiejszych czasach. Ozzy Szczecin, Maczuga Pingwina byłaby dumna z takiej nazwy. Dziękuję bardzo. Ozzy za twoje wsparcie. A Wabin, relacja jako procent będzie jako float. Albo jako int w pamięci gry.
Powiem tak, za dużo będzie podobnych wartości, żeby to dało się tak łatwo znaleźć, ale może spróbujemy. Naprawdę, jak tak bardzo staram się o te dzieci, to może się uda. Siema, Damian, chcesz być moim, kurwa, asystentem? Akceptuję! Mogę zbierać dla ciebie 2 czynszów każdego dnia. Umowa, bądź w moim biurze jutro rano. Zajebiście, wsiadam z powrotem na mojego konia. Ej, ten koń ma naprawdę dopracowane animacje. Widać, że kupili asety. I to takie, kurwa, bogate. Dobra, kolejnego asystenta bym sobie ogarnął. Stać mnie teraz na wszystkie domy. Mogę, kurwa, kupić pół osiedla. Siema, Grażyna. Nie, to Emilia. Ja pierdolę, wygląda... Masz jakieś informacje o mieście? Spaceruję. Przepraszam, stara babo. Dlaczego pytasz czarnoskórego gościa w garniturze, jak się tutaj znalazł? Może jeszcze mi powiesz, że nie pasuje do tego osiedla? Mam nadzieję, że to miejsce spełni. Szukam różnych miejsc. Dobra, wsiadam z powrotem do mojego konia. Jak ci ludzie chodzą. No dobra, ogarnięte. Możemy jechać zebrać czynsz, a możemy jechać zrobić inne rzeczy. Jakie są jeszcze opcje w tej grze? Nawet nie analizowałem. Nie da się odpalić mapy na koniu. Muszę zejść z konia, żeby odpalić mapę. Tutaj jest co? Aukcja jakaś? Nie wiadomo, konia mam na mapie zaznaczonego. To jest piękne. Mamy sklep, benzyn. O kurwa, ale te bronie jeszcze nie wyszły. To jest, kurwa, najgorsze. Nasze biuro, samochody. Tutaj 1 dzień, 9 godzin. Nie wiem, co znaczy. Chałupę. Tak, kurwa, tutaj jest przecież miejsce. Mogę sobie kupić tutaj i zbudować dom. Ja pierdolę. Wtedy już musi się ta kobieta ze mną przespać i dzieci zrobić. Ja pierdolę. Czas budowy 4 dni. Da się jakoś przewinąć czas? Obważanek, fur Dubczland. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Zdecydowanie. To jest taka nowoczesna Dubczlandia, moi drodzy. Mi da się. Rakieta. Nie, przypominaj mi rakiety. Nie sprawię, żebym znowu czuł ten ból. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Dziękuję, dziękuję. I jeszcze Awamin tam był, który dawał te porady. Tobie też dziękuję za 25 ziko i gawku. Ciebie już czytałem. Dziękuję. I Eternal. To już czytałem. Kokainom. Pozdro z Frankfurtu. Dobra, wszystko widziałem. Speedhack, moje ulubione. I Snaku jeszcze. Właśnie chyba oplułeś mojego wspornika. Przepraszam bardzo, Snaku, jeżeli nie zauważyłem, aż normalnie dingnę. Wikusia. Wikusie widziałem, a przedtem pojebane prezenty DJ-a Majka tutaj widzę. Nie ma was aż tak dużo tutaj. Nie wiem, chyba nie przegapiłem. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Pozdrawiam psa Tobiego. Wszystkie pieski pozdrawiam, ale Tobiego w tej chwili najszczególniej. Dobra, chuj. Najdroższy dom. Niech się buduje. Rozmowa. Da się to przyspieszyć, panie kierowniku, za pieniądze? Chcę zatrudnić nowego pracownika. Może zatrudnić za 1000. Dobra, kurwa. Poddaję się. Odchodź! Chcę zatrudnić. Dobra, lecimy. Ile jeszcze pracowników? Chcę zatrudnić nowego pracownika. Dobra, no bardzo chętnie. Nie mam żadnego problemu. Chcę zatrudnić. Niech napierdalają jak najszybciej. Zatrudnię tylu jebanych pracowników, że oni zbudują ten dom w 30 sekund. Od Szczecin. Nowa generacja Red Dead Redemption. Dokładnie. Dobra, panie Jareczku, powie mi pan tak szczerze, panie kierowniku, szefunciu, inżynierze. Jak to nie masz więcej pracowników, kurwa? Ale skam. Dobra, dom mi się buduje, zajebiście. Klepią młotkiem w górę palet i jakimś cudem za chwilę będzie tutaj dom. No dobra, zjedz coś. Dobra, speedhack, czemu nie? Zobaczymy. Wsiądziemy na konia i będziemy obserwowali, jak nam się dom robi. Tylko faktycznie muszę coś zjeść, bo umrę. Więc łyknijmy sobie wszystko, co tylko możemy. Pyk, pyk, pyk. Kurwa, wyrzuciłem pączka na ziemię, nie! Podnieś, żremy. Cyk, 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 jedzenie musi być w miarę wysoko. Aż chyba do sklepu się przejadę w tej chwili, żeby sobie kupić więcej żarcia. Na koniu oczywiście. Dobra, speedhacka zaraz odpalimy. Teraz pokonaj Walkera. Absolutnie, pokonanie Walkera będzie konieczne w tej chwili. Ty, moment. Nostini, to dla ciebie. Rośnie jego miłość do mnie. O kurwa, ty. No food? O chuj, dobra, to już wiem, co musimy kupić. Co to jest? O, tu jest jakiś prawnik. A ma kija w dupie. Nie ma nikogo, kogo mógłbyś teraz pozwać. Okej. Nie mogę się doczekać, aż się ktoś znajdzie zatem. Dobra, lecimy. Ej, dawno się tak dobrze w żadnej gierce nie bawiłem. Niby takie same, kurwa, jak ten symulator Janusza, ale jednak ma w sobie większą magię. Dobra, moment, bo sklep się znajduje dokładnie gdzie. szybsze poruszanie się z... Nie, no dobra, jedźmy na koniu tak jak natura chciała, Liffy. Idź do domu i śpi. To już w sumie jeden dzień będzie przewinięty. Ale tutaj mamy jakiś sklep taki standardowy, więc jedźmy na razie do znacznika. Ja muszę chyba trochę wychillować bombę, wziąć parę buchów. Pozwij żonę o dziecko, proszę, to by było coś. Kokainą. Chodzisz do prawnika i twoje pierwsze pytanie: a panie prawniku, chciałbym sobie kogoś pozwać. Znajdzie się ktoś? Jakby tak po prostu mam ochotę kogoś pozwać. Andrew Golara, czarny jest ziemi. Taki jesteś tolerancyjny. Byku, no, ale jakby Bozia mówi, że nie można upuszczać jedzenia na ziemię. Kurwa, zamknięte. A chuj, to jest sklep z meblami.
Tam jest kasyno. Dobra, to w takim razie zostaje mi tylko wpierdalanie rzeczy z automatu, co? Jaka bieda. Dobra, tu się obkupię. Mamy tutaj automacik. I mogę wziąć pożyczkę w bankomacie. Dobra, z żoną interesy. Moment, co jest tutaj najlepsze, najbardziej mnie nasyci? Co jest najdroższe? To jest najważniejsze pytanie. Bum. Donucik, jeszcze jeden. Donucik. Dobra, najebie po prostu w chuj pączków tutaj. Rozsypią się. Mam wrażenie, że tutaj by generowało fizykę tych pączków w nieskończoność, tak jak w tym. W Starfieldzie, gdzie da się po prostu zasypać, kurwa, marchewkami czy cebulami całe miasto. Kuba rozruba, siemano, jak tam? Mordo, jest zajebiście. I Dizzy został wspornikiem pospolitym. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Miło mi cię witać w gronie zielonych. Dobra. Raczej się, kurwa, nie tankuje konia. Raczej nie... Ile to jest? 6, 12, no powiem wam, moi drodzy, 17 pączków mamy w kieszeni, jest zajebiście. A nażremy się tym w ogóle? Można wybić na jedzenie się powyżej 100%? Nie, jest zajebiście. Dobra, idziemy do domu spać. Ciekawe jestem, czy uda mi się rozkminić relację z żoną teraz. Jedziemy. Cukrzyca, moment, pączkoman. Sugarman. Słodki jak pączuś. Ścigaj się z Walkerem koniem? Nie, chyba mi nie pozwoli. Dlaczego w tej grze są, kurwa, konie? To jest moje pytanie. Co to ma do tego wszystkiego? Ktoś siedział w biurze tej firmy tureckiej, która to zrobiła? Myślał, dobra, robimy grę o wynajmowaniu, kurwa, mieszkań ludziom. Co by tam wpierdolić? Konie! Totalnie konie. Muszą być konie, absolutnie. Chuj tam, wiem, że mamy strzelanie wprowadzić, ale musimy tam wpierdolić konie, rozumiecie? Konie! Okej. Okay. Dobra, dawaj na polowanie. Nie da się, właśnie polowanie nie działa. Ale okej, okay, moment. Garaż tam nie zamknięty, pitu pitu. Dobra, test w takim razie. Zobaczę, czy uda mi się wejść w jakąś interakcję z żoną i podbić z nią relację, żeby znaleźć wartość jakby tej relacji. Więc na razie zapiszę sobie gierkę, bum bum, bo to jest też rzecz, do której cały czas dążę. Czy da się faktycznie mieć, kurwa, dzieci? Dobra, relacja z nią w tej chwili, muszę zobaczyć, wynosi 62. Więc dajmy sobie nowy skan, znajdźmy 62. Nie mam zielonego pojęcia, co się odjebało, ale upierdoliło mi internet, ale tylko w OBS-ie. Nie zaczął nie wyrabiać komputer, zaczął nie wyrabiać internet. Rozjebało mi klatki, jakby streamowane, ale w kategorii internetu, a nie wydajności komputera. Dlaczego skanowanie, kurwa, czytnikiem odcięło mi dostęp internetu do OBS-a? Tego, kurwa, nie rozumiem, bo ja rozumiem, gdyby w jakiś niewyjaśnialny sposób obciążyło system, ale wyłączam ci ten Gina, a tam, kurwa, zero internetu wpływa do OBS-a. Jak pierdolę, to nie Vectra, mam światłowód oręża, ale normalnie to gówno działa. Co się teraz wydarzyło? Nie, no jakby gra działa, wszystko jest git, jest zajebiście. No nie, nie, to w jakiś... No nie jest mi, kurwa, pisane mieć żonę, naprawdę. Dobra, pierdolę w takim razie. Kopiesz kryptowaluty, bardzo możliwe, za dużo symulatorów. Koń zaparkowany przed domem, jest git. Dobra, okej, okay, to wiecie co, pierdolę. Może uda mi się rozwinąć relację z żoną w jakiś sposób taki normalniejszy na przykład. Nie będę z nią szedł do łóżka, bo to ewidentnie działa wręcz odwrotnie do tego, co chcę robić. Jak się, kochanie, masz? Spróbujmy po prostu pogadać. Wszystko w porządku, kochanie, co u ciebie? Bądźmy mili, cudownie, jak dobrze być z tobą. Mam coś na głowie, możesz mi powiedzieć, tararara. Chcę być z tobą dziś wieczorem, nie mam na to energii, kurwa. I relacja im pewnie spadnie, dobrze. Nie, nawet, że nie spadła. Nie chcesz się normalnie filma pooglądać, koleżanko, na przykład? Dobra, działa, ten stream działa. Co ty tu robisz? Nudzę się. No to dam ci zajęcie. Kokainą. Chcesz zrobić coś razem? Dlaczego nie? Ale ma, kurwa, spojrzenie, które moją duszę przebija.
Kokoju! Pytańsko, masz jakiś pomysł, co można kupić na rocznicę zaręczym? Bo mam za niedługo pierwszą rocznicę ze swoją. Mam chyba pierwszą rocznicę w wieku 19 lat, chyba się pośpieszyłem. No, rocznica zaręczyn w wieku 19 lat. Życzę absolutnego szczęścia i powodzenia, ale hardkorowy wybór. Nie mam zielonego pojęcia, to ty powinieneś chyba znać swoją partnerkę na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co jej kupić. Tak więc, o, przeszywa, tego szukałem, dokładnie. Tak więc wątpię, żebym ja ci mógł powiedzieć. No nie wiem, ja ci powiem, kup jej, nie wiem... V-Bucksy, o, ale chuj, to nie będzie dobra porada. Kuba Rozruba, wcześniej już cię czytałem. Dobra, spróbujmy dotrzymać towarzystwa. Mamy 62, obejrzyjmy sobie filma jakiegoś, zobaczmy w takim razie to Red Dead Redemption, które się tutaj znajduje. Kid King Movies. No i kolejne anime Red Dead Redemption. Nie, nie, Paulix, nie w wieku 19, tylko w wieku 18 lat. Kokainą. Bo w wieku 19 lat jest już pierwsza rocznica zaręczyn. Robuxy, tak, kupię konia i samochód odpicuj. Grzechu, siemanko, pozdrowisz, pozdrawiam cię Grzechu, dziękuję bardzo za wsparcie. A kumiś, kurwa, nieładnie. Chyba banicja się należy za takie odzywki. Halo moderatorzy, wiem, że kiśniecie tam ze śmiechu, ale proszę tutaj działać. Kurwa, żono jebana, gdzie żeś polazła? No mam nadzieję, że dać mi nagrodę za to, że film z tobą obejrzałem, na górę zasuwasz, co? Czy może do wyra? Bum! Zanim się położy. Jak ci minął dzień? Kurwa, oglądałem z tobą właśnie film, pizdo! A twój, myślałam o tobie cały dzień. No to idziemy się dupcyć. Mam coś na głowie, spokojnie możesz się ze mną podzielić. Mam romantyczne plany. Nie mogę, boli mnie głowa, kurwa! Nie potrafię rozczytać tej kobiety, a teraz jak spróbuję? Słyszałem o polskim indyku Achilles Legends and Untold? Nie mam zielonego pojęcia. Co to za gra? Pierwszy słyszę. Był super, a twój? Myślałam cały dzień. No kurwa, myślałaś cały dzień, a jak chce się grzmocić, to cię boli głowa, tak? Mam coś na głowie, co ci chodzi po głowie? Dobra, chuj, zróbmy se dzieci. Nie za wcześnie powinniśmy poczekać. Dobra, pierdolę. Nie jestem w stanie się z nią dogadać. Jak mogę jakby jej życie ulepszyć? Nie wiem, może jak do mnie postawię, to stwierdzi, że jestem wystarczająco bogaty, naprawdę. Cieszę się, Szatek. Typowa wymówka. No, a prawda jest taka, że zgodnie z naukowymi jakby argumentami podczas orgazmu wydzielane są substancje, które mogą sprawić, że ból głowy jest słabszy. Tak więc jest to beznadziejny argument. Dobra, okej, jedziemy na miejsce budowy naszego domu w takim razie. Nie wiem, co tam się dzieje z tym wynajmem mieszkań. Kompletnie się już nie interesuje tą branżą mojego biznesu, ale chcę podjechać do tych moich wynajmowanych domów. Grzmotnią w łeb, właśnie niestety się nie da. Nie da się wziąć tego pistoletu ze ściany, tego karabinu. Nowa pościel. No, mam wrażenie, że jej zależy tylko na tym, żebym dostarczał pieniądze do domu, a mam ich chuj, więc o co chodzi? Dlaczego mamy konia? Chuj wie, dlaczego mamy konia? To są absolutnie niewytłumaczalne rzeczy, naprawdę. Jest najdziwniejsza gra, w jaką grałem. Mam nadzieję, że będę mógł ją zwrócić, bo dość długo w nią dzisiaj gramy. Nie sądziłem, że ona tyle rozrywki nam dzisiaj dostarczy, serio. Dobra, tutaj mamy jeszcze jednego pieseła. Czy ja mogę go jakby karmić pączkami, żeby mnie polubił? Czekajcie, ile mam tych pączków? Poukładajmy je sobie. Nie daję mu pączków. To co ja mu kurwa daję? Odgłos w tle, jakbym rozporek rozpinał. O! O kurwa! Approve! Ty, będzie podążał za mną? Nie. Kurwa, idę po drugiego. Pierdolę, mogę dwa? Mogę mieć tutaj całą chmarę psów, która będzie za mną łaziła? O mój Boże. Nie no, nie mogę psa nazwać Bartosz, pojebało was? Gram w tę grę już godzinę 50. A, w Thief Simulator dzisiaj zwróciłem, bo moja przygoda z tą grą nie była zbyt owocna. Zapierdala za mną, czy został gdzieś w tyle? Halo, psie, gdzie jesteś? Ty, nie wyrabia. Jak jestem na koniu, to za mną nie idzie. A przepraszam, co z budową mojego domu? Ty, moment, to było tu, czy to nie było tu? Ty, bo mi się pojebało. A nie, tam jest moja buda, mogę go do budy zaprowadzić. Ej, gdzie się kurwa mój dom budował? Gdzie jest mój dom? Halo, gdzie jest kurwa mój dom? Przecież budował mi się tu jebany dom, gdzie jest mój dom? Dom mi zajebali, halo? Kurwa, gdzie jest mój dom? Nie mam domu. Jak to nie tu? Kurwa, to gdzie? Gdzie ja ten dom budowałem? Chuj, nasz dom jest... Wyżej na mapie? Tutaj, przy tej ulicy? Jezus Maria, jak się przestraszyłem, że dom mi zniknął, kurwa. Dobra, to moja po prostu orientacja w terenie. Jasku, maestro, gdzie jest ósmy odcinek? Ósmy odcineczek Call of Duty pojawi się jutro, ma ponad 50 minut i jest finałem całej serii. Dzisiaj postanowiłem, że ogramy sobie tylko i wyłącznie to cudo.
Tak więc powiem wam szczerze, nie żałuję, ponieważ ta transmisja jest wybitna. Dobra, koło prawnika. Kurwa, koło prawnika. Dobra, tutaj mamy dom, dalej budują. Nie masz jeszcze jednego pracownika byku, którego mógłbym tutaj zatrudnić? 57% domu zrobione, witam. Dawaj kolejnych pracowników. Chuj, nie ma już więcej pracowników, ale i tak jest git, dziękuję. Dobra, gdzie ten speed hack? Dobra, YOLO, spróbuję jeszcze raz włączyć cheat engine zatem. Mam nadzieję, że podziała. A nie wyjebie mi internetu. Dobra, gdzie jest w takim razie speed hack w ogóle? Muszę proces wybrać. Estate, open. Okej. Okay. Enable speed hack. Trochę się boję to klikać, bo mi znowu się coś wyjebie. Dobra, speed. Spróbujmy 5. Apply. Dobra, chuj. 20. Apply. A kurwa. O chuj, moment. Kokainą. Dobra, sorry, nie mogę tego za dużo puszczać, bo zaraz mi wypierdoli prawa autorskie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiło, ale... O Boże, 83%, no i taką budowę domu to ja kurwa rozumiem. Ej, chuj! Jezus Maria, dobra, kamera na koniec jest za szybka. A! Uuu, kurwa, nie ogarniam. Nie, za szybko się kręci kamera. Chuj, a nie mogę nie kręcić kamerą, ale drepta, ale zapierdala. Dobra, moment, ustawię kamerę raz, a porządnie i nie dotykam myszki. Uuu, ja pierdolę! Jezus Maria, co się dzieje? Dobra, wypierdalam z tego zapyziałego miasta. Są jakieś limity tej mapy? Są. O Boże, dobra. Jeszcze raz ostrożnie obrócić. Chcę w stronę mojego domu jechać. Woohoo! Dobra, jest pięknie. Przenikam kurwa przez te drzewa, wszystko się rozpierdala. To jest kurwa Django. O chuj, nie wiem gdzie jadę. Kurwa, gdzie ja jestem? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, moment. Okej, ty. Tu jest budowa domu. Jakimś cudem zlokalizowałem to miejsce. Dobra. Ostrożnie. Czułość myszki 1 powinna być. Ty, i chuj. Zbudowali mi dom już. Ale normalna kamera się kręci normalnie, ale na koniu to jej odpierdala. Dobra, moment. Boom, gdzie ten speed hack? Muszę to gówno wyłączyć. Okej. Już jest git? Już jest zajebiście. Trochę mi na żarcia zeszło, ale nieważne. Gratuluję ukończenia budowy. Nie wiem, to kurwa, ja gratuluję, to wy żeście zapierdalali tutaj cały czas. I przepraszam, co ja teraz mogę? O, ja mogę to tylko wynająć, kurwa! Myślałem, że mogę tu zamieszkać. To jak ja mam sobie, kurwa, na przykład... Ty! O, mam zajebisty pomysł. Tylko potrzebuję sobie chyba kupić jakiś samochód bardziej transportowy, tak mi się wydaje. Tylko 16%, 16 FPS-ów wyjebało. Dobra, jest wszystko git, moi drodzy, jest wszystko git. Brakuje mi jakiejś muzyki w tej grze, autentycznie. Mogę kogoś pozwać? Nie, pewnie nie. Brat, co jeździ w koniu na garniturze. No mówię, no jak Django. No może nie do końca miał on tego. Ty, bo przecież pieseł za mną nie idzie, jak ja ben, nie, ten, jak ja zadupcam na koniu, a ja potrzebuję mieć pieseła za sobą. Chcę go do budy zaprowadzić. Musimy zbudować kochający, piękny dom. Więc wracam po niego. I to z nogi. Polepsz relacje z żonką na Cheat Engine. Mako, jak próbowałem to zrobić przed chwilą, to wypierdoliło streama, tak więc szczerze mówiąc nie jestem zbyt przekonany do tej opcji. Dobra, gdzie mi pieseł polazł, bo on gdzieś tutaj został. Muszę go wyciągnąć i z buta iść do domu, żeby go do jego budy zaprowadzić. To będzie najlepsza opcja. Co, on wlazł tutaj do środka i został? Gdzie się kurwa pieseł podział? Halo? Zgubiłem go. Będzie na mapie? Nichuja nie ma go na mapie, zgubiłem psa. Jest, Blaszek! Ej, pieśku, kuci. Dobra, idziemy z nim do domu, z buta. Tokyo Drift by idealnie pasowało. No niestety, moi drodzy, jeden minus YouTube'a w porównaniu do Twitcha jest taki, że nie mogę sobie puszczać dowolnej muzyki, jaką sobie wymyślę, bo będę miał przejebane. I zaraz mnie zabiją za prawa autorskie. Zablokowaliby prawdopodobnie tego streama. Albo na całym świecie, albo by wyłączyli po prostu... co by wyłączyli? Zarabianie. A tego robić nie chcę. Dobra, okej. Okay. Pieseł idzie. Chcę go tylko do budy doprowadzić, ale kurwa, jak daleko ja mam do domu? Ja jestem tutaj. Dobra, w lewo, a potem w prawo ulicą. Dobra, to teraz wielki test. Czy będzie za mną szedł, jak będę na koniu? Czy on po prostu jest za wolny i nie wyrabia?
Nie, nie idzie jak jestem na koniu. Dobra, trudno. W koniu na garniturze. Tekst dzisiejszego streama. No ja jestem takim właśnie bango. Bo nie Django, bardziej bango. Prawie streama wyjebało. Bardzo możliwe. No, speed hack to jest dość chyba obciążająca rzecz. Szczególnie dla OBS-a, który musi cały czas, wiecie, przechwytywać te klatki, które są generowane. Wyłączę sobie przy okazji tego Tokyo Drifta, który tutaj leci z lewej strony. Dobra. Okej, okay, aż podgłośniłem gierkę. Tererere. Korzeń gango. Falowana blaszka. Koń w garniturze? Kurwa. Jest przecież taka fotka konia w garniturze gdzieś w internetach. Ty, ale muszę jakiegoś pączka ujebać, bo umrę z głodu. No i muszę więcej czasu z żoną spędzać. Dobra. Jeżeli jedną rzecz jeszcze mam w tej grze wykonać, to będzie to rozjebanie pola Walkera na wyścigach, ale może być to skomplikowane. Ciekawe jestem, czy nie dałbym rady wykorzystać jakichś moich teraz nowo nabytych umiejętności, bogactwa, żeby po prostu wychujać tego typa i to tak maksymalnie. Dobra, aż trochę za głośna ta gra się zrobiła. Zamontuj mu rolki. No właśnie, powolny ten pies jak cholera, przecież owczarki są chyba szybsze. Nie mogę go wjebać do bagażnika na przykład? Nie, chyba nie za bardzo. Dobra, postawiłem mu budę, po prostu lecimy do chaty. O, trzymaj się, kapiku. Czemu masz w kieszeni 10 pączków? No bo taki słodki ze mnie gość, no. Potrzebuję jeść. Ale swój samochód cały czas po tym, jak kupiłem poprzednie. Gorsze nadal jest do kupienia. O, gorsze może być mi potrzebne, jeżeli chcę pokonać Paula Walkera. Ty, a teraz mogę w sumie sobie zupgrade'ować mój samochód ten transportowy. Dobra, psisko, zapierdalaj, wyrabiaj, bo cię zostawię. Dawaj za 30 minut Jula Wilusa. Nie wiem, czy za 30 minut. Może sobie coś obejrzymy jeszcze śmieszkowego. Do budy! Możesz zostawić swojego psa w hodowli. Let's fucking go! Grać! Co to kurwa znaczy grać? Aha, że będzie się bawił piłką? Ojej! Punkt umiejętności! Weź piłkę. Eat! Ty, ta gra jest zaawansowana. To jest jakby luksusowo. Jezus Maria, jak to tragicznie wygląda. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam, kurwa. Jak patrzę na to, co się dzieje, jeszcze wrócił tutaj, kurwa. Dobra, psie, chodź. Teraz się, kurwa, zdziwisz. No chodź, bum. Zapierdalaj. Ojebał pomysł. Co się tutaj, kurwa, dzieje? Nie byłem jeszcze w ogóle na farmie. Farmer, cześć, co ty tu robisz? Co może robić stary człowiek? Po prostu siedzę. Jesteś właścicielem tej farmy? Tak, ale jestem na to za stary. Myślę o sprzedaży. Życzę miłego dnia. Kurwa, to chcę kupić, byku! Jak się kupuje farmę? Mogę kurczaki napierdalać? Znaczy, hodować w sensie? Użyłem po prostu słowa napierdalać. Do chaty mu nie wbiję. Kurczaki se tu zapierdalają. Byku, jak kupić swoją farmę? Mów mi natychmiast. Czy Border Collie jest w pakiecie? No cześć, no kurwa cześć! Co ty tu robisz? Dobra, chuj, to chyba będzie DLC dopiero później jakieś. Ja jebie. Wyrzuć poza mapę. Nie wiem, czy by mi to pozwoliło wyrzucić na mapę, ale nie chce mi się aż tak daleko biegać z tą piłką. No dobra, biedny pieseł. Warning dog. Co to za przerażający rysunek psa, Jezus Maria. Dobra, moje pytanie brzmi, czy ja polepszę relację z żoną, jeżeli wyposażę nam dom? Bo mam jeszcze dwie rzeczy w tej grze do zrobienia i chciałbym spróbować zrobić obie. Po pierwsze, pokonać Paula Walkera, a po drugie, zrobić sobie dzieci z naszą żoną. Jest opcja, że ona będzie nam odmawiała w nieskończoność, bo po prostu nie ma tej opcji jeszcze zaprogramowanej w grze. Tak więc dobra, krok pierwszy. A co, moje dwa poprzednio kupione samochody. Bum. Nie mogę kupić więcej samochodów, kurwa? Dobra, muszę sprzedać któryś z poprzednich, rozumiem. Okej, to inaczej. Jedziemy naszym dostawczakiem na razie. Odpicowaj tego skurwysyna. 10 sekund do zwrotu. Tam dobra. Nieważne. Może i tak przyjmą. Nie będziemy się tym przejmowali. Za dobrze się bawimy, moi drodzy.
Odkąd odpaliłem tę grę, liczba widzów tylko wzrasta. Zacznie spadać dopiero dlatego, że ludzie muszą iść spać, bo mają robotę na przykład. Jestem pod wrażeniem. Dobra, bum. Wysiadamy i upgrade'ujemy skurwysyna. W czym mogę pomóc? No, ulepsz mi samochód. Dobra, najpierw kolor. Myślę, że zrobimy sobie nie mieszankę, a jeden kolor. Niech będzie... No nie no, nie biały. Czarny. Dobra, w chuj czarny. Metaliczny? Nie. Kurwa, w którą stronę będzie metaliczny, w którą nie? Dobra, inaczej. Muszę wybrać jakiś kolor, żeby zobaczyć, co robię. Tu jest chyba metalik, gładkość, dobra, super gładki, w ogóle nie metaliczny, żadna mieszanka, zero mieszanki, saturacja maksymalna. To teraz, który kolor? W sumie mogę to tym tylko i wyłącznie ruszać. Różowy samochód, no chyba za każdym razem, jak robimy takie rzeczy, musi być coś różowego. Naklejka, łogiń, to jest kurwa dobre autko, zasługuje na łogiń. Koła oczywiście, że też najdroższe, czemu nie? Zawieszenie, podniesiemy skurwysyna na każdej płaszczyźnie. Tablica rejestracyjna, Dupczlandia, nie! O, safe plate. No kurwa, przecież mówię, Dupczlyny-dy, safe plate! Kurwa, kasuje mi pieniądze i w ogóle się nie zmienia! Rapapa, Likhiga! Nie wiem, czego to może być skrót. Twoje czerwone usta. Przepraszam bardzo, słucham. No i tak możemy teraz dostarczać rzeczy. Teraz muszę iść niestety do domu i spać, żeby przewinąć dzień, bo nie będę już znowu speedhacka odpalał, ale. Mamy te całe wojny magazynowe, tam jest trochę mebli, chociaż nie wiem, czy nie wybrałem wszystkich na tor. Musiałbym kurwa na tor pojechać i dopiero je odzyskać stamtąd. Weź snajperkę. Nie mogę wziąć snajperki, bo to jest jakby feature, który jeszcze nie jest zaimplementowany. Ale spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Ligma. Oj nie. Stary mem, za stary mem. Tak, stracone pieniądze, pierdolenie. Halo żono, cześć. Jakby fajnie, w porządku kochania, ty jak mogę być zła, kiedy jestem z tobą? No nie wiem, ciągle cię kurwa boli głowa. Idę do łóżka. Bez ciebie. Won z mojej drogi kurwa, bo podniosę w końcu tę snajperkę, zmodyfikuję pliki tej gry. Idziesz pod prysznic? Zobaczmy, jak się będziesz tutaj bawić. Co ty na to? Co ty na to? Tu. Tururu. What the fuck? Żona nam kurwa znika, jak idzie pod prysznic. Podejrzane? No, myślę, że tak. Nie wiem, nie wiem co ona tam kurwa knuje, ale na pewno nic dobrego. Ty, moment, a w ogóle ty. Jedna rzecz, ponieważ widziałem tutaj taką jedną opcję, której nie obczaiłem do końca, bo mogę zmodyfikować to auto z zewnątrz, jasne. Ale tam była druga opcja dialogowa, która nie jestem pewien, ty. O kurwa, taka kamera jest w tej grze. Z boku zderzaka? Zmyła z siebie tekstury, tak. Zmyła się w ogóle, wymyła się z tej gry. Tutaj widziałem drugą opcję. Gdzie mój vape? Chcę naprawić swój samochód. No dobra, okej. Okay. Koszt naprawy... Dobra, zastanowię się, pierdolę, nie. Myślałem, że mogę performance też ulepszyć, ale widzę, że performance będzie pewnie związany nierozłącznie z... Ty, a co ja mam w biurze do roboty? Nierozłącznie będzie związany z tym, jaki to jest samochód. Siema, Bartosz. A kurwa, Bartosza zatrudniłem, no tak. Zapłacili bez problemów, całkowity zysk 33 tysiące. Zastanawiam się nad zwolnieniem. Dobra, pieniądze same się robią, zajebiście. Okej, okay. Dobra, meble. Meble są mi potrzebne. A są te w końcu wojny magazynowe? Bo jeżeli tak, to tak naprawdę mogę znowu sobie wylicytować tonę tych rzeczy, ale chyba nie. Kiedy się zaczną? W każdą środę. A jaki kurwa dzisiaj dzień jest niby? Wtorek, Ty, dobra, to nieźle, to akurat nieźle. Chcę obczaić opcję mebli, bo być może jeżeli wyposażę dom... Nie, dobra, wiecie co, pierdolę wyposażanie tego domu. Cóżeście kurwa z moją BMW zrobili? Złodzieje. Kurwa, dobra, ale nie, spokojnie, mogę się tele... O, prosto kurwa na tor! Dobra, skurwysynu Walkerze, zobaczymy jak teraz będzie nasz pojedynek wyglądał. Jeżeli to nie jest moment, w którym ja go pokonam, to chyba nie mam już żadnych szans na wygraną w tej grze. Zapisujemy jeszcze raz i ścigamy się ze skurwysynem. Tak, jestem początkujący, mam najdroższy samochód zmodyfikowany. Mam jeszcze meble w kontenerach? Dobra, to jeżeli uda się z nim wygrać... Odjebemy dom na maksa. Gosia albo Giekusia wysłała donate'a w ogóle. Dziękuję bardzo. Jeszcze Jasiek widziałem. Przepraszam, że przegapiłem, ale tutaj dużo dźwięków, dużo emocji jest dzisiaj. Maestro, gdzie 8 odcinek? To już odczytywałem. I jutro. I Grzechu, ciebie chyba pozdrawiałem. Dziękuję ślicznie za wasze wsparcie. Dobra, tak, chcę się z tobą ścigać. Tak. Pierdolę twój samochód. Chcę cię po prostu pokonać. Dobra, zaakceptuj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam zielonego pojęcia. Coś czuję, że niebezpiecznie. Dobra, kto ma szybszy samochód? No kurwa, on ma szybszy samochód!
Ja pierdolę, czy ja muszę sprzedać auto i kupić gorsze? No przejebie z nim, widzicie jak zapierdala? Nie mam szans, przecież to jest ustawione odgórnie. Chyba, że też muszę mieć gorsze. O chuj, o, ej, dobra. Drugi problem, nie umiem prowadzić niestety. Ty, właśnie nitro przecież mam. Czy tutaj jakby jeżdżenie po nie ulicy ma jakiekolwiek wady? Kurwa, chuj, nie idzie tutaj jeździć. Dobra, pierdolę, przerywam wyścig, wczytuję. Ah, god damn it. Wczytujemy gierkę. A zresztą, co ja pierdolę, nie będę wczytywał. Co to jest 10 tysięcy dla mnie w tej chwili? Chyba jednak będę gorsze potrzebował. Da się tu gdzieś sprzedawać samochody? Wyścig jak w mafii, no, równie trudny. Wydaje mi się, że dało się tutaj gdzieś chyba sprzedawać auto. Moment. Musi się dać gdzieś sprzedać auto, bo co ja mam zrobić z tymi, co kurwa już kupiłem? Co mogę mieć? Max 3 auta? Co to za bieda? Wiadomości z Bangladeszu w lewym dolnym rogu? Nie wiem, co oni tam próbują mi przekazać. Nieważne. Ten też ma, kurwa, Mustang z nitro, zajebiście. Totalny sens to ma. O Jezus Maria. Gry z kosza. W żadnym wypadku. To jest gra... Ambrozja. Gadaj z babą. U babki w salonie? A, ty, dobra. Możliwe, możliwe. Ratatata. Czy muszę gdzieś zaparkować w konkretnym miejscu? Chcę sprzedać samochód. Jaki samochód? Koda, DMW, Honda... Honda Act? Kurwa, nie wiem, który jest który. Dobra, Pkodę chcę sprzedać. 81 tysięcy, tak, 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 sprzedaję go. Tam była Pkoda i teraz mogę sobie kupić gorsze. Jeżeli gorsze nie prześcignie tego skurwysyna, to ja już nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Jedziemy jeszcze jebańca zmodyfikować, podniesiemy sobie tego, zawieszenie i działamy. Honda to dostawczy, no właśnie, nie chcę się go pozbywać, bo co ja będę wtedy robił, jak stracę dostawczaka? Dobra, byku. Upgrade'ik. Kuba auto od tego z kasyna. O, to też jest opcja. Dobra, koloru nie zmieniamy, nie jest zły. Koła tylko sobie wydupcę, jakieś takie lepsiejsze. W tym przypadku te wyglądają, myślę, spoko. Zawieszenie przednie? Nie, wydupcmy tylnie. Czemu nie? Tablica rejestracyjna. Pigmay. Safe plate. Dobra, zajebiście. Mamy auto zmodyfikowane. Nigdy nie widziałem lepiej stuningowanego samochodu z taką dupą podniesioną, ale faktycznie, jedźmy do gościa z kasyna, bo on też mi samochód oferował, tylko nie jestem pewien, jaki to jest samochód w ogóle. Wygląda jakby miał się wyjebać zaraz tym autem. Ale dobra. Dobrze daje, moi drodzy, dobrze daje. Znam się na samochodach, a i widzę, że ten dobrze daje. Kurwa, wygranie tego wyścigu może być trudne o tyle... Tutaj są pistolety, ale pewnie zamknięte, kurwa, jak nic. Nie dam rady jak nic strzelać, co? Kurwa! To by tak bardzo rozbudowało naszą rozgrywkę, ale się nie da tam wejść ani tego kupić. Sigma Pigmay. Dobra. Siema, byku. Proszę, siostrzeńcze. Musisz być wielkim człowiekiem, żeby go mieć, skurwysyn. Aha, okej. Okay. To co, za niski jestem? Nie wiem, o chuj mu chodzi. Co ja mam ze sobą zrobić, żeby kupić ten samochód? Chyba nie ma takiej opcji w ogóle. Dobra, trudno się mówi, kurwa. No to albo wygram moim gorsze, albo nie wygram w ogóle tego wyścigu, taka prawda. Jedziemy jeszcze raz, spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Auto powinien być przechuj. Nie, 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 auto to będzie Pigmay po prostu. Zjedz coś, chuja tam, będę leciał na, wiecie, na niskim najedzeniu. Nie ma opcji, żebym wygrał ten wyścig. I to już nawet nie jest problem tego, że mam wolniejszy samochód w jakimkolwiek stopniu, tylko po prostu nie umiem jeździć oraz nie umiem jeździć dlatego, że ten system jazdy jest tak ekstremalnie zjebany. Nie potrafię tego inaczej opisać. Za biedny? Za głodny? Nie ma biedy, jak jest głód. Nie ma głodu, jak jest bieda. Dobra, jeszcze raz zapisuję gierkę. Nie wiem w sumie po co, co mi tam różnicy nie robi te 10 tysięcy. Jeszcze raz! Rozjeb go na koniu, nie pozwoli mi! Chcę się ścigać, tararara, możesz wziąć samochód. Lecimy, kurwa, lecimy. Zaakceptuj. Co się teraz wydarzy? Jazda, kurwa! O chuj, myślałem, że go trochę, wiecie, przekrzywię, wywalę. Ale widzicie, jak on zapierdala? Jasne, straciłem trochę na prędkości na początku, dlatego że próbowałem... Ale on wydupcył do przodu, kurwa! On jest niepokonywalny! Nie da się typa rozjebać, autentycznie. Ale to nitro jest zajebiście głośne. Najgłośniejszy odgłos w tej grze. Zaraz obok, nie wiem, chyba konia, albo tego odliczania na początku wyścigu. No kurwa, daję tym nitrem jak mogę, ale jego się nie da pokonać, kurwa! Nie ma chyba szybszego auta w tej grze, widzicie jak wydupcył? Jest przyklejony do ziemi, a ja się ślizgam jakby, kurwa, środa dzień loda. O, jeszcze się wyjebałem. A co mi da zaczęcie od mniejszych wyścigów? To jest, kurwa, niewygrywalne. Jest ustawione w chuj. O tak, nie mogę mieć samochodu, bo już mam trzy samochody. Mam nadzieję, że to dotyczy tylko kupna.
Pewnie żona będzie chciała sobie ze mną dzieci zrobić, jak wygram wyścig. I takim sposobem nigdy sobie dzieci nie zrobimy. No kurwa... Nie da się tym kurwa jeździć. Moja tablica z przodu kurwa wisi mi przed autem, zamiast być do niego przyczepiona. Come on! Jebane wyścigi. Wyścig trudniejszy niż w mafii. No on jest nieosiągalny. Jestem kurwa zaprogramowany na przegraną tutaj. Obniż auto. Pierdolę obniżanie auta, jest zajebiście. no dobra, co ja jeszcze mogę zrobić tak w takim razie ze sobą? Wyposażyć co najwyżej chyba mój dom. Wziąć mojego normalnie różowego transportera i tyle. Prędkość zależna od zawieszenia. Jakby szczerze, bardzo wątpię, żeby to zawieszenie miało jakikolwiek wpływ na to, jak te samochody jeżdżą. Będę z wami szczery. Wątpię, żeby tutaj w ogóle ta gra brała takie rzeczy pod uwagę. Nie będę próbował wygrać tego wyścigu, bo już jestem dostatecznie wkurwiony, naprawdę. Środa jest chyba, magazyny, no właśnie, ale środa jest już, czy środa dopiero będzie? Idź do domu i śpi. No kurwa, żadnej innej opcji nie mam. Zresztą tych magazynów nie będzie, jak nie ma środy. A to będzie najszybszy sposób, żeby jakieś meble do domu wjebać. Wjechać na ten, na rampę i nitro w locie odpalić? Może by to podziałało, dobra. Ja idę spać, żona idzie na dół. Pewnie znowu, kurwa, zniknąć pod prysznicem. Kurde, mol. Aż normalnie smarczę się w tym wszystkim. Dobra, tak, zarobione, stracone pieniądze. W dupie to mam. Aukcja otwarta. Idziemy kupować kontenery i wszystkim, co będzie, wszystko, co będzie w kontenerach, wjebiemy nam na chatę. Czemu nie? Te kontenery są niedaleko. Nie muszę tam w sumie dojeżdżać samochodem, ale nieważne. Tak, modyfikować grę tak, żeby zamienić pojazd rywala ze swoim. Aż tak zaawansowany cheat engine chyba niestety nie jest i na to nie pozwoli. Siema, biorę udział. Ticketman. 76, ty kurwa, widzę, że podnosi się relacja, tylko jeżeli z nią w ogóle nie rozmawiam, ani nie wchodzę w interakcję, to wtedy się relacja podnosi. Zajebiście. A, dobra, zwiększamy ofertę, licytujemy, kupimy te wszystkie kontenery i wyposażymy nimi dom. Aukcja środowa. Kupujemy w pizdu. Czy zbudowali dom? Tak, wikulec, zbudowali, ale to jest dom, który może być tylko i wyłącznie na wynajem, tak więc nie mogę się tam z żonką przeprowadzić. Nie mogę zrzucić na nią nagle dobrej wieści, że przeprowadzamy się do mega hawiry za 120 tysięcy, bo nie. To nie relacja, to horny level. No właśnie, może po prostu ona musi zapragnąć bolca i dopiero wtedy będziemy mogli sobie te dzieci zrobić. No inaczej tego nie widzę. Środa, dzień kontenera. Tak, podejrzane, że żona przed komputerem, a jak przychodzę, to wraca do domu, nie? Na stówę. Na OnlyFansie napierdala swoją karierę. Zrobiłeś 33k i żona bardziej cię szanuje, mordeczko. Może tajemnicą jest po prostu, żeby zawsze być na plusie i tyle. No mam nadzieję, że doceni to, że dom wyposażę. Jakby to jest chyba moja ostatnia nadzieja na ten związek. No tak, wydałem już koło 600 tysięcy, no. Afroamerykanin? Ty kurwa, faktycznie, przecież jestem czarnoskóry i mam białą rękę. Ja pierdolę, jak ja tego nie zauważyłem do tej pory. O mój Boże, wszystko jest źle z tą grą, wszystko jest bardzo źle z tą grą. Jezus Maria. O, no dobra. Nasza dzisiejsza przygoda z tym symulatorem skurwysyna chyba się powoli kończy, ale kupmy wszystkie kontenery i wyposażymy dom. Jak mnie żona nie będzie wtedy kochała, to już nie mam nadziei na nic tutaj. A już 4 razy podbiłem ofertę, zanim ktokolwiek podszedł do tego magazynu. Ta ręka! Ta ręka to jest naprawdę po prostu wisienka na torcie tego tytułu. Światowa kariera muzyki rozrywkowej, tak. To po prostu bielactwo, ale takie bardzo, bardzo miejscowe, tylko na prawej ręce. Co to za czcionka w nazwie pod kamerką, chciałbym użyć do projektu? O Jezus, żebym to ja wiedział. Ja mam te tutaj grafiki na stream zostały wykonane przez grafika dla mnie, dlatego nie potrafię ci powiedzieć, jaka to jest czcionka. Dobra, kurwa, kontenery. Ładujemy wszystko do domu, randomowo. Żona musi być szczęśliwa. Jak nie będzie, to naprawdę się poskładam. Bum, bum. Mogę to obracać? Ty, kurwa, patrzcie na dół. Tutaj, normalnie w tym miejscu. Obrót? Skrół! Dobra, to patrz, kurwa, żeby ci się wygodniej gary myło, to ci ławeczkę zrobię przed garami. Będziesz mogę sobie siąść i napierdalać tam te wszystkie miski i talerze, nie męcząc nóg ani pleców. Może nawet kanapę ci tam dam, jak tak bardzo lubisz tam przesiadywać. Cholera, nie widać? A szkoda, bo jest napisane scroll zamiast scroll. Cudowne tłumaczenie. Kanapa też w kuchni, czemu nie? Dupa jej wystaje? Stoi przy zlewie? Dupa? Czekaj, moment, co?
Goła baba już się rozebrała? Czemu nie... Co się kurwa stało? Nic nie widziałem, halo! Gdzie ona była? Gdzie wystawała? Poszła na górę. Co zrobi... Znowu na OnlyFansa fotki, kurwa, strzelasz? Ty, nie. Nie widziałem jej. Kompletnie jej nie zauważyłem. Gdzie ona była? Naprawdę? Pierdolicie. W samej bieliźnie, kurwa, to był ten moment. Jesteś pojebany! Arturito! Arturito. 200 zł. Stary wrócił z mlekiem. Ja pierdolę, Arturito! Arturito, dziękuję! Dankeschön. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Kurwa mać, Arturito, dziękuję ci! Nawet ciebie teraz znowu tutaj palę, jeżeli chodzi o Liquida. Co ta żona, kurwa, łaziła w bieliźnie, zniknęła pod prysznicem? Kurwa, nie zauważ! Między łazienką a kuchnią kompletnie tam nie patrzyłem. Do zlewu iść? Kurwa, dobra, dobra, moment, chcę tylko... Kurwa, cały jeden jebany... O, do kolekcji dostałem! Nie no, pierdolcie, na kon w kuchni, przepraszam, to jak ona bierze prysznic, to jest tutaj? Tak! Żono! Żono ma! O, czekaj, pomogę ci! Gąbecznie, mydełko fa, pozwól, że przeczeszę ci włosy. O Jezus Maria, w końcu, po raz pierwszy, po 17 latach małżeństwa zobaczyłem moją żonę bez ubrań. Oho, bo nigdy nie chcę się... A kurwa, wyszła z kanapy! Żono! Ja pierdolę, może jakbym jej pączka dał na przykład? Nie wiem, kurwa, co mam zrobić, żeby przekonać tę kobietę do siebie. Jesus! O, łóżko nowe? Dobra, może na tym się będzie chciała grzmocić. Nie widzę innej nadziei dla tego związku. Idziemy na górę. Dwa łóżka obok siebie. Ktoś powie, że o, no to tak, kurwa, jedno śpi w jednym, a drugie w drugim. Nie, nie, nie! Prowadzenie? Dobra, muszę uważać, żeby nie podnieść tego łóżka. Coś czuję, że ta gra w ogóle jakby nie bierze pod uwagę faktu, że wyposażam własny dom. W sensie, coś czuję, że to jest mechanika, która służy... Telewizor! Drugi telewizor. Coś czuję, że to jest mechanika, która służy tylko do zwiększania numerków wartości domu. A pies dziarsko pilnuje naszej chaty. Idealnie ułożony telewizor. I jaki świeżutki, kurwa! Ty, no ta znowu tu stoi, kurwa! Ona, kurwa, myje... Kochanie, co ty robisz? Patrzę na ciebie, jesteś taka piękna, muszę pozmywać naczynia! Zapomnij, zróbmy coś specjalnego. Przyjdź do łóżka, nie, zróbmy coś specjalnego, może się zgodzę. Gorąco, czemu się nie rozbierzesz? Nie, nie, nie widzisz, jaka jestem zmęczona? Kurwa, nienawidzę tej... Ale se chujową żonę wybrałem, nie wierzę. To jest najgorszy wybór, jakiego podjąłem w tej grze. Ta jebana żona. Myje się w zlewie, kurwi się w internecie, nie chce ze mną dzieci zrobić. Jak z nią rozmawiam, to mnie coraz mniej lubi. Jak do tego doszło? Powiedzieliście, że mam jakieś nowe auto do kupienia. Czy to prawda? O kurwa, naprawdę, to jest prawda. Bamborghini, będzie mnie stać? Stać mnie jeszcze, dobra, okej. Okay. Nie, kurwa, muszę sprzedać samochód. Okej, dobra, to w dupie to mam. Gorsze faktycznie jest gorsze. Chcę sprzedać samochód. Luknij w donaty? O chuj, coś jeszcze przyszło. Jesus, stary tam wrócił z mlekiem. Yotif było Lambo i inne Ferrari w salonie. Hexagon, dziękuję bardzo. Już się zdążyłem zorientować. Sprzedajmy jakąś tam M16, nieważne. 115 tysięcy. Sprzedaję go, pierdolę. Jedyną nadzieją na sukces jest to Lambo, które tutaj jest. Chcę wsiąść do samochodu. Nawet go nie przerabiam. Po prostu jadę na ten tor jebany. Jeżeli tym Lambo nie wygram, to już naprawdę nie ma dla mnie nadziei. Jaki głośny, kurwa, odgłos kraksy, co jest? Głośne to Lambo, muszę przyznać. Chuj, jeszcze bardziej je zniszczyłem. Wgniotło się? Nie wgniotło się. Dobra, Paul Walker. To jest ostatnia chyba szansa, żeby mógł cię rozjebać. Wątpię, żeby był lepszy samochód w tej grze. Kokainą. Lista zadań żony. Umyć naczynia, umyć się, przejść się po domu, odmówić mężowi seksu, umyć się ponownie, Stonks. Nie zapominaj, że jeszcze musi sobie w internecie kamerkę ustawić. Dobra, byku, jedziemy. Tak, 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 chcę się ścigać. Dobra, Paul Walker, jesteś final bossem tej gry, naprawdę. Chuj, noc się zaczęła, zaraz całą grę zbaguję. Dobra, skurwysynu, jedziemy. Thank you.
Na wszystkich prostych mnie bierze. Na wszystkich prostych mnie bierze. Nie da się go kurwa prześcignąć. Nawet jakbym się tu nie wyjebał, to nie jestem w stanie po prostu jakby tak brać zakrętów jak on, bo się ślizgam kurwa, jakbym pieroga ślizgał. Na Wigilię. Pod stołem, bo nie lubię z kapustą i grzybami, naprawdę. To jest gorsze niż spierdalanie przed policją w ostatnim Need for Speedzie, jak próbujesz do wyścigu dojechać w nocy. Chuj w dupę temu wyścigowi, naprawdę. Paul Walker, a wiecie co? Spróbujemy jeszcze jednej rzeczy, bo nie brałem ani razu udziału w tym drugim wyścigu, który tutaj jest. Czy jest tak samo spierdolony jak ten? Czy może będę miał jakieś szanse? Jeden wyścig zrobi, nie będziesz początkującym. Kurwa, no wiecie co? W sumie to nie robiłem jeszcze tych wyścigów. Plus, przepraszam, bo jakby ustawiam się tutaj do wyścigu, ale startuje się stąd, jedzie tam, więc nie wiem, jak to jest zrobione. Dobra, cipcia. Jest noc! Kurwa! Muszę iść spać. Dobra, pierdolę. Zostawiam to auto tutaj, żebym nie musiał. Przyjadę sobie innym autem tutaj, żeby odpalić to auto później. Paul Scammer, no. Paul Walker, kurwa. Paul Ryder. Inaczej się go nie da opisać. Na dupca tutaj jak szalony. Dobra, może sobie po prostu konia kolejnego kupię. Będę jeździł na dwóch. Czemu nie? Tego. Bum. Jazda konna. Jedziemy, koniu. Konie to jest mój ulubiony środek transportu tutaj, naprawdę. Drugiego sobie pod domem zaparkuję. Nie, bo tamten gdzieś został na mieście, nieważne. Zastaw go tym drugim autem. Niestety, już próbowaliśmy z meblami. Wszystko, co jest na torze, znika w momencie, kiedy się odpali wyścig. Bogactwo część główna, ale dawno by mi się ta gra znudziła, gdybym nie schakował sobie pieniędzy. 76% relacji z żoną. No i ja nie wiem, jak ja mam tą relację poprawić. Cześć, kochanie. Możemy porozmawiać później? No dobra, okej. Okay. Czekam na ciebie. Pracuję, czego chcesz? Chciałem się, kurwa, pożegnać. Załatwisz to później, chodź ze mną. Odejdź! Ja pierdolę, ale z niej zimna suka. Dobra, nie wiem. Nie, wiecie co, poddaję się, nie. Gdybym mógł sobie do jakiejś innej laski podejść w tym mieście i ją zapytać, czy sobie ze mną dzieci zrobi i po prostu pokazać stan konta na telefonie, założę się, żeby się zgodziła. Całą noc na komputerze napierdalała. Ta, i pewnie dalej w brązie siedzisz. Dobra, pluję na ciebie, kobieto. Nie jestem tobą zainteresowany. Idziemy na ten wyścig. Jak mi zderespawnowało ten samochód, to będę zły. Jak straciłem Lambo, będę bardzo zły. Jadymy na... 93%, kurwa! Faktycznie! Kazała mi się odpierdolić, poszedłem spać i teraz mam lepszą relację z nią, to jest niesamowite. Zaraz umrę z głodu, więc trzeba będzie ojebać parę pączków. Nie ogarniam. O chuj chodzi z tą żoną. Może po prostu gadać z nią muszę i tyle. Ale poszedłem z nią do łóżka raz i mi tak spadła wtedy ta relacja. Przyjechałem właśnie koniem na tor wyścigowy, żeby wziąć udział w wyścigu, jeżdżąc Lambo. Ty kurwa nie mogę. Teraz nie mogę. Za dobre auto chyba mam. Nie, no kurwa mać, nie pozwoli mi, bo mam Lambo. Nie mogę z nią gadać. Dobra, wiecie co, pierdolę to wszystko. Naprawdę, w dupie to mam. W dupie to mam. Może ona jest tsundere. Tak, kurwa, może. Ale mnie to nie interesuje. Nie mam czasu. Nie mam na nią czasu. W dupie to mam, kurwa. Jak się zmienia kamerę w samochodzie? C. Yeah, let's go. Kurwa, jakie głośne. Ty! Na chuj mi ta kamera filmowa? Jak ja mam sterować w taki sposób? Kurwa, ale kraksa. Pojebało kogoś. Jakie tutaj kamery są do tych samochodów? Chryste. A, nic nie widzę. Kurwa. Dobra, okej, to się nie uda kompletnie, ale powiem wam naprawdę, niektórym grom brakuje jakiejkolwiek kamery w samochodzie, tutaj są dwie osobne filmowe. Gdyby nie jeździło się tymi samochodami, jak wiecie, kostkami mydła po ulicy, to może to by dało się w to grać. Dobra, bo wiecie co, ja tak naprawdę chcę zabić czas i zobaczyć, jak będzie wyglądała ta relacja z żoną. Aż wiecie co, zapiszę grę. Nie da się tutaj nawet cheat engine'ować tego, bo nie idzie poprawić z nią relacji tak, jak tak, żebym chciał. Po prostu tu siedzę, ale cudowna rozmowa. Chcesz zrobić coś razem? Dlaczego nie? Dotrzymasz mi towarzystwa, jak obejrzę film. Sprawdźmy kolejną cudowną produkcję, na przykład ten Batman. Co tutaj mamy? Na jakiś mroczny gość w ulicy, dużo Batmanów, oczy się świecą, na jebie typa, tutaj Batkomputer, mroczny gość na dachu, auto jedzie, koniec. No, dokładnie tak, dokładnie tak. Boję się z nią gadać, bo jeszcze zaraz znowu mi każe spierdalać i tyle. Po prostu tu siedzę. Zamierzam obejrzeć film. Nie no, nie będę kolejnych filmów z nią oglądał. Dobra. Zastawię sukę.
Kurwa, przedreptała. Przedreptała i przeniknęła. Niech mnie chuj. Zostawiłem lukę przy telewizorze. Naprawdę, już głowa mnie boli. Zaczynam być niedotleniony po graniu w tę grę. Pierdolę to. Czekam, aż będzie odpowiednia godzina. Muszę dać normalnie ulżyć oczom, znaczy uszom. Oczom zresztą też. Będziemy niedługo kończyli tego streama, bo ja oszaleję, serio. Zastawiam w lombardzie. To by była opcja. Niestety chyba się nie da. Maciuś, dzięki wielkie za donata. Kiedy Cyberpunk też w najbliższym czasie powróci, już powoli kanał się zaczyna oczyszczać i zwalniać z tego wszystkiego, więc będzie git. Ona nie istnieje. No bardzo możliwe, że wszystko, co się tutaj dzieje, jest po prostu w naszej głowie. Okej, okay. Czy będzie Yula v Yulus? Szczerze, już chyba nie mam siły. Jakby ta gra wyczerpuje mnie w takim stopniu. Zresztą od jakiegoś czasu te Yula v Yulusy są takie, powiem wam, nieudane niestety. Bardzo nieudane. Co odpalam, to jakieś takie mało śmieszne są. Już chyba mam dość. Już tyle po prostu rzeczy się na tym streamie wydarzyło, że już nie będziemy chyba robili Yula v Yulusa dzisiaj. Jedz pączki. No tak, w sumie mogę poświęcić chwilę na naładowanie troszeczkę mojego baku. Może wtedy też będzie mnie bardziej żona szanowała, jak będę najedzony. A co jeżeli jest po prostu rasistką? Co jeżeli ona nie chce dalej moich genów w świat posyłać tym dzieckiem? Plus autentycznie jestem przekonany, że nie ma w tej grze mechaniki robienia dzieci. Naprawdę. Zobaczmy, jakie maile dostałem. Nie, pewnie są z dupy. Wolę, nie wiem, pobawić się z psem albo wziąć sobie kurwa pożyczkę w banku, kredyta se pierdolne, 45 tysięcy. Lecimy. Dobra, czemu nie? O, jeszcze achievement dostałem. Śmieci w biurze posprzątać. Ten pozbierał czynsz. Witam, Bartoszu. No. Całkowity zysk? Dobra, wszyscy bez problemów. To nie mam nawet kogo pozwać. To mnie wkurwia. Na co mi w ogóle tutaj te cygara i ta wielka kanapa? Nawet dwie. Ogromne stoły. Mamy księgową tutaj. Mniej podatków. Ja podatki płaciłem w ogóle? Nawet się nie zorientowałem kiedy. O Jezus Maria, naprawdę. Już mnie łeb od tej gry dzisiaj rozbolał. 93%. Zaraz będę mógł pójść spać. Pójdziemy spać. Jeżeli jutro relacja z żoną będzie dobra, zaproponuję jej raz robienie dzieci. Ale pierdolę to. Naprawdę. Tak, czy trzymam pączki w rozporku? Też to zauważyłem. Odgłos jest, jakbym rozpinał rozporek, kiedy jem te pączki. Niesamowite. Typowy Messi z podatkami. No typowa duża liczba ludzi bogatych z podatkami. Chociaż chyba Shakirze groziło więzienie za unikanie podatków? Coś takiego, jakaś taka akcja była. Dobra, żono, jak relacja? 98! Nie wierzę! Zablokowała się prawie. Dobra, żono, hej, wszystko w porządku? Tak, 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 w porządku, kochanie, a ty? Jak mogę być zła, kiedy jestem z tobą? Dobra, mam coś na głowie, powiedz mi, jestem ciekawa. Spędzimy razem, nie czuję się gotowa. Co to znaczy, kurwa, nie czujesz się gotowa? Przecież my jesteśmy małżeństwem chyba. Dobra, zapierdala znowu na górę. Ale nie spadła nam relacja. Poczekamy. Poczekamy. Nie będę już speedhacka odpalał, niech zleci te parę godzin, bo jeszcze znowu mi się gra wyjebie. Poczekamy, pójdziemy spać. Jest opcja, że kolejnego dnia będziemy mieli 100%. Naprawdę. Dźwięk uderzenia audio jak z My Summer Car. Absolutnie wszystko tutaj jest podjebane z jakichś innych asetów. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Żadnego wyścigu nie będę robił, bo musiałbym jakimś specjalnie tym. Dzisiaj wyścig... A, kurwa, dobra, faktycznie. Alific, ten dom to jest dom, tylko który mogę wynająć. Nie mogę się tam przeprowadzić, niestety. Ale faktycznie, faktycznie, dobrze mówicie. Ten wyścig to jest wydarzenie... Kurwa, Maci. Ale pierdolnęło, Jezus, jakim basem wysunęło. Ten wyścig musi być otwarty. Tego wyścigu nie ma każdego dnia. Dobra, to jedziemy. Zobaczymy, czy normalny wyścig dam radę tutaj pierdolnąć. Kasy na dzie... Jedziemy. Mustang. Koń mechaniczny, no. Jeden koń mechaniczny. Akceptuj. Będzie koń? Nie ma konia. Dobra, jest inne Lambo, jakieś maluchy, kurwa. Dobra, jedziemy. Nie, no i ci, kurwa, nie są tak bardzo przyklejeni do ulicy. Dobra, jazda.
damy radę, ten wyścig możemy jakoś wygrać, kurwa, widzę nadzieję, chociaż ten zakręt mnie może, kurwa, pokonać. Nie! Kurwa, border, out of border, nie! Chuj! Ja, ale nawracają te samochody nawet, że jestem w szoku. Dobra, może się jeszcze uda, może się jeszcze uda. Trochę się tam wyjebałem na zakręcie, ale mamy jeszcze szansę. Mam pełne nitro, dajemy, dajemy. Tutaj tak leciutko, okej. Okay. Dobra, jeszcze raz nitro. Jazda, 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 jazda. Kurwa, muszę to wygrać. Muszę to wygrać. Dla żony. Żeby w końcu chciała się ze mną przespać. Nie! Dobra, okej. Okay. To może nawet wyjść lepiej dla mnie, jeżeli się tak zatrzymałem tutaj. Zrobimy sobie mały skrót tutaj. Kurwa. Okej, okay. Znowu mam nitro, znowu mam nitro, okej. Okay. Jest nadzieja, jest nadzieja, jest nadzieja. Kurwa! Tak, mamy, mamy checkpoint. Nie! Skurwysynu! Nie, nie, nie! O chuj, są dwa okrążenia, nie, są dwa... Dobra, wiecie co, kurwa, jestem absolutnie beznadziejny, jakby... Nie ma dla... Jaki wielki samochód, kurwa, jak wysoki, są dwa okrążenia! Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tylko za drugie miejsce są jeszcze pieniądze! Jestem piąty, kurwa! Jak ja to mogłem tak zawalić teraz? Bum! Okej. Okay. Jestem trzeci. Dobra. Rampa? Dobra, rampa i chuj. Wyścig musi być efektowny. Woohoo! Ale mnie to rozjebie. Nie, dobra, nawet że się trzymam, nawet że... O ty kurwo jebana! Zepchnął mnie! Ma kurwa spoiler! Chłopcy chyba blachy zespawał z garażu swojego. O Jezus Maria. Czy ja będę chociaż nie ostatni? Będę chociaż nie ostatni? Proszę, chcę być chociaż nie ostatni. Ja jebie. Good job. Tak, no, dobrze poszło. Kurwa! Czego to wyjebałem? Mamy dalej konia na masce. Kurwa, wrócił. Wrócił do nas. Dobra, wiecie co, jak mi nie idzie wynajmowanie mieszkań, po prostu będę się transportem koni zajmował. Jak widzicie, nie taki trudny biznes, nawet że daję radę. Łatwo wejść w ten rynek, po prostu wystarczy wjechać w konia samochodem, sam się trzyma. Nic nie trzeba więcej robić. Pierdolę te wyścigi. Nie! Koniu! Ty, rozpierdol mi ten koń robi, halo? Dobra, jazda do góry. Chciałem... O! Okej, okay. No dobra, to inaczej. Jadę 70 na godzinę do tyłu, kurwa, na wstecznym. Koniu! Uuu, dobra, załadowałem go z powrotem. Jest git, jest git. Na górę. Johu! Co jest? Co się, kurwa, stało? On lewituje! No. Ja pierdolę, co się dzieje w tej grze? Czym ona jest? Czym jest ta gra? Dobry konik. Dobry konik. Skrócę twoje cierpienia. Chuj, zjeżdżam na dół. Dobra, wracam kurwa na chatę. Muszę spróbować sobie dziecko zrobić. Nie mam czasu na takie rzeczy. Goty, zdecydowanie. Krzaki lewitują nad ziemią w ogóle. Dobra, wspinaczka samochodowa. Let's go. Dobra, zajebiście. Konia tam zostawimy zaparkowanego. Bo to Pegas jest. No widzicie, Pegas, a skrzydeł nie ma. Bezskrzydłowy. Dobra, co mi tutaj dingło teraz? Nawet nie wiem. Dobra, nieważne. Wyścig jest otwarty, jakieś, nie wiem, renty, czynsze i tak dalej. Żona se kanapę ogląda, kurwa, wyłączony telewizor. Mamy psychopatkę w domu, naprawdę. Dobra, możemy iść spać. Jak wstaniemy i będzie 100%, będę, kurwa, w szoku. Mam białą rękę, bartografię. Chuj, jestem na minusie i relacja jest taka sama. Żono. Robimy se, kurwa, dzieci. Wszystko w porządku, kochanie, co u ciebie? W porządku, tęsknię za tobą. To pierdolnijmy se bachora. Mam coś na głowie. Jakie rzeczy? Damian Kubiak, 22 miesiące wsparcia. Dzięki ci wielkie, Damian. Miło mi, że tutaj jesteś tak długo. I jeszcze mamy heksakoda. Możesz krypto spróbować, Tobolt. Zaraz, to będzie na zakończenie. Przejebiemy wszystkie nasze pieniądze na krypto. Dziękuję ci bardzo za wsparcie i dzięki wielkie, Damian. Chcę być z tobą, chcę mieć z tobą dzieci. Dobra, pierdolecie. Nigdy już więcej nie wrócę do domu. Chuj ci w dupę. Sprzedaję ciebie, sprzedaję dom, biorę mój samochód, biorę mojego psa. W pizdu. Chuj, nawet nie dam rady tego psa zabrać. Idę do biura, wypierdalam wszystkie moje pieniądze na krypto. Kokainą. Jebać te śmieci. Nie interesuje mnie to nawet. Dawaj czynsz od tych biedaków.
W dupie to mam. Czynsz za domy 6, kurwa, 2000, ale bieda. Dobra, halo, ja przecież mogę to w tablecie zrobić. Mogę sobie życie rozjebać tabletem, który noszę w kieszeni. Rynek kryptowalut. Ilość portfeli 2, ceny 677, buy. Pojebie mnie, zanim wyklikam kupienie tego i sprzedanie. Najdroższe jest oczywiście Kiki. No ale co, teraz musiałbym cały kolejny dzień czekać, aż i zobaczyć, co się wtedy wydarzy. A, tutaj mamy jakąś rzadkość różnych rzeczy, które można kolekcjonować. Na chuj mi to wszystko, na chuj mi to jest. Wynajęty, nie wynajęty, w ogóle nawet nie zauważyłem, że dom mam nie wynajęty. Żona mnie nie chce, pora się najebać. Nie mam już co ze sobą tutaj zrobić. Nawet nie da się najebać. Segregacja śmieci faktycznie może być moim jedynym szczęściem na tym świecie. Jeszcze jedna puszka do żółtego. Tutaj co? Papier to do niebieskiego. I to jest szczęście w życiu. Mam wszystkie skille, mam wszystkie samochody, mam domy na wynajem, mam kurwa psa fajnego, dom pełen mebli. Ale żona ma mnie w dupie. Zwolni tego typa na koniec. To jest bardzo dobry pomysł. Kurwa, gdzie on jest? Ja pierdolę, muszę kolejny dzień poczekać. Dobra, chuj, to on zwolnię w takim razie. Wypierdalaj, Lafiryndo. Jak ty wyglądasz w ogóle w biurze? Trump stampa jeszcze masz nad dupą. Won! Won! Kliknę cię pilotem do garażu. Wydupcaj. Dawaj na jednorękiego bandytę na koniec. A dziecka nie mam. Żona to mebel. No, jakby, nie wiem. No, ostatecznie mam wrażenie, że ciekawą przygodę przeżyłem w tej grze, ale... ostatecznie nie osiągnąłem wszystkich moich celów, no ale wiecie, o co chodzi w życiu. W życiu chodzi o to, żeby, nie wiem, być może coś osiągnąć, być może nie. Jeżeli dla kogoś celem jest spłodzić potomstwo, no to z tą kobietą się to nie uda. Ale wiecie co, macie dobry pomysł. Zanim poddam się w 100%, odpalamy speedhacka, przewijamy te dni i po prostu może 20 to przegięcie, więc tak razy 3, apply. Niech gierka będzie teraz 3 razy szybsza, mam nadzieję, że nie będę za bardzo FPS-ów gubił. Trochę gubię, wybaczcie, stream może się trochę ciąć. Ja chcę, żeby tylko szybciej czas leciał, żeby szybciej spać. Może wbije 100%. Postawić dom, spłodzić syna, zasadzić drzewo. Niestety nie ma tutaj sadzenia drzew, więc tego się nie osiągnie. Za mało kasy masz. Kurwa, mam 200 tysięcy dolarów. Jacy ludzie w Ameryce mają teraz 200? Jak miałem 100, jak miałem praktycznie milion, to też nie chciała się ze mną grzmocić. Nie można pójść spać, póki nie ma 5 p.m., dlatego czekam, aż będzie i wtedy idziemy jeszcze raz spać. Bum. Momentalnie idę spać, jak tylko jestem w stanie. Noc się przewija bardzo szybko. Ile procent? Minus 30, dalej 98. Nie ma sensu już czekanie dalej, moi drodzy. Ja się poddaję. Nie interesuje mnie to, naprawdę. Ta kobieta mnie zniszczyła. Ona odebrała mi całą radość z życia. Nie chce ze mną spać, nie chce sobie ze mną dzieci robić. Myję, kurwa, naczynia stojąc w ławce, kompletnie wyprostowana. Ja wiem, że nie ma 100%. Dobra, zwolnię sobie asystenta na koniec, tak jak mówicie, żeby chociaż trochę zabawy tutaj mieć. I tyle. Bo to zła kobieta była. To zła kobieta jest cały czas. Siema, asystencie. Słuchaj, ja wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale twoje imię mnie obraża. Staram się jak mogę, ale to ty jesteś szefem. Wypierdalaj, zwolnij pracownika. Zebrał ostatnie pieniądze i won. Patrz, jak pięknie maszeruje, jak żołnierzyk jakiś. Kończymy. Kończymy czat. Kończymy naprawdę. Exit game. Nie chcę już wracać do tego. Naprawdę. Odcisnęło to pewne piętno na mojej psychice. Może faktycznie powinienem był brać Laurę. I tyle. Czat. Nie będziemy już robili Giula Wilusa z jednego bardzo prostego powodu. Od tego wszystkiego, kurwa, śmiechu i tych emocji, które tutaj miały miejsce, boli mnie głowa, autentycznie. Już od jakichś 20-30 minut czuję, że wzrasta w mojej głowie ból i nie chcę się po prostu wystawiać na takie rzeczy. Dlatego kończymy. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że po prostu już trochę nie mam siły. Łeb mi pęka lekko. Tak więc następnym razem, jak sobie zrobimy jakiegoś streamka, to sobie walniemy jakiegoś Giula Wilusa. Mimo wszystko mam nadzieję, że cały ten stream był dla was jednym wielkim Giula Wilusem i wszyscy w chuj przegraliście. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli tak, czy tam na czacie. I zostawcie lajka, jeżeli stream się wam podobał. Dzięki wielkie za wszelkie wspornictwa dzisiaj, wszelkie wsparcie, wszelkie dotacje. Ale mam też nadzieję po prostu podstawowo, że się dobrze dzisiaj bawiliście i tyle. Mam nadzieję, że zapisik będzie jutro już dostępny na kanale. Ja będę uciekał. Czy będę na adwentach u ziemniaka? Mam nadzieję, że mnie zaprosi, no. Jak na razie byłem na każdym chyba, tak więc no. Umierałem ze śmiechu. Izololz, cieszę się, że się wam podobało. Więc kończymy, uciekamy. Dzięki. Odpowiednia scenka, cyk, pyk, strona, kredycy. Ja będę się zmywał. Miłej nocki wam życzę.
Trzymajcie się i co? I pa, pa. Kokainą. Dziękuję wam jeszcze za wasze dotationy, które teraz widzę spłynęły. Konrad, czy pokażę drabinę? Drabina jest dawno temu schowana, ale może kiedyś wróci. I Kutasior, co mam na grzale? Arturito, mordeczko, Arturito od The Mask, Arturito. I to tyle. Dzięki wielkie, moi drodzy. Trzymajcie się, lovia i dobranoc. Częstuj się filmikami, niech je baczy, przybywa, bo nasz mistrz hajsu je wydobywa. Wszystkie serie są zajebiste, wszystkie teksty są soczyste, hajs się zgadza, T-Vault specjalami nas nagradza w październiku. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mnie ostrzegaliście, że mam jakby uważać, bo muszę zwrócić tę grę. Jak ja kurwa klucz dostałem za Freakonek i Mailerze. Nawet grosza na to nie wydałem i dobrze, bo bym był smutny. Oglądaj, oglądaj, pieniążki mu oddaj, bądź z nami, niebaczami, częstuj się filmikami, niech je baczy. Jebacze się mnożą, T-Voltowi hajs przywożą, taczkami szybko gnają, dla T-Volta hajs zarabiają. Wyświetlenia w firmach coraz więcej, hajs będzie przywożony jeszcze częściej i częściej. A póki co oglądaj, oglądaj, pieniążki mu oddaj, bądź z nami, jebaczami, częstuj się filmikami, niech je baczy, przybywa, bo nasz mistrz hajsu nie wydobywa. Kim nie baczy dzisiaj, powstał, nie ma, że boli.